Margit Sandemo pod tytułem Samotny. Dawno, dawno temu, przed wieloma setkami lat, Tengel zły wyruszył na dzikie pustkowia, by zaprzedać duszę diabłu. Później Tengel stał się protoplastą rodu ludzi lodu. Tengel uzyskał obietnicę ziemskiego powodzenia, lecz w zamian za to co najmniej jeden z jego potomków w każdym pokoleniu Musiał pozostawać w służbie szatana i czynić zło. Ich znakiem miały być żółte kocie oczy. Posiadać też mieli zdolność czarowania. A kiedyś, w przyszłości, urodzić się miał ktoś rozporządzający taką ponadnaturalną siłą, jakiej świat jeszcze nie widział. Przekleństwo miało ciążyć nad rodem dopóty, dopóki nie zostanie odnalezione miejsce, w którym ten gel zły. Zakopał naczynie przeznaczone do gotowania czarodziejskiego wywaru, posiadającego moc przywoływania księcia ciemności. Tak głosi legenda czy to prawda? Nikt nie wie. Pewnego razu, w XVI wieku, w rodzie ludzi lodu, przyszedł na świat chłopiec obciążony dziedzictwem, który próbował odwrócić zło, przemienić je w dobro, i dlatego nazywano go Tengalem Dobrym. Nasza saga opowiada właśnie o nim i o jego rodzinie. Przede wszystkim jednak opowiada o kobietach z rodu Tengela. Rozdział pierwszy: Dziwnie plotły się losy ludzi lodu, tkane z wielu przeróżnych nici. Jedna z takich nitek, Brała swój początek aż w południowej Francji w Biern, u stóp Pirenejów, daleko od parafii Grostensholm. W ogromnej katedrze rozdzwoniły się dzwony, zalewając miasto powodzią dźwięków. I z dziedzińca kościoła wyruszyła kareta, kierując się w stronę zamku, który w złocistym blasku słońca wznosił się nad miastem. W powozie siedziały obok siebie dwie kobiety. Matka i jej piętnastoletnia córka. Ludzie stojący wzdłuż drogi kłaniali się damom uniżenie. Anet, powiedziała matka, nie odwracając głowy, nie oglądaj się na tę hołotę. Przypomnij sobie, co się stało, kiedy ostatnio pomachałaś tym ludziom. Dobrze, matko. Anet nadal czuła palący policzek. Które wymierzyła jej wówczas matka, mimo że od kary minęło już kilka dni. Pamiętaj, to nasi poddani, cedziła matka przez zęby. Całe miasto istnieje po to, by nam służyć. Nigdy nie wolno ci o tym zapominać. Widziałam, że przed chwilą się do nich uśmiechałaś i to na domiar złego do jakiegoś chłopaka. Czyż nie uczyłam cię tak, matko? Jeśli córka miała nadzieję, że potakiwaniem uniknie kolejnej długiej lekcji, pomyliła się. Matka mówiła dalej, zgrzytliwym, nieprzyjemnym głosem. Wkrótce dorośniesz i trzeba będzie wydać cię za mąż. Nic innego nie wchodzi w rachubę, tylko to leży w dobrym tonie. Ale wiesz, co my kobiety musimy znosić w małżeństwie? Opowiadałam ci, ile musiałam wycierpieć, dopóki żył mój świętej pamięci mąż. Jesteśmy skazane na ich zwierzęce żądze, aż do czasu urodzenia dzieci, ale nie dłużej, pamiętaj o tym. Nie masz żadnego obowiązku wyprawiać im wyuzdanych uczt swoim kosztem. Istnieją doskonałe sposoby, żeby się od tego wykręcić. Możesz wymawiać się migreną albo innymi dolegliwościami, i módl się do najświętszej panienki, by twój małżonek stracił ohydną męską siłę, kiedy spełni już swój obowiązek i da ci dzieci, które będziesz chciała mieć. Ależ matko. Dziewczyna była wstrząśnięta. Poczekaj tylko. Jeszcze sama zobaczysz, że tego zapragniesz. Inaczej czekacie koszmar, bo mężczyźni są jak wieprze, jak capy. Jeśli w domu nie dostaną tego, czego chcą, szukają pociechy u wszetecznic. Ty zaś masz obowiązek ukrywać wyuzdanie męża, a to wyczerpuje siły. Ale przecież ojciec był taki dobry. Matka uśmiechnęła się z wyższością. O, nie znasz mężczyzn. Oni potrafią zdobyć się na najbardziej wyszukane bezeceństwa. Dbaj o to, byś nie pozostała sam na sam z młodym mężczyzną, dopóki nie wyjdziesz za mąż, Anet. Nie daj się zwieść pięknym słówkom. Błagaj Madonnę, by dała ci siły na sprzeciw. Inaczej od razu poczujesz na sobie ich drapieżne dłonie, a mężczyźni potrafią zaklinać i kusić. Pamiętaj, że Bóg Patrzy na ciebie. I nasza pani, święta Maria, widzi nas. Nie zapominaj o tym. Bądź zimna i módl się, módl! Nie dawaj się ponieść nieprzyzwoitym, bezwstydnym uczuciom, nigdy. Zawsze staraj się podobać Bogu. Tylko nierządnice i inne upadłe kobiety upajają się bliskością mężczyzn, a ty. Chyba nie chcesz stać się taką kobietą. Anet zwiesiła głowę. Nie, mamo, będę o tym pamiętać. Miała nadzieję, że na dzisiaj lekcja się skończyła. W takich chwilach, jak ta, przebiegał jej po plecach dreszcz obrzydzenia. Robiło jej się słabo, odczuwała mdłości. Lekcja w istocie dobiegła końca. Spojrzenie matki padło na drobną kobiecinę, która przycupnęła pod bramą zamku z koszem pełnym warzyw. Dostojna dama poleciła zatrzymać wóz. Wychyliła się przez okno, schwyciła bat przymocowany z boku karety i świszczącym udarzeniem odpędziła kobietę. Zadowolona usadowiła się wygodnie. Teraz kiedy twój kuzyn Jacob de la Gardie chce zabrać cię na pół roku do swojej nowej ojczyzny, pragnęłabym, żebyś dobrze zapamiętała moje słowa. Jacob jest przecież marszałkiem koronnym, będziesz się więc obracać w najlepszym towarzystwie, w innym wypadku nie pozwoliłabym ci jechać do tego pogańskiego kraju. Ale wuj, zadba już o to, by nie przydarzyło ci się nic nieprzyzwoitego, a poza tym uważam, że dobrze cię wychowałam. Nie grozi ci zatem żadne niebezpieczeństwo. Oczywiście, matko, zapewniła Joanet. Po tym, co usłyszałam o mężczyznach, żadnemu nie pozwolę się do siebie zbliżyć. To dobrze. Skinęła głową, uspokojona matka. Chcę, żebyś na jakiś czas stąd zniknęła. Bowiem łowcy posagów wywęszyli już, że dziedziczka pięknego zamku lub jak osiągnęła wiek odpowiedni do małżeństwa. A my przecież nie chcemy mieć do czynienia z łowcami posagów, czyż nie tak Anet? Tak, matko. Los jednak prowadzi własnymi drogami, nie pytając ludzi o zgodę. Nie upłynęły jeszcze dwa miesiące od wyjazdu Anet, kiedy nadeszła wiadomość o śmierci jej matki. Dziewczyna została więc w owym pogańskim kraju pod opieką najbliższego krewnego, ciągle jeszcze była zbyt młoda, by radzić sobie samodzielnie. Ale surowe słowa matki trafiły na podatny grunt. Anet doskonale wiedziała, jak powinna zachowywać się prawdziwa dama. W Lipowej Alei, Aremu Lindowi, z ludzi lodu, lata upływały coraz szybciej. Wciąż jednak uważał, że pozostało mu jeszcze coś do zrobienia. Mikael, syn Tarjaja, znów zniknął w tajemniczej mgle, z której wynurzył się tylko raz podczas spotkania z Tankredem nad brzegiem łaby. Are starał się odnaleźć zaginionego wnuka wszelkimi dostępnymi sposobami. Nie było ich tak wiele, gdyż na przeszkodzie stał stan wojny między Danią, Norwegią a Szwecją. Ale pewnego dnia, w 1658 roku usłyszał o magnacie mieszkającym niedaleko Krystiani, którego siostra poślubiła Szweda i, jak mówiono, mieszkała w Sztokholmie. Are natychmiast wybrał się do owego człowieka. Najstarszy z rodu ludzi lodu miał teraz 72 lata i wyglądał jak prawdziwy patriarcha z siwą brodą, wyprostowany i dumny. Właściciel ziemski życzliwie przyjął budzącego szacunek starca, ale chwilowo nie był w stanie mu pomóc. Od dawna nie miał wieści od swojej siostry. Ruch pocztowy pomiędzy Szwecją a Danią, ustał z powodu toczącej się wojny. Powiedzcie mi jednak, co chcecie wiedzieć, rzekł uprzejmie. Moja siostra wiele opowiadała mi o swoim życiu w Sztokholmie, a i ja sam często tam przedtem bywałem. Bez większych nadziei Are podzielił się z nim informacjami, jakie miał na temat Mikaela. Pilnował listu od Tancreda, jakby był ze szczerego złota i teraz odczytał na głos cztery punkty dotyczące syna Tarjaja, których mogli się trzymać. No cóż, pierwszy punkt nie powie nam wiele, stwierdził Are. Tyle, że chłopak miał stopień korneta w 1654 roku w drodze z Bremy do Ingermanlandii, ale już punkt drugi wnosi nieco więcej. Pojechał wraz ze swą przyrodnią siostrą, Marką Krystianą, do Szwecji, kiedy ona wyszła za mąż za syna ich nieznanego opiekuna. Wiemy, że opiekunem był szwagier Johana Banera nic więcej. Mikael mieszkał razem z nią nawet po jej ślubie. Magnat uniósł głowę. Marka Krystiana? To dość niespotykane imię i musiałem je już słyszeć. Niestety nie pamiętam w jakich okolicznościach. W każdym razie musi to być jakaś znana postać. Repokiwał głową. Ja też tak myślę. Punkt trzeci mówi bowiem. Mąż Marki Krystiany jest bardzo znaczącą osobą zarówno w wojsku, jak i na królewskim dworze. A punkt czwarty, na imię mu Gabriel. I dalej Tankret pisze, że w rodzie owego Gabriela wszyscy pierworodni synowie noszą to imię z powodu jego praprababki, która straciła dwanaścioro nowonarodzonych dzieci. Do czasu aż przyśnił się jej anioł, który powiedział, że następne dziecko ma ochrzcić imieniem Gabriel. I to właśnie dziecko przeżyło. Na te słowa właściciel ziemski się rozjaśnił. Ta historia o imieniu Gabriel jest mi znana. Opowiedziała mi ją moja siostra. Związana jest z rodem Oksenstiernów. Zobaczmy. To na pewno nie jest linia Aksela Oksenstierny, bo widzicie, jest kilka gałęzi tego rodu. Mm, już wiem. Chodzi o hrabiowski ród Oksenstiernów z Korsholm i Waza. Are uznał, że w ciemnościach pojawiło się nagle maleńkie światełko. Teraz miał już jakiś konkretny ślad. Oby tylko ta wieczna wojna się skończyła, zanim będzie za późno. Gnał go niepokój, a pozostawał bezsilny. Tak wiele chciał powiedzieć swemu wnukowi. Mikaelowi Lindowi z ludzi lodu wiodło się właściwie nie najgorzej. Po rodzinnych zawirowaniach w okresie dzieciństwa, nareszcie mógł zaznać nieco spokoju. Jak dotychczas w całym jego życiu stałym oparciem była jedynie marka Krystiana. Żeby lepiej pojąć, jak bardzo zagubiony był Mikael, poszukujący własnych korzeni, należało sporządzić listę takich oto faktów: jeden. Jego rodzice zmarli w tym samym roku, w którym on się urodził. 2. Zajęła się nim ciotka jego matki, Juliana, i wychowywał się razem z jej córką, Marką Krystianą, cioteczną siostrą jego matki. 3. Małżonek Juliany zmarł, a ona ponownie wyszła za mąż za Johanna Banera. 4. Juliana zmarła. Johan Banner, który miał trójkę dzieci z pierwszego małżeństwa, ożenił się ponownie z wysoko urodzoną damą z Niemiec. 5. Johan Banner zmarł. Ale na łożu śmierci zlecił opiekę nad dziećmi, które miał z Julianą, a także i nad Mikaelem, swojej siostrze Ani Banner, żonie szwedzkiego admirała Gabriela Oksanstierny z Korsholm. I 6. W roku 1645 Marka Krystiana poślubiła syna swego opiekuna, który był świetną partią Gabriela, hrabiego Korsholm i Waza, wolnego pana na Merbi i Lindholmem, pana na Rosenberg, Edsberg i Korpori. Był to człowiek, który zrobił błyskawiczną karierę. W 1644 roku, w wieku 25 lat, został asesorem w Lappväseni w Finlandii. W następnym roku był już pułkownikiem w regimencie uplanskim, a następnie jeszcze w tym samym roku został mianowanym marszałkiem dworu i dalej wspinał się po stopniach kariery. Zajął się Mikaelem najlepiej jak mógł. Starał się zapewnić chłopcu karierę wojskową, nie wiedząc, że taki zawód absolutnie nie leży w naturze ludzi lodu. Jedynie trąd pragnął osiągnąć chwałę na polu bitwy, z zapamiętaniem unicestwiając wrogów, ale on był jednym z dotkniętych. Na Mikaelu nie ciążyło przekleństwo. Odziedziczył raczej delikatność, także charakterystyczną dla rodu. Marka Krystiana rozumiała go i starała się powstrzymać męża, kiedy ten snuł fantazję o wysokich stopniach oficerskich dla swego podopiecznego. Mikael. Był zdolnym, ale cichym, nieśmiałym chłopcem, zatopionym w marzeniach, o których nikomu nie wspominał. Nikt nie wiedział o dręczącym go niepokoju, który nie pozwalał mu odczuwać wspólnoty z innymi. Marka Krystiana nie rozumiała, jak mocne piętno odcisnęło na nim dzieciństwo spędzone w oderwaniu od rodzinnych korzeni. Ona sama była żywą, otwartą osóbką, i ani ciągłe przeprowadzki, ani zmiany opiekunów wcale jej nie zaszkodziły. Ponieważ jej mąż był marszałkiem dworu, często przebywali w niewielkim mieszkaniu na sztokholmskim zamku, gdzie Mikael wałęsał się po pustych komnatach. Mógł to robić bez obawy, gdyż królowa Krystyna bawiła tam rzadko, ciągle przebywając w podróży. Jednakże, kiedy królowa była na zamku, Znajdował się tam również jej kuzyn, książę Karol Gustaw. Był on wskazanym przez nią następcą tronu, co nie wszystkich radowało. Nie chciano bowiem jakiegoś hrabiego pfalcu na królewskim tronie Szwecji. Życie Mikaela płynęło spokojnie, jakby na wpół we śnie, aż do 17 roku życia. Wówczas nastąpiły wydarzenia, które odmieniły jego losy. Wraz z wielkimi marszałkami. Pontusem i Jacobem de la Gardie, ściągnęła do Szwecji spora liczba ich francuskich krewniaków. Niektórzy przyjechali z wizytą i po prostu już zostali, inni przebywali tymczasowo. Była wśród nich mała mademoiselle Annette de Saint Colombe, która po śmierci Jacoba de la Gardie w 1652 roku została całkiem sama na dworze. Jej rodzice już nie żyli, a obecny opiekun, daleki krewny z południowej Francji, nalegał, by wróciła do domu. Zamierzał poślubić młodą dziewczynę, a tym samym zagarnąć lub jak i cały jej wielki spadek, a być może także spłodzić dziedziców, których do tej pory nie miał. Anet jednak tego nie chciała i wylewała potoki łez w objęciach marki Krystiany. Były ze sobą bardzo zaprzyjaźnione. Obydwie cudzoziemki na surowym szwedzkim dworze. Co my zrobimy, Gabrielu? Mówiła Marka Krystiana do męża. Opiekun Anet to, zdaje się, obrzydliwy, stary pijaczyna z twarzą naznaczoną francuską chorobą. Nie możemy chyba skazać Anet na taki los. Będziemy do tego zmuszeni. Sucho odparł hrabia Oxenstierna. Opiekun Anet ma prawo po swojej stronie. Może decydować o losie dziewczyny, dopóki ona nie wyjdzie za mąż. Dopiero wtedy jego władza nad nią całkowicie wygasa. Wobec tego wydajmy ją za mąż. Ożywiła się Marka Krystiana. Nie musimy mówić, że otrzymaliśmy jego list, w którym żąda jej powrotu do Francji. Gabriel Oksenstierna pokiwał głową, słysząc nieprzemyślaną propozycję żony. A za kogo masz zamiar ją wydać? No, tego nie wiem. Umilkła, robiąc w myślach przegląd wszystkich kawalerów na dworze. Chodziła tam i z powrotem po niewielkim saloniku, wczuwając się w rolę miłosiernego anioła, jaką przyszło jej odegrać. Ale hrabia, podniesiony do rangi wielkiego łowczego, również się zastanawiał. A dlaczego by nie Mikael? zapytał w końcu. Dziewczyna stanowi dobrą partię, i jest na swój sposób ładna, ale on jest przecież za młody, zaprotestowała poruszona Marka Krystiana. W przyszłym tygodniu skończy 17 lat, nie, to niemożliwe. Dlaczego nie? Mikael to rozsądny, godny zaufania młody człowiek, a wiesz przecież, że jego pozycja nie jest do końca wyjaśniona. Nie jest w pełni szlachcicem, ani też zupełnie nie szlachcicem. Może dostać domek myśliwski na merbi i tak przez większą część roku stoi pusty. A ja nie zrezygnuję ze zrobienia z niego żołnierza. Mogę go wcisnąć wszędzie. Jest taki wysoki i przystojny. Domek myśliwski w rzeczywistości był bardzo wygodnym, obszernym domem, urządzonym z dużym smakiem i przyozdobionym cennymi dziełami sztuki. Ale marka Krystiana nie słuchała już słów męża pochłonięta rozmyślaniem nad jego propozycją małżeństwo Mikaela z Annette de Saint-Colombe miało dla chłopca niewątpliwe plusy Anet była co prawda żarliwą nawet fanatyczną katoliczką i sprawiała wrażenie cokolwiek zbyt cnotliwej ale z tym można sobie jakoś poradzić Mikael tu w Szwecji nie mogło uliczyć na małżeństwo ze szlachcianką, a kupieckie córki z reguły wychowywano na okropne nudziary. Młoda francuzeczka w potrzebie to zupełnie co innego. Ale ona jest starsza od Mikaela, prawda? Zapytała. Chyba niewiele, może rok. Marka Krystiana zaczynała się poddawać. Jej opiekun wpadnie we wściekłość, powiedziała ostrożnie. Nie możemy narażać chłopca. Nie. I tu właśnie pomocna nam będzie jego kariera wojskowa, nie rozumiesz? Pobiorą się w pośpiechu, po czym niezwłocznie wyślemy go do którejś ze szwedzkich posiadłości. Stale potrzeba tam młodych, silnych żołnierzy, a zwłaszcza oficerów. Zatroszczę się o jego karierę. Ale dziewczyna musi chyba uzyskać zgodę swego opiekuna na ślub. Droga Marko, właśnie to usiłuję ci przez cały czas wytłumaczyć. Mikael będzie musiał wyjechać na pole chwały i nie ma czasu, by pytać o zgodę. Wiesz, chyba, że konieczność nie pyta o pozwolenie. To trąci nieco handlem końmi, Gabrielu, ale sądzę, że znaleźliśmy jedyne możliwe rozwiązanie dla Anet. Mimo wszystko jednak najpierw powinniśmy zapytać Michaela. Oczywiście, i dziewczynę. Mikael przechadzał się po zamkowych komnatach. Kiedy królowa Krystyna przebywała u siebie, był jej paziem, choć właściwie studiował na uniwersytecie w upsali. Teraz latem uczelnia była zamknięta, nie miał się więc czym zająć. Czas upływał mu nieznośnie powoli. Mimo że z natury był marzycielem, w głębi ducha odczuwał właściwą młodości ochotę by coś robić, wykorzystywać jakoś ciało i umysł. Zatrzymał się przy oknie i wyjrzał na Stremmen, na którym kręciły się łódki rybaków zarzucających sieci. Jego twarz odzwierciedlała smutek myśli. Nie wiedział dlaczego pochwycił go nagle tak gwałtowny żal. Mikael Lind z ludzi lodu poczuł się zabłąkany, samotny na świecie. Taki nastrój nie towarzyszył mu zawsze. Dobrze mu przecież było u marki Krystiany i jej męża, ale kiedy zostawał sam, ciężkie chmury zaczynały gromadzić się nad jego głową. Gdzie właściwie jest moje miejsce? zadawał sobie pytanie. Marka Krystiana jest moją jedyną krewną, cioteczną siostrą mojej matki. W przeciwieństwie do mnie, to arystokratka. Moja matka również była wielce szlachetnego rodu. Słyszałem, że zmarła przy moim narodzeniu, ale mój ojciec nie był szlachcicem. Mówią, że natura obdarzyła go nieprzeciętną inteligencją. Jeśli odziedziczyłem choć ułamek jego umysłowości, powinienem dziękować Bogu. W tej kwestii Mikael był zbyt skromny. Jego umysłowi nic nie można było zarzucić, choć oczywiście nie mógł się równać z tarjajem. Lind z Ludzi Lodu. Dziwne nazwisko. Był chyba jedyną osobą na świecie, która je nosi. I dlatego czuł się jak drzewo bez korzeni. Jednak z jakiegoś niejasnego powodu nazwisko podobało mu się i dumny był z niego. Tkwiło w nim jakieś dawne, bardzo mgliste wspomnienie rosłego, dostojnego mężczyzny, który odwiedził go w dzieciństwie. To ojciec ojca, dziad Are, z ludzi lodu. Być może nie było to wcale wspomnienie, tylko historia, którą opowiadała mu Marka Krystiana, nie pamiętał. Ten właśnie mężczyzna, jego dziad, stwierdził, że z tego nazwiska można być dumnym. Opowiadał wiele niezwykłych rzeczy o ludziach lodu, ale Mikael nie pamiętał ani słowa. Jednakże musiał zapalić w nim jakiś ognik bowiem raz za razem chłopiec wracał do owego mglistego wspomnienia i dręczył swój mózg starając się sobie przypomnieć słowa dziada. Dziad na pewno już nie żyje. Mikael został całkiem sam. Ciężkie to było uczucie, podobne bezkresnej przestrzeni wypełnionej smutkiem. W korytarzu pojawił się idący szybkim krokiem jego opiekun. Niemal przybrany ojciec, Gabriel Oksenstierna. Tu jesteś, Mikaelu. Chcę z Tobą pomówić. Mikael skinął głową. Dobrze. Czy przejdziemy? Nie, tu jest doskonale. Mikaelu, znasz Anette de Saint-Colomb, prawda? Mikaelowi stanęła przed oczami blada twarzyczka, okolona gładko zaczesanymi czarnymi włosami. Ciemne oczy ukryte pod ciężkimi powiekami, i wspomnienie ciągłych znaków krzyża. Zawsze zlękniona, kojarzyła mu się wyłącznie z konwencjonalną nudą. Tak? Gabriel Oksenstierna zdecydował się zagrać na rycerskości Mikaela. Znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Jej rodzice nie żyją. A Jacob de la Gardie, który zajmował się nią tu w Szwecji i także niedawno zmarł, ma we Francji opiekuna, wstrętnego, starego rozpustnika. Ten człowiek grozi teraz, że ożeni się z dziewczyną. Jasne jest, że ma chrapkę na jej pieniądze, a poza tym pragnie dziedziców. To nie wygląda najciekawiej. No właśnie. Hrabia zawahał się przez moment. A co ty myślisz o Anet? O, Anet? Hm. Mikael wzruszył ramionami. Niewiele o niej myślałem. Jest trochę bezbarwna, pruderyjna, ale na pewno miła. Nie zabrzmiało to szczególnie zachęcająco, uznał hrabia, ale postanowił chwycić byka za rogi. Mikaelu, wiesz chyba, że że nie będzie łatwo znaleźć odpowiednią żonę dla ciebie. Czy mógłbyś wyobrazić sobie w tej roli Anet? Zaskoczony Mikael uniósł swe łkowato wygięte brwi. Miałbym się żenić? Czy przynajmniej pięć lat nie za wcześnie, by o tym myśleć? Wbrew woli jej opiekuna, kontynuował Gabriel Oxenstierna, Świdrując chłopca wzrokiem, w oczach Mikaela zapłonęła wesołość. A więc wyzwanie? Ale chyba nie pytacie poważnie. Uśmiechnął się. Jak najpoważniej. Marka Krystiana i ja omówiliśmy tę sprawę dokładnie. Jak wiesz, Anet cieszy się wielką sympatią mojej żony, a dziewczyna naprawdę ma wiele zalet. Mikael był do głębi poruszony. Dopiero teraz zrozumiał powagę kryjącą się w słowach opiekuna. Ale ja mam dopiero 17 lat. I co na to dziewczyna? Jeszcze z nią nie rozmawialiśmy. Hrabia wyłożył mu cały plan. Mówił o konieczności pospiesznego ślubu z powodu nagłego wyjazdu Mikaela na front. Zamierzali wysłać list do opiekuna z formalną prośbą o rękę dziewczyny, a jednocześnie podkreślić, że odłożenie małżeństwa nie wchodzi w rachubę. Jeśli odpowiedź nie nadejdzie na czas, młodzi i tak będą musieli się pobrać. Trudna sytuacja kraju wymaga, by Mikael bezzwłocznie wyruszył na wojnę. Ale przecież ja nie chcę wyjeżdżać na front myślał zdesperowany Mikael. Wcale nie mam ochoty zostać żołnierzem, a jeszcze mniej oficerem. Chcę. No właśnie. Czego właściwie chciał? Nie wiedział. I to był jego wielki problem. Był jedynie pewien, że chciałby zrobić coś ze swoim życiem, ale do tej pory nie odnalazł dla siebie właściwego miejsca. Energicznie i gorliwie rozpoczął studia na Uniwersytecie w Uppsali. Ponieważ jego ojciec był przyrodnikiem, matematykiem i medykiem. Mikael miał niejasne wrażenie, że powinien uczcić pamięć ojca, kontynuując jego pracę, którą brutalnie przerwała przedwczesna śmierć. Na razie jednak mógł studiować tylko teologię, stanowiącą fundament pozostałych gałęzi wiedzy. Nauki przyrodnicze, filozofia i medycyna musiały mieć odpowiednią podbudowę. Między innymi dlatego Mikael uważał, że cały czas stoi w miejscu. Nie miał domu, nie miał korzeni, nie miał własnej tożsamości. Annette de Sani colombe Nie. Nie chciał się żenić i nie mógł sobie wyobrazić właśnie jej jako swojej żony. Ta... Cnotliwa, bogobojna mamsel? Pod każdym względem było na to za wcześnie. Zdecydowanie za wcześnie. Wiedział jednak, że rodzice lub opiekunowie często aranżowali małżeństwa, nawet kiedy narzeczeni byli jeszcze bardzo młodzi, niekiedy w ich niemowlęctwie. Nie można było też zaprzeczyć, że on znajdował się w trudnej sytuacji. Aned de saint -Colomb to partia o jakiej w innych okolicznościach nie mógłby nawet marzyć. Bolało go to jednak. A co z jego marzeniami o miłości i porozumieniu dusz? Zapytajmy najpierw ją, powiedział ostrożnie. Hrabia odetchnął z ulgą. W każdym razie nie mówisz nie. Na miłej twarzy Mikaela ukazał się smutny uśmiech. Wiecie, że jestem posłuszny Wam obojgu. Zawsze chcieliście mojego dobra. A w dodatku, tak? W dodatku, przyjemnością może być odebranie staremu rozpustnikowi takiego smacznego kąska. Dobrze pomyślane, Mikaelu powiedział hrabia i otoczył chłopca ramieniem Chodź, poszukamy Anet. Mała Anet de Saint-Colomb. Dzielnie osuszyła już łzy i kiedy marszałek dworu wraz ze swą ukochaną żoną i przybranym synem weszli do jej komnat, szybko podniosła się z klęczek z przedobrazu Madonny. Oszołomiona słuchała ich propozycji. Mikael Lind z Ludzi Lodu? Czy to możliwe, że on, jeden z najprzystojniejszych kawalerów na dworze, chciał ożenić się z nią? uwolnić od koszmaru? Co prawda każdy człowiek, który nosił spodnie, wydawał się jej potworem, ale z dwojga złego, jeśli już koniecznie musiała poddać się ich przerażającym potrzebom, wolała potwora młodego. Serce tłukło się jej w piersi i prawie nie śmiała na niego patrzeć. Ale mimo wszystko jej spojrzenie, całkiem wbrew woli, błyskawicznie obiegło sylwetkę chłopca. Gwałtownie zadrżała na myśl o tym, co mogło kryć się pod pięknym strojem. Zawstydzona odwróciła wzrok, a później wpatrywała się w oczy marki Krystiany tak intensywnie, że aż zaczęła mrugać. Jak wygląda sytuacja? zapytał hrabia. Czy twój opiekun oficjalnie poprosił cię o rękę? Tak, to znaczy po prostu stwierdził, że przyjedzie za kilka tygodni i zabierze mnie do domu jako swoją narzeczoną. Tu jest ten list. Ty go jeszcze nie dostałaś. Z naciskiem powiedziała Marka Krystiana. Nic nie wiemy o jego planach. Gabriel i ja siądziemy i napiszemy bardzo wyrafinowany list. Postawimy twego opiekuna przed faktem dokonanym. Za tydzień już będziecie małżeństwem, a Gabriel wkrótce wyśle Mikaela na front. Kiedy więc twój opiekun przyjedzie, nie będzie już mógł nic zrobić, jeżeli w ogóle przyjedzie. Na pewno najpierw dostanie list. Czy on nie może unieważnić małżeństwa? Dopytywała się Annette, a broda jej się trzęsła. Ponieważ nie otrzymałam jego błogosławieństwa, Gabriel Oksenstierna zagryzł wargi. Myślę, że i z tym jakoś sobie poradzimy, orzekła Marka Krystiana. Może to niezbyt pięknie w stosunku do zmarłego, ale wiem, że Jakob de la Gardie, którego należy traktować jako twojego opiekuna w czasie, gdy u niego mieszkałaś, bardzo lubił Mikaela. Powiemy, że już dawno wyraził zgodę na małżeństwo. Och nie! zaprotestował Gabriel Oksenstierna. Postradałaś zmysły? Tak się nie robi. Ale czy nie możemy zapytać wdowy po nim? Nie, odparła natychmiast marka Krystiana. Ona jest tak zajęta wyczynami swego syna, że niczego innego nie zauważa. A w dodatku, Anet nie pozostawała z nią w najlepszych stosunkach. Wdową po marszałku koronnym Jacobie de la Gardie była Ebba Brae, młodzieńcza miłość Gustawa II Adolfa. Urodziła swemu Jakobowi czternaścioro dzieci, z których jej oczkiem w głowie był Magnus Gabriel de la Gardie. Wyniosły, arogancki szlachcic, cieszący się wielkimi względami królowej Krystyny. Jednakże jego próżność i skłonność do obrażania się były trudne do zniesienia. Wiele osób na dworze odnosiło się do niego z niechęcią. Choć matka go uwielbiała, nie była na tyle zaślepiona, by nie dostrzegać jego wrogów, i wszystkie jej myśli koncentrowały się na ukochanym synu. Na dodatek hrabia Ebba, świadoma swej pozycji, na stare lata stała się bardzo wyniosła. Nigdy nie zaakceptowałaby niskiego pochodzenia Mikaela. Ale przecież. Nie możemy wkładać w usta zmarłego kłamstwa, powiedział Gabriel. To tylko w połowie kłamstwo. Niefrasobliwie odparła Marka Krystiana. Nie, zabraniam ci. Zirytował się jej mąż. Marko, twoja moralność jest chwilami. Oni dyskutują o tym poza nami, pomyślał Mikael. Ja nie chcę. Nie chcę. A czego pragnie dziewczyna? Przed chwilą miałam minę, jakby się obawiała, że mogę ją pożreć. Zerknął na Anet kratkiem. Siedziała, spuściwszy oczy, zapłakana, z czerwonym, błyszczącym nosem. W dłoni trzymała przemoczoną łzami chusteczkę. Była sztywna i bezbarwna. Usta po panieńsku zacisnęła w ciup. Nie. Zdecydowanie nie była dziewczyną, którą wybrałby dla siebie. Całe życie spędzone razem z nią? Nie mógł się jednak teraz wycofać. Mikael nigdy nie potrafił nikogo zranić. A dziewczynie na pewno byłoby przykro. Chciał także być posłuszny swoim przybranym rodzicom. Myśli Anet biegły podobnym torem. Czego on chce? Jeszcze nic nie powiedział i nie wydaje się szczególnie zachwycony. Jeżeli jednak wybór ma należeć do niej, to wcale nie jest trudny. Gwałtownie zadrżała na wspomnienie opiekuna we Francji. Brzuch opierający się o kolana, liczne podbródki, łysa czaszka schowana pod peruką, nieprzyjemny oddech. Najgorszy jednak był jego paskudny charakter. Wyłupiaste oczy, śledzące wszystkie młode dziewczęta. Dyskretne miętoszenie sukien, ciągłe pochrząkiwanie i bekanie przy obiedzie, przechwałki na temat bogactwa i urodzenia. Podejrzewała, że nie jest już taki bogaty. Słyszała, że roztrwonił rodzinny majątek. A teraz chciał zawładnąć jej pieniędzmi. Mikael. Starała się myśleć jasno. Zapomnieć o potwornościach, które kryły się pod jego ubraniem. Oczywiście nie miał takiego majątku jak ona i daleko mu było do arystokracji. Choć jego matka, hrabianka Broiberg, pochodziła z wysokiego rodu, ojciec nie był szlachcicem. Dla Anet więc małżeństwo z Mikaelem oznaczało krok w dół. Co powiedziałaby na to jej droga matka? Ta, dla której nieposiadanie tytułu szlacheckiego stanowiło niemal grzech śmiertelny, czuła jednak ostrożnie kiełkującą nadzieję. Wiedziała, że Mikael jest miły, nieco roztargniony i właściwie wcale nią nie zainteresowany jak do tej pory. Nigdy nie traktowała go jak kogoś niebezpiecznego, widząc go, nie odczuwała głęboko wszczepionego poczucia zagrożenia. A tu nagle on stoi i prosi o jej rękę. Anet bardzo się zmieszała. Zwróciła się do marki Krystiany i głosem, który w zamierzeniu miał być wyniosły, a w rzeczywistości okazał się bardzo schrypnięty od płaczu, zapytała: Ale czy pan Mikael wyznaje właściwą wiarę? Naturalnie odparła hrabina gdyż uznała, że właściwa wiara jest pojęciem bardzo względnym. Odpowiedź uspokoiła dziewczynę, ale zanim zdążyła się zastanowić, już wybuchnęła swą francusko-szwedzką plątaniną słów. – O, mam nadzieję, że nie robicie tego z dobrego serca, z litości, tego bym nie zniosła. Dwoje starszych na moment zbitych stropu błagalnie popatrzyło na Mikaela, prosząc o pomoc. Nie, nie, oczywiście, że nie. Od dawna już było to moim pragnieniem. Och, kłamstwa. Skąd przybywacie na każde zawołanie? Teraz wpadł już w sidła, nieodwracalnie. Gabriel Oksenstierna powiedział w zamyśleniu. Ale jak poradzimy sobie z opiekunem? Tego problemu jeszcze nie rozwiązaliśmy. No, właśnie, on na pewno unieważni małżeństwo, przyświadczyła Marka Krystiana. Musimy to starannie przemyśleć. Macie w każdym razie nasze błogosławieństwo, dzieci. Anet, jeśli się zgadzasz, podaj dłoń Mikaelowi, a ty, Mikaelu, weź jej rękę. Spłoszone, jak dzikie zwierzątko, Anet. Wyciągnęła swą drobną rączkę i podała ją Mikaelowi. Zadrżała, czując niebezpieczne gorąco męskiej dłoni, ale opanowała się. Niech się dzieje wola boska, szepnęła. Po niedostrzegalnym momencie wahania Mikael uścisnął jej dłoń. Pakt został zawarty i przypieczętowany. Marka Krystiana ucałowała oboje. Niech was Bóg błogosławi dzieci. A teraz myślmy. Myślmy intensywnie, musimy znaleźć jakieś wyjście. Nastąpiło to szybciej niż przypuszczali. Tego samego wieczoru Mikael przemierzał puste korytarze i komnaty, udając się po butelkę wina dla marki Krystiany. Królowej i jej syna Karola Gustawa oczekiwano w domu następnego dnia i cały dwór wyruszył im na spotkanie w okolice Breviken. Służba zmęczona po dniu gorączkowych przygotowań odeszła już do swoich pokoi. Zamek był prawie pusty. Mikael szedł boso. Minął pustą, pełną strachu w salę rycerską i dotarł na dół w okolice kuchni. Świeca już się wypaliła, ale on dobrze znał zamek, a poza tym przez niewielkie okienka sączyła się księżycowa poświata. Nagle przystanął. Dobiegły go jakieś niewyraźne głosy, ale skąd dochodziły? Z tego, co wiedział, w tej części zamku nie powinno być nikogo. Stał na schodach wiodących z dziennych komnat do podziemi. Na dole... Znajdowało się kilka rzadko wykorzystywanych pokoi, przeznaczonych na okazję, gdy w zamku bawiło wielu gości i gdzieś trzeba było ich pomieścić. Nie były to szczególnie piękne komnaty, od takie na wszelki wypadek. Na dole otwarto jakieś drzwi i głosy stały się wyraźniejsze. Mikael bezszelestnie wślizgnął się do holu i ukrył w kącie między szafą. A uchylonymi drzwiami. Zrobił to odruchowo, sam nie wiedząc dlaczego. Nie miał przecież nic do ukrycia. Ale może tam ci mieli? I tak właśnie było. Głosy brzmiały cicho, tajemniczo i złowieszczo. Po schodach wchodzili na górę jacyś mężczyźni. Mikael ich nie widział, ale słyszał wszystko, o czym mówili, i to, co do niego dotarło, sprawiło, że włos zjeżył mu się na głowie. Były to ostateczne ustalenia dotyczące spisku przeciwko Karolowi Gustawowi, kuzynowi królowej. Mikael skamieniały z przerażenia, wsłuchiwał się w każde zdanie, aż do bólu uszu. Nie potrafił rozpoznać głosów. Zorientował się jednak po mowie mężczyzn, że muszą to być arystokraci. Uchwycił także to, co najważniejsze czas i miejsce planowanej napaści na księcia. Spiskowcy przystanęli, wymienili sekretne znaki i rozdzielili się. Trzej mężczyźni. Mikael słyszał ich oddalające się kroki. Jeden pospieszył do wnętrza zamku, dwaj pozostali skierowali się do głównego wyjścia. Kto mógł przebywać teraz na zamku? Nic na ten temat nie wiedział. Przedstawiciele szlachty należący do dworu przybywali i odchodzili, czasami zostawali na dzień lub dwa, by wkrótce znów odjechać. Była tu oczywiście Anet i jej pokojówka, ale o tej porze na pewno już spały. Sam Mikael został na zamku ponieważ Wielki Łowczy prosił, by dotrzymał towarzystwa Marce Krystianie. Kiedy wokół zapadła cisza, Mikael pospiesznie wykonał co mu polecono i co sił w nogach pobiegł do swej przybranej matki. Przybrana matka. To nie było najtrafniejsze określenie. Marka Krystiana miała dopiero 27 lat. I zawsze była mu bardziej siostrą niż matką. Jej mąż miał 32 lata, Mikael nigdy więc nie traktował ich jak rodziców. Nikt jednak nie zająłby się nim lepiej, niż uczyniła to ta para. Chłopak nie dopuszczał do siebie nawet myśli, by się im sprzeciwić, mimo że teraz dławiła go paląca rozpacz na wspomnienie planowanego małżeństwa z Anette de Saint Colombe. Mój drogi, zdziwiła się Marka Krystiana. Wyglądasz na niezmiernie wzburzonego, co się stało? Mikael złapał oddech i jąkając się szeptem, opowiedział jej, co usłyszał. Marka Krystiana zamyśliła się. Tak. Wiedziałam, że książę Karol Gustaw ma wielu wrogów, ale że mogą posunąć się tak daleko. Musimy go ostrzec, stwierdził Mikael. Oczywiście, tylko jak? Dzisiaj nadeszła wiadomość, że nie będzie towarzyszyć tutaj królowej, udał się do jednego ze swoich zamków. Czy mam tam pojechać? Marka Krystiana położyła mu dłoń na ramieniu. Nie. Przecież ty masz wziąć ślub. Czyżbyś o tym zapomniał? Nie. Pamiętał o tym cały czas. Gotowość do spełnienia misji. Była próbą wymknięcia się z potrzasku. Marka Krystiana kontynuowała. Sądzę, że powinnam porozmawiać z hrabią Arwidem Wittenbergiem. To twardy człowiek. Jest zaufanym księcia Karola i niedługo tu będzie. Tak też się stało. Następnego dnia... Marka Krystiana odbyła poważną rozmowę z doświadczonym dowódcą. Natychmiast posłał on błyskawiczną wiadomość księciu Karolowi Gustawowi, który w ten sposób miał możliwość udaremnienia spisku. A w dwa dni później przyjechał do Sztokholmu sam Karol Gustaw. Odwiedził Markę Krystianę Oksenstierna z domu Levenstein und Scharfenek i gorąco dziękował zarówno jej, jak i jej młodemu krewnemu. Czy mógł jakoś się im odwdzięczyć? Oczy Marki Krystiany zapłonęły blaskiem zdecydowania. Owszem, tak! Jeżeli byłby taki dobry, i. Koniec końców: Do opiekuna Anet w południowej Francji wysłano list o następującej treści. Wasza podopieczna wychodzi za mąż za naszego ukochanego krewniaka Mikaela Linda z Ludzi Lodu. Następca tronu Szwecji, książę Karol Gustaw, dał błogosławieństwo temu związkowi. Opiekun nie mógł już niczego uczynić. Dziedzicowi korony i tronu Szwecji nie należało się sprzeciwiać. Rozdział drugi. Ślubu Anet i Mikaela nie można zaliczyć do udanych. To prawda, że zewnętrzna oprawa była odpowiednio uroczysta i wytworna, mimo iż całą ceremonię starano się uprościć do minimum, ponieważ Mikael następnego ranka miał wyruszyć na wojaczkę. Na zamek przybył katolicki ksiądz, jako że Anet stanowczo nie chciała się zgodzić, by zaślubiny odbyły się w protestanckim kościele, takim bezbożnym miejscu. Podobnie jak większość ludzi lodu. Mikael nie żywił szczególnie gorących uczuć religijnych. Było mu więc obojętne, kto połączy ich węzłem małżeńskim. Jeśli Anet życzyła sobie, by Mikael był katolikiem, to z powodzeniem mógł nim zostać. Uważał, że nie ma o co robić hałasu. Niewielką kaplicę pięknie przybrano charakterystycznymi dla pory roku kwiatami. Na uroczystość przybyło wielu dworzen. Obiad wydany na tę okoliczność był naprawdę wspaniały, jednak niepewność i uczucie, że coś się bezpowrotnie traci, sprawiły, że dla dwojga głównych bohaterów nie była to uroczystość radosna. Oczywiście leżało w zwyczaju, iż dzieci dostosowywały się do życzeń rodziców, gdy chodziło o wybór towarzysza życia, i żadne z nich także się nie sprzeciwiało, ale w tym wypadku wszystko potoczyło się za szybko. Młodzi nie zdążyli się nawzajem poznać, nic nie wiedzieli o wzajemnych uczuciach. Mikael poruszał się jak w transie, usiłował wmawiać sobie, że to nie on, że to ktoś inny klęczy przed ołtarzem i uroczyście przyrzeka kochać na dobre i na złe. W głębi duszy był przecież siedemnastolatkiem. Przerażonym chłopcem. O czym wszyscy wydawali się. Zapominać. Anet również czuła się głęboko nieszczęśliwa z wielu przeróżnych powodów. Starała się zachowywać wyniośle, ale bardzo jej się nie podobało, że Mikael jest taki przestraszony i nieobecny duchem. Czy jednak stan jego uczuć nie jest przypadkiem korzystny dla niej? Dlaczego więc jest taka rozdrażniona? Nie potrafiłaby określić, co właściwie do niego czuje? Był przystojnym, młodym mężczyzną. Ale czy wygląd mówi coś o jego osobowości? Życzliwy, dobrze wychowany, to wszystko, co o nim wiedziała. Ale przecież był mężczyzną. Wieprzem wedle słów jej świętej pamięci matki. Gdyby tylko wiedziała, co on myśli o niej. Powiedział, że pragnął jej od dawna. Anet nie była tego wcale pewna. Czy chciał jej wyłącznie dlatego, by móc zaspokoić swe dzikie żądze, czy też ze względu na jej świetne pochodzenie i bogactwo, a może powiedział tak, ponieważ czuł się przyparty do muru? Wszystko jedno, czym się kierował. Ona i tak nie mogła pozbyć się przygniatającego uczucia rozpaczy i beznadziejności i zawodu? Zastanawiała się, czy inne młode pary, zawierające małżeństwa zgodnie z umową, odczuwają podobnie. O czym myślą w tak ważnym dniu swego życia? Czy są pełne oczekiwania, nastawione, by dać swojej drugiej połowie jak najwięcej szczęścia, czy też myślą o materialnych zaletach swego związku, czy może o, o nocy poślubnej z nieznajomą osobą? Anet wiedziała, co należy do jej obowiązków. Była gotowa na poświęcenie. Matka dokładnie ją pouczyła. W noc poślubną nie wolno się niczemu sprzeciwiać. Grzeszni mężczyźni mają wówczas prawo wykorzystać swe żony. Anet musi być przygotowana na to, by cierpieć w milczeniu, ale potem. Potem to ona będzie decydować. Anet poczuła nagle, że jej dłonie zrobiły się lepkie od potu. Na myśl oczekającej ją nocy z niepewności i strachu kręciło się jej w głowie. Ale będzie dzielna i wszystko zniesie. Mikael Lind z ludzi lodu siedział obok niej, przygnębiony. I z miną męczennika przyjmował wszystkie życzenia szczęścia, życzliwe, dodające mu otuchy spojrzenia i wesołe uwagi na temat nocy poślubnej. Anet i Mikael nie zdążyli porozmawiać i dla niego było to niemal katastrofą. Być może dłuższa rozmowa zdołałaby wprowadzić pewien element przyjaźni i zaufania w ich wzajemne stosunki, zerknął na nią ukradkiem. Siedziała obok niego bardzo blada i drżącym uśmiechem odpowiadała na wznoszone w górę kielichy, z których pito za ich zdrowie. Nie miała nawet odwagi podnieść wzroku, by napotkać przyjazne spojrzenia. Sprawiała wrażenie, jakby nagle odebrało jej mowę. Mikael powinien ująć pod stołem jej rękę i uspokajająco uścisnąć. Nie mógł jednak tego uczynić. Między nimi nie istniała żadna nić porozumienia, żadne poczucie łączącej ich więzi. Teraz byli sobie bardziej obcy niż kiedy spotykali się podczas rozmaitych uroczystości na zamku. Czy dziś wieczorem powinien zostawić ją samą? Oszczędzić jej psychicznych cierpień, jakie musiała jej sprawiać jego bliskość. Nie przypuszczał nawet, że wcale nie psychicznego cierpienia obawia się Anet. Nie, myślę dalej. Jeżeli będzie się trzymał od niej z daleka, to tylko pogorszy sytuację. Anet poczuje się osamotniona, opuszczona, poniżona. Ale jak na Boga ma przez to przejść, przez tę noc, przez to małżeństwo, przez całe życie? Nareszcie rozbawieni goście się rozeszli. Marka Krystiana ucałowała Mikaela w czoło, życząc powodzenia. To mogło się przydać. Wielki łowczy mocno uścisnął jego dłoń i szepnął coś o świetnej partii i żeby troszczył się o nią. A potem Mikael i Janet zostali już sami w jej komnatach, w których na razie mieli zamieszkać. Długo klęczała przed swym obrazem Madonny, zatopiona w modlitwach, których on nie rozumiał. Być może powinien był modlić się wraz z nią, ale gdzieś musiał istnieć kres hipokryzji. W pokoju zaległa kłopotliwa cisza. Anet siedziała na brzeszku krzesła, ciągle jeszcze w ślubnej sukni i bardzo była zajęta oglądaniem koronkowego mankietu, który puścił na świe. Miała kunsztownie ułożone włosy, przyozdobione sznurkiem perełek z i przepięknym welonem, a talię tak wąską, że Mikael pomyślał, iż mógłby objąć ją dłońmi, ale próbować wcale nie miał ochoty. On sam stał na środku pokoju, nie wiedząc zupełnie, co robić. Przeszedł kilka kroków i zatrzymał się niezdecydowanie. Dziewczyna nic nie mówiła. Niech już będzie po wszystkim, myślała. Ale on nie mógł o tym wiedzieć. Upłynęło jeszcze kilka minut. Mikael zrozumiał, że z jej strony nie nadejdzie żadna pomoc. To on musi zacząć. Ale jak? Zły na nią, na swych przybranych rodziców. Na siebie samego za to, że tak łatwo dał się złapać w sidła, wybuchnął. Cały błąd tkwi w tym, że nie mogliśmy ze sobą porozmawiać. Jego słowa jakby zawisły w powietrzu. Na długo. Tak. Szepnęła, mnąc chusteczkę, którą przez cały dzień trzymała w dłoni. W czym niby miałaby pomóc taka rozmowa? Pomyślała. Przecież dobrze wiem, że mężczyznom nie zależy na rozmowie z kobietami, chcą tylko jednego. Mikael zrezygnowany opadł na krzesło. A więc porozmawiajmy teraz. Cień wątpliwej ulgi odmalował się na jej kredowo-białej twarzyczce. O czym? Co chcecie wiedzieć? W Mikaelu nadal jeszcze tkwił gniew. Przede wszystkim, czy chcesz, żebym sobie teraz poszedł? Czy dziś w nocy pragniesz zostać sama? Drgnęła. Tego się nie spodziewała. A czego on pragnie? Pomyślała. Jednakże z jego nieprzeniknionej twarzy trudno było cokolwiek wyczytać. Czy był zirytowany? Takie właśnie sprawiał wrażenie. Co niewłaściwego uczyniła? Drżała ze strachu. Nie, możecie tu zostać, powiedziała bezdźwięcznie. Jeżeli chcecie. Nie odpowiedział na to wprost. A więc kontynuujemy rozmowę. Dlaczego przystałaś na ten ten układ? Podniosła wzrok, przestraszona tonem jego głosu. To chyba jasne. Czy miałam jakiś wybór? Dziękuję. Z goryczą odparł Mikael.-Nie, och, nie, nie to chciałam powiedzieć. Rozumiem. Nie musisz się usprawiedliwiać. Przecież jedziemy na tym samym wózku. Te słowa sprawiły, że jej oczy Rozszerzyły się. Wyglądały teraz jak dwie czarne studnie. Mikael nigdy nie widział kogoś tak zaskoczonego i tak zranionego. To go wzruszyło. Pochylił się i chciał wziąć ją za rękę, ale natrafił na chusteczkę. Wyrwał ją i cisnął na podłogę z niemym przekleństwem. Anet usiłowała oswobodzić się z uścisku jego dłoni, ale on trzymał ją mocno. Anet. Powiedział, starając się, by jego głos zabrzmiał przyjaźnie, ale czuł, jak sztuczny jest jego uśmiech. Anet, jeśli mamy sobie z tym poradzić, to powinniśmy być wobec siebie szczerzy i otwarci. Ale powiedzieliście przecież, szepnęła, wiem, co powiedziałem, że pragnąłem tego od dawna. A więc to nie była prawda prawie nie wiedziałem kim jesteś miał zamiar powiedzieć ale kiedy zobaczył jak skuliła się w oczekiwaniu na słowa jego serce zmiękło i nie potrafił już zdobyć się na to by rzucić jej w twarz całą prawdę no w pewnym sensie to była prawda skłamał i od razu zobaczył że te słowa sprawiły jej ulgę ucieszyło to mikaela życzliwie odnoszącego się do wszystkich ludzi. Miałem swoje marzenia o dziewczynie, z którą przyjdzie mi dzielić życie kiedyś w przyszłości i przyglądałem się tobie tak przelotnie myśląc o, ta mała, to nie jest niemożliwe. Ciekawe jaka ona jest za fasadą bogobojności, a czasami kokieterii. Bo wiesz, Wy, damy dworu, kiedy jesteście w gromadzie, często sprawiacie wrażenie bardzo powierzchownych. Nic więcej do ciebie nie czułem. Schyliła głowę tak, że welon opadł jej aż na twarz. A ty? zapytał Mikael. Co myślałaś o mnie? Ja mów szczerze, ukrywanie prawdy daleko nas nie zawiedzie i on to mówi. Wstyd mu było przed sobą, szczerze pomyślała, że jest potworem w ludzkiej skórze. O chciwych palcach, które wyciągają się po moje biedne ciało porządliwie, ochydnie. Głośno zaś powiedziała: Uważałam, że jesteście bardzo przystojnym młodzieńcem. Czy nie byłam Teraz, mimo wszystko, zbyt bezwstydna? Czy to nie zabrzmiało jak zaproszenie? Ale nie żywiłaś do mnie żadnych szczególnych uczuć. Szczególnych? O co mu chodzi? Nieprzyzwoitych? Niech chyba nie, spogląda na nią tak szczerze pięknymi oczami zbyt pięknymi nie, szepnęła niemal umierając ze wstydu. Aha. Wiemy więc, na czym stoimy. Czy ktoś inny jest drogi twemu sercu? Nie, och, nie. Ja też nie mam nikogo takiego. Musimy więc postarać się, by wszystko ułożyło się jak najlepiej, Anet. Nie jesteśmy pierwszym małżeństwem na świecie, które zostało skojarzone przez osoby stojące z boku. Zadrżała nieco na dźwięk tych słów, ale wzięła się w garść. Tak, ja także o tym myślałam. Powiedziała sepleniąc odrobinę jak dziecko. Ciekawe, co czuli inni. Nareszcie pokazujesz, że umiesz myśleć, że masz jakieś wnętrze. A poza tym jesteś dla mnie wielką niewiadomą, Anet. I proszę cię, mów mi ty, dobrze? Skinęła głową. Przez cały czas starała się nie patrzeć na jego szerokie ramiona i obrzydliwie pociągające usta. Żałujesz? zapytał Mikael. Anet poczuła się jeszcze bardziej niezręcznie. Po długiej chwili lękliwego wahania wyrzuciła z siebie. Czy żałuje? Przecież my nie ponosimy za to odpowiedzialności. Ale moje serce drży, bo przecież nie znam was wcale. Chociaż kiedy pomyślę, jak mogłoby się to wszystko potoczyć, zebrała się na odwagę. Wy nie musicie żałować. Wiem, czego oczekuje się ode mnie dzisiejszej nocy i zgadzam się na to. Musimy oddać się w ręce Matki Bożej. Czy żałujecie? To znaczy chciałam powiedzieć. Żałujesz? Nie wiem, odparł Mikael, puszczając jej dłonie. Wstał i podszedł do okna. Przed sobą widział wzgórze Brunkberg, na którym gdzie niegdzie migotały w ciemności światełka. Na stremmen błyskały światła kilku łodzi. Nie wiem, Anet. Masz rację, mówiąc, że nie jesteśmy temu winni. Wszystko stało się jak gdyby poza nami, ale my poddaliśmy się temu oboje. Czy żałuję? Nie, chyba nie. Zrozum: Nigdy dokładnie nie wiedziałem, co chcę zrobić ze swoim życiem. Żyję w świecie, jak gdyby pełnym mgły. Pozwalam innym kierować sobą. A sam tylko się poddaje. W moim życiu jest coś nie tak, tylko że ja nie wiem co. Jest mi dobrze. Czasem wydaje mi się, że aż za dobrze. Tkwi we mnie jakaś potrzeba walki, zmierzenia się z trudnościami, uczynienia czegoś dla cierpiącego świata, a nawet pragnienie odczucia bólu przed dotarciem do celu. Wszystko jedno, jaki miałby być. A mnie podaje się wszystko na tacy. Teraz mój przybrany ojciec chce nam podarować wielki dom bez żadnej zasługi z mojej strony. Dom jest zadbany, wszystko układa się świetnie. A ja wcale się do tego nie przyczyniłam. Gabriel chce wyprawić mnie na wojnę, przetrze mi szlaki, bym mógł szybko awansować. Ja wcale tego nie chcę. Ale czy myślisz, że coś mówię? O nie wzgląd na innych, Anet. Całe moje życie składa się z dostosowywania do życzeń innych nikogo nie zranić. Przez kilka lat studiowałem, ale to także przychodziło mi zbyt łatwo. Również na uniwersytecie zauważyłem wpływy mego opiekuna. Oni chcą mojego dobra, a ja przyjmuję wszystko, co mi ofiarują. Mam bowiem wobec nich dozgonny dług wdzięczności. Matko, to pomóż mi. Nic z tego nie pojmuję: jestem całkiem zagubiona. On cały czas rozmawia ze mną tak życzliwie. Jakbyśmy byli sobie równi. Czego on chce? Kiedy nadejdzie to straszne, to okropne? A teraz ożeniłeś się, dlatego że cię o to poprosili, stwierdziła po prostu. Tak. Ożeniłem się ze szlachcianką stojącą dużo wyżej ode mnie. I zdajesz sobie chyba sprawę, Anet, że nie jestem majętny. Mam spadek po matce i jeszcze mniejszy po ojcu, i to mi wystarczy. To już wszystko. Ale pamiętaj, cokolwiek o mnie myślisz, to wiedz, że nie wziąłem cię ze względu na Twoje pieniądze. Anet Francuzeczka z natury była spontaniczna i przez momenty zapomniała o karcącej dłoni matki. Wcale tak nie myślę wykrzyknęła impulsywnie. Sądzę, że zrobiłeś to, ponieważ jesteś dobrym, bogobojnym człowiekiem, który pragnie być posłuszny woli swoich dobroczyńców i uratować mnie od nieszczęśliwego losu. Uniosła się i stanęła teraz przy nim pod oknem z oprawną w ołów szybą. Mikael odwrócił się w jej stronę. No tak. Chyba tak. To musi być dla ciebie ogromnie poniżające. W pewnym sensie tak, ale nie gorsza niż dla ciebie. Przyjęłam twoją propozycję bez wahania, jak tonący, który chwyta się brzytwy. Umilkła, przerażona swoją śmiałością. Po raz pierwszy tego dnia Mikael uśmiechnął się szczerze. Ujął jej twarz w dłonie i nie dał poznać po sobie, że poczuł, jak zadrżała. Nasze szanse są wobec tego wyrównane. Bardzo się z tego cieszę. Gorzej byłoby, gdyby jedno z nas cierpiało z powodu nieszczęśliwej miłości do drugiego, to dopiero byłoby poniżające. Ona także się uśmiechnęła ostrożnie, zalękniona, i jej drobna, blada twarzyczka nabrała wyrazu delikatności, którego nigdy się u niej nie spodziewał. Madonna z pewnością nam pomoże. Mikael rzucił spojrzenie na wizerunek Świętej Dziewicy na ścianie, zastanawiając się, czy także później w nocy będzie przy nich obecna. Gorąco pragnął, by Anet pozwoliła mu wynieść obraz. Znowu zwrócili się ku oknu, patrzyli na Brunkebej, na którym kiedyś było miejsce kaźni. Na Brunkebej ponad sto lat temu odbyła się także decydująca bitwa w której Stjernsture walczył z duńskim królem Krystianem. Teraz wzgórze zostało częściowo rozkopane. Kamienie i żwir przeniesiono do miasta, by utwardzić ulicę. U stóp stromych zboczy pojawiło się też sporo domów. Miasto między mostami, gdzie leżał zamek, stawało się zbyt małe dla ciągle rosnącej liczby mieszkańców. Nieliczne chłopskie zagrody w Normalm Miały coraz to nowych sąsiadów. Przez długą chwilę stali w milczeniu, wyglądając przez okno. Cieszę się, że trochę porozmawialiśmy. Cicho powiedział Mikael. Rozumiesz na pewno, że nie należę do mężów, którzy domagają się tak zwanych swoich praw, nic poza tym nie mając na względzie. Przerażona kiwnęła głową. Chodziło mu teraz o te okropieństwa. Z wdzięcznością przyjmowała każde odsunięcie tego na później, choć zdecydowana była przetrzymać najgorsze. Mikael nie śmiał wyznać, jak bezradny czuł się w nowej rzeczywistości. Opowiedz mi trochę o sobie, Anet. Wzruszyła ramionami i skrzywiła się, jak dziecko. Zrozum, Mówił szorstko, pragnąc ukryć swoją niepewność. Nieczęsto cię widywałem i z tego, co zaobserwowałem, odniosłem wrażenie, że ty... Urwał w pół słowa. Na usta cisnęło mu się. Jesteś idiotką, która piszczy za każdym razem, gdy przekracza się granice obowiązujących konwencji. Nie powiedział tego jednak... Rozumiał bowiem, jak wrażliwa jest Anet. Zamiast tego stwierdził. Trzymasz się w obrębie granic wyznaczonych przez konwenansę i kościół. Kiedy byłaś w towarzystwie innych osób z dworu, słyszałem od ciebie głównie Nie, tak nie można robić. a fuj, tak nie wolno mówić. Nie uchodzi ubierać się w ten sposób, to nie wypada. O, właśnie, to nie wypada. Twoje ulubione powiedzenie. Po raz pierwszy rumieniec okrasił jej policzki. Teraz jesteś złośliwy. I na pewno nie wypada tak mówić, prawda? Tak z całą pewnością nie wypada. Ale jej usta rozciągnęły się w delikatnym uśmiechu. Mikael także się uśmiechnął. Nie ma chyba nic złego w tym, że zna się zasady dobrego wychowania. Starała się bronić. Cały czas myślała o matce, jak cień nieodstępującej jej ani na krok. Mikael nie odpowiedział wprost. A mimo wszystko zgodziłaś się na to małżeństwo? rzucił wyzywająco. Sądziłam, że to już sobie wyjaśniliśmy. No tak, chyba tak. Przez chwilę milczeli. Mikael spoglądał na nią wyczekująco. Na pewno jestem tradycjonalistką, przyznała. Lubię uporządkowane życie, stałe normy, których mogę się trzymać, takie jak religia czy moje dobre wychowanie. Staliśmy przecież o wiele wyżej niż inni w naszym małym miasteczku. Moja matka we wszystkim była taka dokładna. Kiedy byłam mała, biła mnie linijką po plecach za każdy bardziej spontaniczny gest. Musiałam nosić sztywne suknie, udrapowane na biodrach z wysokimi kołnierzami. Och, jakże one mnie cisnęły i uwierały, prawie miałam od nich rany. Ale nauczyłam się dyscypliny, choć właściwie byłam żywym dzieckiem. Tak. To potrafił sobie nawet wyobrazić, wspominając chichot. Jaki zazwyczaj rozbrzmiewał wśród dziewcząt na zamku. Matka była silna, powiedziała rozmarzona. Miała niezłomną wolę, była. Nie znała odpowiednich słów, ale Mikael potrafił je sobie dopowiedzieć. Była zgnębiona i tresowana, pomyślał. Ale nie śmiał powiedzieć tego głośno, gdyż dla Anet matka była niemal świętą. Kiedy dziewczyna już raz zaczęła, mówiła chętnie. Mikael zastanawiał się, czy nie powinien niedostrzegalnie podprowadzić jej bliżej łóżka, ale zrezygnował. Nadal bardzo obawiał się tego, co podświadomie uznawał za najcięższą próbę w tym chaosie nieoczekiwanych obowiązków. Stali więc dalej. On oparty o parapet i patrzący na nią, ona z dłońmi na futrynie okiennej i wzrokiem utkwionym, stremmen Ojca prawie nie pamiętam opowiadała Anet wcześniej zmarł i matka została ze mną sama Była silną kobietą zrozumiałam to później sama zarządzała zamkiem i miasteczkiem kiedy parę lat temu zmarła jeden z jej krewnych został wyznaczony na mego opiekuna ale ja byłam wtedy w Sztokholmie bo krewniak mego ojca, Jacob de la Gardie, który był u nas z wizytą, zabrał mnie do Szwecji. Wolałam zostać tutaj, bo dużo bardziej go lubiłam. Mój opiekun już wtedy wpadł w gniew. Ale wuj Jakob był marszałkiem koronnym i robił, co chciał, a ja prosiłam i błagałam, by nie odsyłał mnie do tego okropnego człowieka. A teraz wuj Jakob umarł i zostałam całkiem sama. Gdyby nie najświętsza panienka, która czuwa nade mną, szczezłabym. Szczezłabym. Cóż to za słowo? Pomyślał Mikael. Mówiła bez tchu, zdyszana, jak wszystkie młode dziewczęta na dworze. Wydawało się, że niemal przeprasza, iż musi mówić o rzeczach tak poważnych. Ale przecież twój zamek Całe miasteczko. Zamek nie jest mój. Żadna kobieta nie może go odziedziczyć. Stał się własnością trzyletniego chłopca z bocznej linii rodu. Nie przeszedł na twego opiekuna? Nie. On jest krewnym ze strony matki. Ach tak. Mikael uznał, że to właściwie wspaniale, że jego żona nie posiada żadnego zamku na południu Francji. To oznaczałoby dodatkowy uciążliwy obowiązek. Chwilami zastanawiał się, czy nie jest po prostu leniwy. Ale nie, nie sądził tak. Powód jego bierności wobec życia musiał tkwić gdzieś indziej może, w smutku, który w sobie nosił. Ale wdowa po marszałku koronnym, Ebba Brahe i wszystkie jego dzieci, czy oni nie są dla ciebie oparciem? Nie. Oni mają własne życie. Zajmował się mną tylko wuj Jakob, a teraz ja. Stwierdził Mikael z pewnym zaskoczeniem, jakby dopiero teraz to dostrzegł. Tak, powiedziała i dygnęła przed nim. Wzruszyło go to, a jednocześnie zawstydziło i przestraszyło. Pomyślał, że odpowiedzialność za Anet może być dla niego wielkim obciążeniem. Sprawiała wrażenie wymagającej, kapryśnej i przyzwyczajonej do tego, że jest obsługiwana. Czy zechcesz teraz uczynić mi ten honor i opowiedzieć o swoim życiu? Zapytała. Zabrzmiałoby to bardzo pięknie, gdyby nie zakończyła leciutkim Chichotem. Mikael nie zareagował na to. Odpowiedział tylko, oczywiście. I zaczął mówić o swoich losach. O pogmatwanym dzieciństwie, najpierw w Lewenstein u rodziców marki Krystiany. O wojnie trzydziestoletniej, która była dla nich bolesnym dniem codziennym. O tym, jak jego i markę Krystianę odsyłano kolejno od jednego krewniaka do drugiego. Aż w końcu znaleźli się pod opieką królewskiego admirała Oksenstierny o małżeństwie Marki Krystiany z jego synem Gabrielem. Ona musi być ci bardzo oddana, skonstatowała Anet. Marka Krystiana to wyjątkowa osoba, zgodził się z nią. Bez niej bym zginął. Zaczynam rozumieć, że czujesz się jak drzewo pozbawione korzeni. W zamyśleniu powiedziała Anet. Och, jakie to dziwne przeżycie! dodała impulsywnie. Rozmawiać z kimś naprawdę! Móc wyrażać swoje myśli! Moje dotychczasowe rozmowy to były niemal wyłącznie plotki. Co do tego miałeś rację. Puste, powierzchowne plotki. I pomyśleć, że można rozmawiać z kimś tak, tak głęboko! No cóż. Nie nurkowaliśmy jakoś szczególnie w głąb duszy, pomyślał Mikael. Ale dobre i to. Zbliżyli się do siebie i to było najważniejsze. Cały czas jednak nie miał uczucia, że to jego żona. Na myśl, że naprawdę tak jest, zakręciło mu się w głowie. A on, wyobrażając sobie przyszłą towarzyszkę życia, Marzył o poczuciu głębokiej wspólnoty, o czułości tak wielkiej, że zdolnej niemal rozsadzać serce. Teraz miał wrażenie, jakby został spętany ciasnymi, niewidocznymi więzami, z których nigdy nie będzie się mógł uwolnić. Intuicja podpowiadała mu, że jej doznania są podobne. Zbyt się różnią. Nigdy nie zdołają dotrzeć do siebie. Myśl o tym, że już dziś w nocy będzie musiał ją obejmować, wydała się nieznośna. Anet była ładną, miłą dziewczyną, ale. ach, jaką obcą. Mogą naturalnie przesiedzieć całą noc, a później on wyjdzie na jakiś nieokreślony czas. Ale nawet jeśli ona w pierwszej chwili odczuje ulgę, później upokorzenie wryje się w jej duszę na całe życie, upokorzenie, że mąż odtrącił ją w noc poślubną. To zbyt okrutne. Tak postępować nie wolno. Odetchnął głęboko i zebrał się na odwagę. Może powinniśmy pójść do łóżka? Natychmiast rumieniec wykwitł na jej policzkach. Tak, oczywiście. Wydawało się, że Anet zaraz uderzy w płacz. Podszedł więc do niej i objął dłońmi jej twarz. Uśmiechnął się, by dodać jej odwagi, ale nigdy jeszcze jego uśmiech nie był tak niepewny. Wyjdę, kiedy będziesz się rozbierać, powiedział. A kiedy będziesz gotowa. Może pogasisz świecę? Skinęła głową. Nie wyglądaj, jakbyś szła pod topór, pomyślał i opuścił pokój. Anet przez chwilę stała nieruchomo, kurczowo zaciskając dłonie, by uspokoić wzburzone nerwy. A więc, jednak, całe jego piękne przemowy były tylko zasłoną, maskaradą, myślała. Teraz wyszło na jaw jego prawdziwe ja, krwiożerczy potwór, który rzuci się na nią i zrobi co. Tego Anet nie wiedziała. Drastyczne uwagi matki na temat tego, do czego zdolni są mężczyźni, wskazywały na coś okropnego, ale niczego nie wyjaśniały. W pogawędkach dam dworu wśród chichotu. Wyczytać można było podziw połączony ze strachem. Anet była przygotowana na wszystko począwszy od tego, że wysmaruje ją całą odchodami, a skończywszy na tym, że wbije w nią nóż. A poza wszystkim była jeszcze jedna tajemnica Skąd biorą się dzieci? Ona bardzo chciała mieć dziecko. O Boże. Jak mocno pragnęła, by ktoś wyjaśnił jej związek między jednym a drugim? Dlaczego mężczyźni byli tak kuszący? I kim są nierządnice? Padła na kolana przed madonną i błagała ją o odwagę i siłę, by móc przetrwać tę noc. Później on wyjedzie na wojnę. Bogu niech będą dzięki za to. Kiedy Mikael wrócił, w pokoju było tak ciemno, że po omacku szukał łóżka. Na szczęście zgasiła świece i przed obrazem Madonny. Musiała stoczyć w duszy walkę, ale rozumiał ją. Jej niewinność nie mogła znieść żadnych obserwatorów ani ziemskich, ani niebieskich. Anet leżała tuż na brzegu po swojej stronie łóżka. Mikael rozebrał się i w samej tylko koszuli ślizgnął się pod kołdrę. Niech Bóg dopomoże nam obojgu, pomodlił się w duchu. Mikael nie był gruboskórny, nie pospieszał. Czule i troskliwie gładził ją po włosach i czekał, aż jej serce nie będzie się już tak tłukło, jak serduszko schwytanego ptaka. Anet nie przestawała się modlić. Ave Maria. Gratia plena. Dominus tego. Oh Boże, co on robi? Czego on chce? Benedicta tu in mulieribus. Matko, matko, dlaczego nie powiedziałaś mi o tym? To wcale nie jest... Et benedictum fructum ventritui. Jezus, och nie. Na chwilę zapomniała o swych modlitwach. Mikaelowi udało się dopełnić tego, co do niego należało. Ale to przeżycie nie należało do miłych, w każdym razie nie dla niej. Wydawała się przerażona, wstrząśnięta i zaskoczona tak, właśnie zaskoczona. Chociaż nie stawiała oporu, tego przypieczętowania związku małżeńskiego nie można zaliczyć do udanych. Jego dłonie, które miały ją obejmować, były sztywne, mięśnie tak napięte, że ona nie śmiała go dotknąć. Jej ręce o milimetr unosiły się nad jego ramionami, zacisnęła usta, nie chcąc krzyczeć z bólu. Była zrezygnowana, smutna i tak żałośnie niepewna. Niepewna wszystkiego, a tym bardziej jego. Sancta Maria Mater Dei. Ora pro nobis peccatoribus. Nuc et in ora mortis nostre. Amen. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Później Mikael usłyszał, jak Anet płacze, wtulona w poduszkę. Wyciągnął rękę i pocieszająco delikatnie pieścił jej włosy. Żadne z nich jednak nie było w stanie nic powiedzieć. Więcej słów już dla siebie nie mieli. Byli samotni w swej rozpaczy, oddaleni od siebie o mile. Rozdział trzeci. Po krótkim przeszkoleniu wysłano Mikaela do szwedzkich posiadłości nad Bałtykiem. Już od samego początku nienawidził żołnierskiego życia. A z upływem czasu wcale nie było lepiej. Stał się jeszcze bardziej małomównym i zamkniętym w sobie człowiekiem, którego towarzysze najchętniej pozostawiali samemu sobie. Wszystkim wydawało się, że Mikael najlepiej czuje się we własnym towarzystwie. Nieczęsto otrzymywał listy z domu, ale dotarła do niego wiadomość, że Anet oczekuje dziecka. Uśmiechnął się wówczas do siebie z goryczą. A więc tak niewiele trzeba, by stworzyć nowe życie? Bez żadnych uczuć. Napisał jednak o swej radości, której tak naprawdę wcale nie zaznał. Nie czuł też nic do dziecka mającego się narodzić, jakby to nie dotyczyło jego osobiście. Nie wiedział, czy list dotarł do Anet. Często zmieniał miejsca pobytu. Zwiedził już większość szwedzkich posiadłości, wyspy Uznam i Wolin, następnie Pomorze Zachodnie, potem Wismar. W ciągu dwóch lat przenoszono go coraz dalej i dalej na zachód. Rzadko jednak uczestniczył bezpośrednio w działaniach wojennych i bardzo się z tego cieszył. Jeszcze jeden list dotarł do niego, choć długo krążył, zanim odnaleziono adresata. Urodził mu się sen. Śliczny chłopczyk. Anet zdecydowała się ochrzcić go dominik po swoim ojcu. Mikael odpisał, wyrażając zadowolenie z imienia i dodając, że z radością wróci do domu i zobaczy chłopca. Wieczorem tego dnia, gdy otrzymał wiadomość. Długo siedział na dworze i rozmyślał, wpatrując się w gwiazdy, czy syn będzie równie samotny jak ja? Oby Bóg sprawił, byś nie odziedziczył po mnie mej samotności, ciężkich do zniesienia myśli i tęsknot. Chwilami wprawiał go w zdumienie fakt, że ma syna. Tak naprawdę nie potrafił jednak określić swego stosunku ani do dziecka ani do żony. Nie umiał wyobrazić sobie, że jest ojcem. To było zbyt nierzeczywiste. W Wismarze poznał pewną dziewczynę, córkę gospodyni domu, w którym przydzielono mu kwaterę. Młoda panna wyraźnie okazywała, że towarzystwo przystojnego Szweda sprawia jej przyjemność. Mikael rozmawiał z nią życzliwie i zerkał na nią ukradkiem, ale miał swoje, choć cokolwiek niejasne poczucie honoru. Był człowiekiem żonatym i za konieczne uznawał dochowanie wierności żonie, mimo że jej nie kochał. Cała historia z młodą panną rozwiała się więc w nicość, nim się na dobre rozpoczęła. Kończąc się odrobinę smutną sceną pożegnania, kiedy wreszcie Mikael zdobył się na to, by nieśmiało pogładzić dziewczynę po policzku. Wkrótce o niej zapomniał, a ona niebawem znalazła pocieszenie w ramionach innego przystojnego Szweda. W roku 1654 królowa Krystyna zrzekła się tronu i przeszła na katolicyzm. Koronę przejął książę Pfalcu, który przybrał imię Karola X Gustawa. Rozpoczęły się działania wojenne. Na pierwszy ogień poszła Polska i Rosja. W tym czasie Mikael znajdował się koło Bremy, niedaleko wybrzeża Morza Północnego. Służył w oddziale, który kontrolował stan licznych posiadłości szwedzkich, dlatego nigdy nie pozostawał dłużej w tym samym miejscu. Aż nadszedł jesienny wieczór, kiedy Mikael Lind z ludzi lodu spotkał nad brzegiem łaby swego krewniaka, Tancreda Palladina. To spotkanie całkiem odmieniło jego życie. Był zrozpaczony, że tak prędko musi opuścić to miejsce. Miał wyruszyć aż do Ingermanlandii, a nie usłyszał wszystkiego, czego pragnął się dowiedzieć, ale niczym gąbka wchłaniał każde słowo wypowiedziane przez Tankreda. Nareszcie odnalazł swą tożsamość. Potomkowie ludzi lodu żyli w Norwegii i Danii, byli do niego podobni. Nagle poczucie więzi z Tancredem wstrząsnęło nim do głębi. Mikael, marzyciel, oddzielony od ludzi niewidzialnym murem, poczuł, jak mocno bije ze szczęścia jego serce. Istniał ktoś, z kim mógł rozmawiać szczerze i otwarcie, bez obawy, że nie zostanie zrozumiany. Nie miał głowy ani czasu, by wspomnieć Tancredowi o żonie i synu. Powinien był to uczynić. Brał przecież udział w wojnie. W każdej chwili mógł znaleźć się na polu bitwy, zginąć. Nagle syn stał się dla niego ogromnie ważny. Dominik Lind z Ludzi Lodu. Dziecko, nic nie wiedzące o swoich krewnych, którzy z kolei także nie wiedzą o jego istnieniu, a on, Dominik, jest przecież jednym z nich. Bardziej niż kiedykolwiek Mikael nienawidził wojny. Pragnął uciec, jak najszybciej wrócić do domu. Chciał. Ale nie, on tego nie zrobi. A poza tym, nawet gdyby się zdecydował, nie było możliwości w jaki sposób miałby się przedostać przez Bałtyk? Awansował coraz wyżej, wcale o to nie zabiegając, szybko został oficerem. Nigdy nie dotarł do Ingermanlandii. Plany Karola X gustawa dotyczące Polski obudziły czujność rosyjskiego cara i właśnie teraz wielkie armie zbierały się na wschodzie, by nie dopuścić do tego, ażeby Polska dostała się pod szwedzkie panowanie. Na drodze Rosjan do Polski leżała największa prowincja Szwecji nad Bałtykiem, Inflanty, i tam właśnie oddział Mikaela zatrzymał się na dłużej. Sytuacja polityczna była niezwykle zawikłana. Cesarz niemiecki z niepokojem przyglądał się Szwedom, podbijającym całe niemal wybrzeże Bałtyku. Polska chciała odebrać inflanty Szwedom. Anglia, Niderlandy i Dania także uważnie śledziły sytuację w tych prowincjach w obawie, że któraś z nich zbyt urośnie w siłę. A na wschodzie burzyła się rosyjska potęga odcięta od jakże dla niej ważnego Morza Bałtyckiego. Solą w oku Rosji była przede wszystkim szwedzka Ingermanlandia, położona u ujścia Newy. Największą chrapkę miał car na podbój Inflant, nie mówiąc już o Polsce, odwiecznym wrogu Rosjan. Wszystko to niezbyt interesowało Michaela. Ale tam właśnie, w dalekich prowincjach, w niewielkiej wiosce, Przydarzyło mu się coś niezwykłego, coś co położyło kres jego bezustannej wędrówce. Ale czy mu pomogło? Różnie to można osądzać. Przybyli do zimowych Inflant, przygotowanych na przemarsz zarówno polskich, jak i rosyjskich wojsk. Szwedzki oddział napotykał wyludnione wioski, które mieszkańcy opuścili, licząc się z tym, że tędy właśnie przejdą Rosjanie, kierując się do Polski. W jednej z takich wiosek stanęli Szwedzi. Nie było ich tylu, by mogli powstrzymać rosyjską armię. Przybywali raczej w charakterze obserwatorów, jako szpiedzy, mogący przekazać informacje armii Karola Gustawa, która teraz, po błyskawicznym podboju Warszawy, zatrzymała się w Polsce. Na razie jednak nic się nie działo. Mijały mroźne i piękne zimowe dni. Nie nadchodziła żadna wiadomość o zbliżających się Rosjanach, chociaż wiadomo było, że są w drodze. Mikael krążył wokół niewielkiej wioski wśród brzus pokrytych błyszczącym w słońcu śniegiem. Skrzypienie jego kroków głośno rozlegało się w panującej dookoła ciszy. Niektóre chałupy były nadal zamieszkane przez starców, którzy nie mieli sił na ucieczkę – Nigdy ich jednak nie widział, i tylko biały dym unoszący się z kominów zdradzał, że w okolicy żyli jeszcze jacyś ludzie. Większość jednak schroniła się w bezpieczniejszych regionach prowincji. Pojedyncze stada wędrownych ptaków, widoczne niekiedy na niezwykle wysokim niebie, zapowiadały, że zima ma się ku końcowi. Mikael często zatrzymywał się, nasłuchując. Uważał, że w tej wiosce jest coś tajemniczego. Nie wiedział, skąd bierze się to wrażenie, ale jakby słyszał dalekie wołanie gdzieś wysoko z nieba, pełne skargi i bólu, jak gdyby cała wioska cierpiała pod okrutnym uciskiem lub została dotknięta jakąś dotkliwą karą, od której nigdy nie zdoła się uwolnić. Naturalnie, w rzeczywistości wcale tak nie było. To tylko Mikael, Dał się ponieść swej wybujałej fantazji. Każdego dnia przechodził obok dużego dworu położonego na samym skraju wioski. Dwór był bardzo piękny, o doskonałym kształcie, cichy i opuszczony, wkomponowany w śliczny zimowy park. Mikael długie chwile spędzał na podziwianiu tego widoku, oddając się marzeniom o dniach minionej wielkości. Z uczuciem, że rozdzierający serce smutek nadal drży w każdym miejscu domu, w każdym zakątku parku. Inflanty były dawnym państwem zakonu krzyżackiego być może najbardziej znanego zakonu rycerskiego ze wszystkich, a na pewno najpotężniejszego. Nadal jeszcze mieszkało tu wielu wysoko urodzonych Niemców. Słyszał, że także ten dwór był własnością niemieckiego szlachcica. Mikael wiedział, że jego własna matka była Niemką, ale, o ile dobrze rozumiał, nie odziedziczył po niej charakteru. Marka Krystiana twierdziła, że miał po niej tylko ciemne oczy i łukowato wygięte brwi. Podobno jego matka, Cornelia von Breuberg, była osobą bardzo żywą, kapryśną i egocentryczną. Mikael nie uważał, by odziedziczył którąś z tych cech. Marka Krystiana mówiła, zresztą słusznie, że on jest podobny jak dwie krople wody do swego ojca, Tarjaja Linda z ludzi lodu. Zarówno z wyglądu, jak i z usposobienia. Z tą tylko różnicą, że Mikael był o wiele bardziej roztargniony, z głową w chmurach, zatopiony w marzeniach o jakimś innym świecie, którego nigdy nie widział. Tak, to była prawda. Po spotkaniu z Tankredem Paladinem. Już wiedział, że istnieje jakiś świat, w którym czeka go inne życie. Jego korzenie są w Norwegii. Och, Boże, jak bardzo tęsknił. Spotkać ludzi lodu, tych, którzy są jemu podobni, dowiedzieć się czegoś więcej o sobie, pojąć własną tajemnicę, zrozumieć, dlaczego zawsze stoi na zewnątrz. Marka Krystiana. Miała bowiem niejasne wspomnienie, że w historii ludzi lodu było coś niezwykłego. Tak. Jego ojciec, Tarjaj posiadał wiele pięknych cech, ale ona nie zdążyła dokładnie go poznać. To ostatnie może dotyczyć także mnie, pomyślał Mikael. Czy kiedykolwiek zdołam zrozumieć samego siebie? Nagle, stojąc przed bramą Wielkiego Dworu, drgnął. Na werandzie od frontu budynku dostrzegł czarną sylwetkę to była kobieta. Jej postać ostro odcinała się od bieli ścian i przykrywającego ziemię śniegu. Wszystko było białe, z wyjątkiem wyprostowanej całkiem czarnej sylwetki. Ale przecież we dworze nikogo nie było. Co prawda zrezygnowali z jego przeszukania, bo wszystko wskazywało na to, że został opuszczony i zamknięty. Tylko brama na dziedziniec stała otworem. Ale śnieg na całym podjeździe aż do samego domu był nietknięty. Kobieta wpatrywała się w niego intensywnie, jakby zdziwiona. Odległość była zbyt duża, bym mógł ją widzieć wyraźnie, ale wydawało się, że jest dosyć młoda. Mikael przez moment stał, nie wiedząc, co ma robić, po czym zawrócił i skierował się ku nędznej, zimnej kwaterze. Nieustannie dzwoniła mu w uszach dochodząca z nieba śpiewna skarga, opowiadająca o jakiejś tragedii, która dotknęła wioskę dawno, dawno temu. Chciałbym mieć mniej żywą wyobraźnię, pomyślał i niebiosa umilkły. Wieczorem zapytał jednego z kolegów: Czy w tym wielkim dworze położonym nieopodal wioski ktoś mieszka? Nie. Mieszkała tam niemiecka rodzina szlachecka, ale wynieśli się stąd, zanim przybyliśmy. Tu w Inflantach Szwedzi zawsze mieli kłopoty z Niemcami. Pruska szlachta nigdy nie uznała w nas władców. Nie uznali także Polaków. A Rosjan? Nie sądzę. Oni uznają tylko siebie samych. Słyszałem, iż mają teraz pewną szaloną ideę, że oto mogą być wolni. Ich czas nadejdzie, kiedy Polacy, Rosjanie i Szwedzi nawzajem się powybijają. Muszę powiedzieć, że to brzmi dość nierealnie. Ktokolwiek wygra, oni i tak znajdą się w potrzasku. Nie biorą tego pod uwagę. Uważają, że Rosjanom chodzi o Polskę, a nie o inflanty. A jeżeli Rosjanie nas pobiją, będziemy musieli się stąd wynosić, westchnął. Nigdy nie zapomnieli o wielkich dniach zakonu Krzyżackiego. Widziałem dziś we dworze jakąś kobietę. Towarzysz uśmiechnął się. W takim razie to był duch albo wieśniaczka, która przyszła sprawdzić, czy nie zostało jeszcze trochę żywności do wyniesienia. Nie, sprzeciwił się Mikael. To nie była wieśniaczka, na pewno nie. Jeżeli kiedykolwiek widziałem tu arystokratkę, było to dzisiaj. Ach tak. Musiałeś mieć wizję. Rozmawiałeś z nią? Nie. Nie wypada wdzierać się w ich życie. Nie mamy prawa. Zwłaszcza po tym, jak kiedyś nasi żołnierze brutalnie napadli na miejscową ludność. Królowa Krystyna była rozgniewana. Co na to Karol X, tego nie wiemy. On jest znacznie bardziej gruboskórny, ale mimo wszystko lepiej być ostrożnym. Sprawdzę jutro, jeżeli ona jeszcze tam będzie. Nie zapomnij uprzednio odmówić ojcze nasz! W całej Szwecji dawało się odczuć, że kraj jest w stanie wojny. Gabriel Oxenstierna, który obecnie był członkiem Rady Królewskiej, towarzyszył Jego Wysokości w pełnej chwały podróży, a teraz miała do niego dołączyć żona. Powszechnym zwyczajem było, że wysocy oficerowie zabierali swe małżonki na pole bitwy. Oczywiście przebywały one na tyłach, w bezpiecznym miejscu. Marka Krystiana była radośnie ożywiona myślą o czekającej ją podróży. Jeśli wszystko ułoży się pomyślnie, będzie mogła znów ujrzeć ukochane Lewenstein. Gabriel jej to obiecał. Kiedy rozpoczęły się działania wojenne i jej mąż wyruszył wraz z królem, ona nie mogła jechać, gdyż właśnie urodziła trzeciego syna. Teraz mały niedługo skończy rok i wszyscy trzej chłopcy mogli zostać w Szwecji pod dozorem całej armii opiekunek. Będzie jej brakowało malców, ale ona i Gabriel byli zgodni co do tego, że na jakiś czas powinna zmienić miejsce pobytu. Intrygi dworskie były męczące, zwłaszcza dla cudzoziemki. Marka Krystiana przebywała głównie na zamku Merby, na północ od Sztokholmu. Kiedy wymagały tego obowiązki członka rady, przenosili się na zamek w Sztokholmie, ale marka Krystiana o wiele lepiej czuła się na wsi. Anet wraz z synem Dominikiem mieszkała także niedaleko Merby, w tak zwanym Ermitarzu, co jest elegantszym słowem na określenie domku myśliwskiego. Większość ludzi jednak nazwałaby ten dom pałacykiem myśliwskim. Na czole marki Krystiany, pakującej stroje podróżne, pojawiła się zmarszczka. Przypomniała sobie rozmowę, jaką odbyła z mężem przed wyjazdem. Gabrielu, zawołała do niego ze swej komnaty, czy Mikael nie powinien już wrócić do domu? Nie, dlaczego? Im dłużej jest na służbie, tym szybciej będzie awansował. Och, jest chyba jeszcze coś na świecie poza stopniami oficerskimi, pomyślała. Ale przecież nie był w domu od czterech lat, nigdy nie widział chłopca, i. nad czym tak się zamyśliłaś? Nie bardzo mi się podobają umizgi tego francuskiego wicehrabiego do Anet, a ona wydaje się tym zachwycona, to niedobrze. Gabriel Oksenstierna wyszedł ze swej komnaty. Był jeszcze młody i przystojny, miał charakterystyczne dla rodu oksenstiernów czarne, szerokie brwi. Małżeństwo tych dwojga było bardzo udane, szczęśliwe. Przede wszystkim dlatego, że stanowili silne osobowości o mocnych charakterach. A może należałoby powiedzieć, że mimo to. Naprawdę? zdziwił się. No cóż, zobaczymy. Sądzę, że Mikael dotarł już na Inflanty. Czy to tam właśnie macie zejść na ląd? Nie, schodzimy na ląd koło Szczecina, to daleko od Infland. Czy dotarły do ciebie jakieś raporty o Mikaelu? Mówią, że sprawuje się bez zarzutu, obowiązkowy, małomówny, wyśmienity żołnierz. Ale czemu tam dobrze? Potrafię trochę czytać między wierszami jego nieczęstych listów. Cóż za głupstwa. Zawsze miałaś bujną wyobraźnię. Podobają mi się jego listy, oszczędne w słowach, żołnierskie. Tak, Mikael, dobrze się rozwija. Tam jest jego miejsce. Pamiętam, jak za moich czasów na polu bitwy. Marka Krystiana zatkała uszy na dźwięk jego żołnierskich wspomnień, które słyszała już setki razy. No cóż. Teraz przybędą mu nowe. Jej rozmyślania nad butelkowo zielonym strojem do konnej jazdy zostały przerwane. Ktoś przyszedł z wizytą. Słyszała jakieś głosy w holu. O, to Anet z chłopcem, rozjaśniła się. Wejdź, proszę, Anet, właśnie się pakuję. Chodź i pomóż mi zdecydować, co powinna ze sobą zabrać kobieta wyruszająca na wojnę. Przez chwilę zajęte były strojami, ale wkrótce usiadły i zaczęły gawędzić. Anet z podziwem wpatrywała się w synka, który bawił się na podłodze. Bardzo go kochała. Całe jej życie obracało się teraz wokół chłopca. Była w niego tak zapatrzona, że Marka Krystiana od czasu do czasu ostrzegawczo kręciła głową. Takie uwielbienie nie jest dobre ani dla ciebie, ani dla niego, mówiła. Ale on przecież jest taki wspaniały, broniła się Anet. To prawda. Szkoda, że Mikael go nie widział. Marka Krystiana wyciągnęła ręce do chłopczyka, który natychmiast znalazł się przy niej. Wkrótce Dominik skończy cztery lata. Mój Boże, jak szybko płynie czas, pomyślała zdumiona. Czy to już tak dawno Gabriel wyjechał? Stałam wtedy z nim i mówiłam, że Mikael wyjechał przed czterema laty, a teraz jego syn będzie miał cztery lata. Anet patrzyła z zazdrością, jak jej syn ściska ciotkę Markę. Mikael? Powtórzyła Anet, jak gdyby starając się go przypomnieć. No tak, ale Dominik jest bardziej podobny do mnie, prawda? Nie upierałabym się przy tym, powiedziała zamyślona Marka Krystiana. Ma w sobie wiele z ojca, a jeszcze więcej z dziada Tarjaja, chociaż kolory ma twoje, ale oczy Anet. Skąd nam miłość boską u niego takie oczy? I ty, i Mikael, jesteście przecież ciemnoocy, a mały Dominik. umilkła. Obydwie kobiety z zastanowieniem i lekkim zaniepokojeniem przyglądały się ślicznemu malcowi. Co powie o nich Mikael? mruknęła Marka Krystiana. Jeszcze bardziej zastanawiająca była inna cecha, którą zaobserwowała u dziecka. Chłopczyk wrócił teraz do zabawy na podłodze. Potem, gdy po raz pierwszy odkryła w nim tę szczególną cechę, wiele razy sprawdzała, czy rzeczywiście owa zadziwiająca zdolność istnieje. I potwierdzało się za każdym razem. Nie przypuszczałaby Anet cokolwiek zauważyła. Anet była ślepa na wszystko, z wyjątkiem tego, że chłopiec jest śliczny i że tak cudownie móc tulić go w ramionach. Marka Krystiana myślała, podejdź do okna. Przynieś mi moją poduszeczkę do igieł, którą tam zostawiłam. Dominik popatrzył na nią swymi niezwykłymi, jasnymi oczyma i podreptał do okna. Jego dłonie zaczęły czegoś szukać na parapecie. Poduszeczka do igieł, myślała Marka Krystiana. Nie. Nie tam. O, tak, właśnie ta. Zaraz podszedł do niej i podał jej drobiazg. Podziękowała mu ciepło. Mądry chłopczyk, pochwaliła go Anet. Naprawdę wiedziałeś, że ciotka Marka schowała tam swoją poduszeczkę? Taki jesteś bystry. O, ty nic nie wiesz, mówiła w myślach marka Krystiana. Jesteś prostą, niczego nieświadomą, nic nie dziewczyną. Czy to ja jestem zdolna do przekazywania myśli? Zastanawiała się dalej. Czy jestem czarownicą? Nie. Wiedziała, że jest całkiem zwyczajna. Przypadkiem tylko odkryła, że Dominik taki nie jest. Co powie na to, Mikael? Mikael nie potrafił uwolnić się od myśli o czarnej, samotnej kobiecej postaci. Jeżeli mieszkają tam ludzie, to może potrzebują pomocy. Następnego dnia, po godzinach obowiązującej służby, udał się tam znowu. Pola pokrywał biały całun. Jedyne ślady, jakie mógł dostrzec, to odciski jego własnych butów z niezliczonych wędrówek. Tu już był dwór, otoczony parkowymi drzewami, a za ogrodzeniem rosły piękne, strzeliste brzozy. Już z daleka jego oczy wypatrywały kobiety, ale weranda była pusta. Nie potrafił powiedzieć, czy odczuł zawód, czy też ulgę. A może to był tylko sen? Jak zwykle przystanął przed bramą, ale tym razem na śniegu były ślady. Wąska, Kręta ścieżynka między bramą a domem. Jakieś zwierzę. Kot albo. Nie, to nie kot. Lis? Nie. Ślady łap za małe, zbyt okrągłe, jak na lisa. Lisy zostawiają podłużne ślady z odciętymi pazurami z przodu. I list tak się nie kręci, idzie zazwyczaj prosto, zostawiając tropy niemal w jednej linii, jakby miał tylko po jednej łapie z przodu i z tyłu. To coś musiało poruszać się bardzo niepewnie, jakby było półprzytomne. Ślady prowadziły od dworu w kierunku bramy. Znikały w kępie krzewów koło furtki. Dzień był ciemny, szarobiałe chmury unosiły się nisko nad ziemią. Czy znowu spadnie śnieg? Powietrze niemal już nim pachniało. Do jego uszu dotarł słaby pisk. Zabrzmiał bardzo żałośnie. Mikael z uwagą wpatrywał się w krzewy. W jego stronę czołgało się niepewne, przestraszone zwierzątko. Szczeniak, nie mający z pewnością więcej niż kilka tygodni, Ogon miał podkulony pod siebie i wydawało się, że choć oczekuje bury, i tak nie może powstrzymać się od poszukiwania towarzystwa ludzi. Mikael przykucnął i zaczął łagodnie przemawiać do psiaka. Jak większość potomków Silje żywił ogromne uczucia do zwierząt, a odniósł wrażenie, że temu biedakowi potrzeba wiele miłości. Po długim wahaniu szczeniak podszedł bliżej. Mikael nie umiał powiedzieć, jaki to pies, ale pewne było, że nie jest to zwykły kundel. Już na pierwszy rzut oka można było stwierdzić, że to szlachetna rasa. Żałował, że nie ma ze sobą nic do jedzenia. Chodź! Powiedział co prawda po szwedzku, ale wydawało się, że to nic nie szkodzi. Wszystkie psy i tak rozumieją ton głosu. Chodź, chodź, malutki. Nie bój się mnie. Szczeniak przywarł do ziemi i czołgał się w kierunku Mikaela, okazując posłuszeństwo. Mikael podniósł stworzonko, jedną ręką objął maleńkie zmarznięte łapki i czule przemawiał do pieska. Małym ciałkiem nieustannie wstrząsały dreszcze. Długo byłeś na dworze, mówił cicho Mikael. Widzę, że jesteś chłopczykiem, aleś ty zabiedzony. Można policzyć wszystkie żebra, a brzuszek też nie powinien być taki zapadnięty. Musi być okrągły, pełny. Spojrzał na dwór. Już od dłuższej chwili krążyła mu po głowie pewna myśl. Ma teraz doskonały pretekst, by wejść do środka. Był obserwowany, ale nie zdawał sobie z tego sprawy. Trzy pary oczu śledziły, jak brnie przez śnieg. Ten cholerny szczeniak, powiedział jakiś mężczyzna po niemiecku. W jaki sposób się wydostał? Myślałem, że już dawno ukręciliście mu łeb. I teraz ten szwedzki żołnierzyk tu idzie co zrobimy? Czemu go nie wykorzystać? odpowiedziała pytaniem kobieta. Może nam zdradzić jakie plany ma szwedzki król? Potem my przekażemy je dalej Rosjanom. Wtedy pozwolą nam tu zostać. Doskonale. Naprawdę potrzebny nam jest ten dom ze wszystkimi wspaniałościami. Mam już dosyć bycia ubogim krewnym i dość kłaniania się różnym panom. Kiwnęła głową jego żona, po czym zwróciła się do trzeciej osoby, ich córki. Bridget Twoją sprawą będzie należycie zająć się tym Szwedem. Wydobądź z niego wszystko, co możliwe na temat planów walki Szwedów z Polską, o ich siłach tu, w inflantach i stosunkach z carem, które z całą pewnością nie są dobre. Córka skinęła głową. Możecie mi zaufać. Mikael zbliżył się do wejścia do domu. Na śniegu nie widać było innych śladów poza odciskami łapek szczeniaka. Przytulił drżącego pieska mocniej do siebie, dziwiąc się paskudnym ranom na jego grzbiecie. Ślady pieska nie wiodły do frontowego wejścia, lecz na tylne podwórze. Mikael uznał jednak, że najstosowniej będzie zapukać do głównych drzwi. Uderzenia w ciężkie odrzwia echem rozniosły się po wielkim domu. Z prawej strony, Mikael miał werandę, znajdującą się nieco nad ziemią. Nie mógł więc widzieć jej podłogi. Wiedział jednak, że tam na śniegu muszą być jakieś ślady. Już właśnie miał zrezygnować i podjąć próbę dostania się do domu od tyłu, kiedy w środku rozległ się odgłos szybkich kroków i drzwi się otworzyły. Spoglądała na niego z zainteresowaniem młoda dziewczyna. Była tak śliczna, że Mikael na chwilę stracił głowę. Po prostu zaczął się gapić na delikatną twarzyczkę o wielkich, ciemnobłękitnych oczach, obramowaną jasnymi włosami. Pierwsza przemówiła dziewczyna. Ach, znaleźliście mój skarb, zaszczepiotała, biorąc z jego rąk szczeniaka. Piesek pisnął cichutko. Przytuliła go pieszczotliwie do niego przemawiając, co chwila wydając z siebie okrzyki przerażenia z powodu jego wyglądu. Och co ci się stało, mój najmilszy? Gdzie byłeś tak długo? Michael starał się wyjaśnić. Niemiecki był językiem jego matki, nie miał więc specjalnych trudności. Znalazłem go koło bramy i uznałem, że potrzeba mu trochę opieki. Chciałem dowiedzieć się, czy on jest stąd. Tak, jest mój. Nie było go w domu od wielu. Ale proszę wejść. Jestem ogromnie wdzięczna. Hm, ja, ależ tak prędko, żeby żadne złe oczy nas nie widziały. Rosjanie mogą nadejść w każdej chwili. Udajemy więc, że nikogo tu nie ma, by nas nie pojmali. Ale jak możecie mieszkać, nie paląc w piecach? Dziwił się. Nigdy nie zauważyłem, by dym unosił się z kominów. Przenieśliśmy się do małego budynku na środku podwórza. Jest taki niski, że dym rozpływa się, zanim uniesie się ponad dachy, ale proszę do salonu. Zapaliliśmy tam woskowe świece, żeby się nieco ogrzać. W wielkim holu panowało lodowate zimno. Mikael dostrzegł na ścianach sztandary z czasów zakonu kawalerów mieczowych i zakonu krzyżackiego. I zbroje z charakterystycznymi zdobionymi rogami hełmami, które wyglądały jak hełmy złych rycerzy z pozaziemskiego świata baśni. Przeszli przez hol i wielką salę, najprawdopodobniej rycerską, i znaleźli się w dużo przyjemniejszym salonie. Również tutaj stały prastare sprzęty, ale było bardziej przytulnie. Mimo wszystko jednak Mikael nie mógł uwolnić się od uczucia, że oto wkracza do świata z marzeń sennych w dawno minione czasy. Dwie osoby wstały na jego powitanie. Mikael przyglądał się im w milczeniu. Kobieta była nieduża, korpulentna. To nie ją widział na werandzie. Musiała więc być to córka. Choć z daleka postać nie wydawała mu się wcale dziewczęca, lecz jakby bardziej dostojna. Pozory jednak mogą mylić. Mężczyzna był otyły, czaszka miał łysą, jego uśmiech nie sięgał oczu, chociaż spoglądały życzliwie. Wszedł służący i starsza z zała kazała przynieść coś do picia dla młodego Szweda. Nie miał możliwości, by się wymówić. Obsiedli go, pełni gorącej troski i nie milkli na moment, on więc nie mógł dojść do słowa, by wyrazić sprzeciw. W końcu siedział nad tacą zastawioną potrawami, których nie miał w ustach od wielu lat. Jeszcze raz musiał opowiedzieć w jaki sposób znalazł pieska. Córka gospodarzy trzymała szczeniaka na kolanach. I choć Mikael uznał, że to tylko jego wymysły, wydawało mu się, że zwierzę śle w jego kierunku pełne rozpaczy, błagalne spojrzenia. Powiedzieli mu, że są ostatnimi potomkami prastarego niemieckiego rodu rycerskiego i że nie mogli pozostawić dworu na pastwę losu, ponieważ wówczas z pewnością by go utracili. Dlatego ukrywają się z zamiarem bronienia majątku do ostatniej kropli krwi przed straszliwymi Rosjanami. Nagle Mikael kątem oka dostrzegł jakiś ruch na górze z lewej strony. Podniósł wzrok i na galerii Ciągnącej się wzdłuż jednej ze ścian ujrzał kobietę. Już miał się jej ukłonić, gdy ona położyła palec na ustach i pokręciła głową. Gospodarze siedzieli zwróceni do niej plecami i nie mogli jej widzieć, a ona także najwyraźniej nie chciała być zauważona. To ona kobieta z werandy. Nie było co do tego żadnych wątpliwości. Stosunkowo młoda, wysoka, blada, wyprostowana jak urodzona arystokratka, cała spowita w czerni. Miała w sobie jakieś szczególne, trudne do opisania piękno. Kruche i ulotne niczym dźwięk struny. Mikael słuchał okrągłej kobiety usadowionej na sofie. Nasza Bridget jest taka samotna, mówiła. I bardzo ją cieszy, że może mieć towarzystwo. Tu przecież w tej chłopskiej wiosce nie ma nikogo na jej poziomie. Wiedział, że nigdzie przepaść między szlachtą a pozostałymi mieszkańcami nie była tak wielka jak tu w inflantach, siedzibie zakonu krzyżackiego. Biedni chłopi ciemiężeni byli od stuleci. Z radością jednak pragnął dotrzymać towarzystwa Bridget. Była najładniejszą dziewczyną, jaką kiedykolwiek spotkał, i jej przelotne, nieśmiałe uśmiechy trafiały wprost do jego serca. Mikael nigdy dotąd nie był zakochany. Nie przypuszczał nawet, że uczucie może spaść na niego tak nieoczekiwanie. Po kolei występowały u niego wszystkie symptomy, dokładnie opisane przez twórców poezji miłosnej z całego świata. Z wielkim trudem udawało mu się skupić na rozmowie. Uchwycił jednak, że gospodarze noszą nazwisko von Steiernhorn i że ród ich wywodzi się jeszcze z czasów krzyżowców. Ten dwór miał historię, po wysłuchaniu której pobladłby każdy. Większa jego część była wielokrotnie odbudowywana i przebudowywana, ale piwnice, hall i sala rycerska. Pozostały nietknięte od czasów, gdy rycerze krzyżaccy walczyli z Aleksandrem Newskim na jeziorze pejpus, które leżało niedaleko stąd. Tak, pomyślał Michael, To właśnie czułem, kiedy tu szedłem, Powie w historii, wspomnienie minionej świetności. Kiedy rodzice spostrzegli, że młody żołnierz, oczarowany jest urodą Bridget... Przeprosili wymawiając się niecierpiącymi zwłoki obowiązkami i wyrazili życzenie, by jeszcze przez jakiś czas dotrzymał towarzystwa ich córce. Kiedy odeszli, odbyło się bez niezręcznego milczenia, gdyż Bridget dobrze znała sztukę pozyskiwania adoratora. Mówiła płynnie, z lekkością, a Mikael uważał, że nigdy nie było mu tak przyjemnie. Ale obawiam się... Że nie zabawicie tu długo, panie Mikaelu, powiedziała, wyginając usta w podkówkę. Wszyscy odchodzą z tego opuszczonego miejsca. Czy jedziecie dalej do Polski? Już otworzył usta, by odpowiedzieć, kiedy znów spojrzał na kobietę na galerii. Stała tam przez cały czas, lekko cofnięta, ale teraz wyraźnie pokręciła głową, jakby w geście ostrzeżenia. Mikael powiedział powoli. Do Polski? Tego nie wiem. Otrzymujemy rozkazy zwykle tuż przed wymarszem. Bridget wzruszyła ramionami i zmieniła temat. Kobieta na górze znów usunęła się w cień. Po pewnym czasie Mikael stwierdził, że nie może już dłużej zostawać, ale dziewczyna poprosiła, by, o ile to możliwe, przyszedł następnego dnia. Z radością, panno Bridget podniósł szczeniaka z jej kolan i delikatnie go pogłaskał zajmijcie się jego ranami poprosił i dajcie mu porządnie się najeść na pewno od dawna nic nie miał w pysku oczywiście odprowadzę was do drzwi Mikael postawił psiaka na podłodze przyjdę jutro zobaczyć jak się czujesz obiecał stworzonku po czym wyszedł za Bridget do holu Te zbroje są naprawdę imponujące powiedział, pragnąc przedłużyć rozmowę. Nie chciał rozstawać się z tą cudowną istotą. Tak to prawda. Zawsze, kiedy na nie patrzę, odczuwam szacunek pomieszany z lękiem. Ta należała do naszego prapradziada, pierwszego Sztajerhorna. A ta do najsłynniejszego z nich wszystkich tego, który walczył na jeziorze Pejpus. Przyjrzyjcie się tej zbroi. Widać na niej ślady ciosów, od których jej właściciel zginął pod Grunwaldem w 1410 roku, kiedy zakon krzyżacki tak niesprawiedliwie został pokonany przez Polaków. Pan Wilfred padł pod Grunwaldem, a jego żona, piękna Magda, zamknęła się tutaj. Dzielnie broniła dworu przed atakami z zewnątrz, bo kiedy zakon upadł, wszystkie jego dobra przeszły na własność zdobywców. Ale ona i jej ludzie zdołali utrzymać dwór, a kiedy była pewna, że już nic im nie zagraża, wydała ostatnie tchnienie z żalu nad poległym mężem. Mikael zmarszczył brwi. Zawsze wątpiłem, czy można umrzeć z żalu. Człowiek nie kładzie się tak po prostu i nie umiera tylko dlatego, że tego chce. Brigitte roześmiała się. Wydaje się, jakbyście wy czasami tego chcieli. Tak po prostu umrzeć? Tak, odpowiedział Mikael zdziwiony chyba tak. Ale nie teraz nie teraz powtórzył ze śmiechem. Pożegnał się i obiecał, że jeszcze wróci. Lekkim krokiem pomaszerował na kwaterę a jeśli niebo skarżyło się i żaliło to w każdym razie Mikael Lind z ludzi lodu tego nie słyszał. Nie tym razem. Rozdział czwarty. Mikael nie mógł czekać aż do następnego dnia. O śnieżno niebieskim zmierzchu przemknął przez wioskę i pospieszył do dworu. Cała okolica pogrążona była w ciszy i mroku. Za dworem rozciągała się bezkresna równina, tak płaska iż wydawało się, że niebo o wielu odcieniach szarości i błękitnego fioletu przytłacza ją swoim ciężarem. Na prawo rozpościerał się brzozowy las, który kończył się daleko dopiero przy mokradłach na wschodzie. Były to wysokie strzeliste brzozy, występujące w tym kraju w nieprzebranej obfitości. Mikael wiedział, że dalej na równinie leży Pejpus. Wielkie jezioro na granicy z Rosją to stamtąd nadejść mieli Rosjanie, by wygnać z Polski Szwedów i zająć biedny, umęczony kraj. Po drodze będą mieli dość czasu, by podbić inflanty i odebrać je z rąk Szwedów. Już od dawna było to marzeniem cara. Drgnął na dźwięk głosu, który rozległ się tuż koło niego. A więc i dzisiaj spacerujecie, młody człowieku. Był to cichy, delikatny głos i, jak się okazało, należał do damy w czerni, którą widział już kilkakrotnie. Wybaczcie mi, łaskawa pani, powiedział schylony w ukłonie. Najwyraźniej nie mogę oderwać się od tego dworu. Jest taki piękny. Uśmiechnęła się z odrobiną ironii, jakby wyrażała wątpliwość, czy to na pewno od dworu młodzieniec nie może się oderwać. Czy może chodzi o Brygittę? Nic jednak na ten temat nie powiedziała. Tak, jest bardzo piękny. Przyznała łagodnym, dźwięcznym głosem. Zawsze go kochałam. A teraz znów zawisło nad nim niebezpieczeństwo. Szwecja uczyni wszystko, by uratować swoje posiadłości, pani. Piękne, choć nie młode już oczy przybrały wyraz rozmarzenia. Niebezpieczeństwo nie zawsze nadchodzi z zewnątrz, mój panie. Stali przed bramą. Kobieta nie zaprosiła go do środka. Zmierzch stawał się coraz głębszy, aż w końcu wszystko otoczył mrok wieczoru. Nie widzieli się już wyraźnie, ciemność zatarła jej rysy. Wyglądała teraz młodo i pięknie. Ile mogła mieć lat? trzydzieści pięć? Bardzo prawdopodobne. Nagle spojrzała mu prosto w oczy. Kim ty właściwie jesteś? Nie, nie, słyszałam jak się przedstawiłeś. Mikael Lind z Ludzi Lodu. Ale. Kim jesteś? Odpowiedział nieco stropiony. No cóż, tego naprawdę nie wiem. Błaznem w niewłaściwym miejscu. Nie jesteś błaznem zaprotestowała stanowczo ale w to drugie wierzę. Źle trafiłeś, Mikaelu. Tak wiem a poza tym jestem całkiem zwyczajny nie, powiedziała, rozciągając usta w uśmiechu nie, Mikaelu, wcale nie jesteś zwyczajny. Chciałabym dowiedzieć się czegoś znacznie więcej o rodzie, z którego pochodzisz. Mikael był zaskoczony. Moja matka wywodzi się z niemieckiej szlachty, Brojberg. Zaprzeczyła ruchem głowy. Nie. W rodzie Brojbergów nie ma nic szczególnego. Szczególnego? Powtórzył zdziwiony. Podobno ludzie lodu są dość osobliwi, ale mnie niewiele o tym wiadomo. Pokiwała głową, uspokojona i jakby nieco rozbawiona. Tak. Masz w sobie różne ukryte źródła. Odszukaj je, a odzyskasz pokój. Zapytał ostrożnie: Czy jesteś krewną Sztajer Hornów? Nie, odparła gniewnie. To oni są moimi krewniakami. Mikael wlot pojął niuans. A więc posiadłość należy do was, tak? Po czym dodała trochę niejasno boję się o mój dwór. Położyła dłonie na piersiach. W ciemnościach wyglądały jak skrzyżowane lilie. Jedź do domu, Mikaelu. Nie pasujesz do tego życia tutaj w żołnierskim przebraniu. To prawda, ale gdzie jest mój dom, nie wiem. Kobieta długo spoglądała na niego zamyślona. Sądzę, że wiem, co ci dolega, Mikaelu. Czujesz, że ktoś na ciebie czeka i to czyni cię takim niespokojnym. Czy jesteś żonaty? Tak. Mam także syna, ale nie znam ich wcale. Ona była moją żoną zaledwie przez jeden dzień, a chłopca nigdy nie widziałem. Znowu zareagowała ruchem głowy. To mogą być oni. To mogą być oni. Długo stali zatopieni w myślach, aż Mikael ocknął się przemarznięty do szpiku kości. Za zimno na to by tak stać. Muszę chyba ruszać dalej. Dziękuję za miłą rozmowę. To Tobie należą się dzięki, niezwykły Mikaelu. I pamiętaj, nie chwytaj się tego, co leży najbliżej. Po tych tajemniczych słowach pożegnała go skinieniem głowy. I poszła w stronę domu. Mikael długo spoglądał za nią. O co mogło jej chodzić? Pogrążony w myślach, powrócił do znienawidzonej kwatery. Co sprawia, że człowieka nagle opanowuje żywiołowa radość i szczęście na myśl o drugiej osobie. Nie musi to wcale oznaczać zakochania. Może pojawić się nagle ktoś, kto wyzwoli w człowieku uśpione uczucia, wzbudzi zachwyt samym faktem swego istnienia. W przypadku Mikaela dotyczyło to rzecz jasna osoby płci odmiennej. Spotkał już wiele dziewcząt, ale dotychczas jakoś żadna nie wywarła na nim szczególnego wrażenia. Był żonaty. Pozostawał w jakimś nierzeczywistym związku małżeńskim. Ale w momencie, gdy ujrzał Brigitte von Steierhorn, obudziły się w nim wszystkie drzemiące zmysły, wszystkie niejasne tęsknoty nagle skrystalizowały się i zmaterializowały. Następnego dnia, gdy tylko zwolniono go ze służby, wybrał się na swą tradycyjną przechadzkę, świadomie kierując się ku umyślonemu celowi. Pogoda się nie zmieniła. Cała okolica czekała na śnieg, który jakoś nie chciał spaść. Tym razem bez wahania zbliżył się do drzwi dworu i zapukał. Otworzyła mu Brigitte, wesoła i podniecona. Zaprosiła go do tego samego salonu, oszczędnie ogrzewanego woskowymi świecami i wiązkami łuczywa na ścianach. Jego oczy szukały drobnej, zgrabnej postaci, zaczynały w nim wzbierać nieznane, niezwykłe uczucia. Jakieś cudowne ciepło gorzało w piersiach, musiał więc mocno trzymać się w ryzach. Jak się czuje szczeniak? Udało mu się z siebie wydusić. Uśmiech zniknął z jej twarzy. Szczeniak? Opanowała się jednak. Och tak, szczeniak, e, ma się dobrze. Czy mogę się z nim przywitać? Zmarszczka z niecierpliwienia pojawiła się między delikatnymi brwiami dziewczyny. Hm, raczej nie, jest w sypialni mojej matki. A ona jeszcze nie wstała. Usiądź proszę, drogi Mikaelu, zaraz każę przynieść coś do picia. Pospiesznie wybiegła z pokoju, aż zaszeleściły szerokie spódnice. Mikael rozejrzał się dookoła. Okna zasłaniały ciężkie, ciemnoczerwone aksamitne zasłony. Okrągły stół nakryty był podobnym obrusem. Na jednej ze ścian wisiało kilka portretów rodzinnych. Przyjrzał się dokładniej dwóm z nich, lepiej oświetlonym wiązkami uczywa. Na jednym widniał władczy pan w rycerskiej zbroi, a na drugim kobieta w piętnastowiecznych szatach. Nie był to dobry portret, a i panujący w pomieszczeniu półmrok utrudniał oglądanie, ale pokrewieństwo ze Sztajer-Hornami było wyraźne. Te same uniesione w górę brwi i mocno zarysowane usta. Brygitte, a przede wszystkim dama w czerni miały te same rysy. Uderzało zwłaszcza podobieństwo z czarną damą. Ale poza tym portret był dość zwyczajny, pozostający w zgodzie ze stylem sztywnego ideału kobiety tamtej epoki, także mógł właściwie przedstawiać kogokolwiek. Nad kominkiem wisiał ogromny miecz. Mikael zastanawiał się, czy dałby radę go unieść. I znów na galerii pojawiła się kobieta w czerni. I jak zawsze, zdołała go zaskoczyć. Poruszała się tak cicho. Skinęła głową z porozumiewawczym uśmiechem. Czy zechcesz wyświadczyć mi przysługę, Mikaelu? Naturalnie, śnie pani, z wielką radością. Czy mógłbyś, kiedy będziesz sam, pójść do wozowni? To pomieszczenie koło stajni z prawej strony podwórza. Idź do najdalszego kąta, znajdziesz tam drzwi, wyłam je i przynieś mi stamtąd coś, co ma wielką wartość dla dworu. Mikael był wzburzony. Ale przecież nie mogę zrobić tego sama, nie mam dość siły. A moi krewni nie mają z tym nic wspólnego, nie chcę ich prosić. Ale ty, młody i silny, czy możesz jeszcze coś dla mnie zrobić? Oczywiście. Już otworzyła usta, by mu udzielić wyjaśnień, ale rozległy się kroki Brigitte. Dama natychmiast położyła palec na wargach, i skryła się w mrok. Mikael był nieprzyjemnie poruszony. Najwyraźniej mieszkańcy dworu nie żyli ze sobą w zgodzie, a on wcale nie miał ochoty zostać wciągnięty w rodzinne intrygi. A zresztą, jak mógł sam iść do ich stajni? Co by sobie o nim pomyśleli? W najlepszym razie wyrzucono by go za drzwi, a tego wcale nie chciał. Pragnął lepiej poznać Brigitta. Zadrżał. W pokoju było naprawdę chłodno. Z kim rozmawiałeś? Zdziwiła się dziewczyna. Czy ojciec i matka już wstali? Nie, ja. A może ćwiczyłeś przemowę? zaśmiała się. Chodź, usiądź koło mnie na sofie. Zachęciła go gestem. Mikael wcale nie planował małżeńskiej zdrady. Był zbyt naiwny, by zorientować się, że w tym właśnie kierunku zmierzają jego pragnienia. On chciał tylko zobaczyć Brygittę, porozmawiać, rozkoszować się jej bliskością i to wszystko tak sądził. Dziewczyna nie miała tak czystych zamiarów. Doskonale zdawała sobie sprawę z tego, co robi. W ciągu następnej pół godziny Rozpaliła w nim całym ogień, który wcześniej tlił się tylko w jego sercu. Chwilami tuliła się do niego tak, by mógł dokładnie obejrzeć hojne wycięcie jej sukni, a mówiła przy tym głosem niskim, pełnym niewypowiedzianych obietnic. Mikael był oszołomiony jak poszalonym pędzie przez otchłanie. O czym rozmawiali? No cóż, poruszali tematy tak obojętne, że żadne z nich niczego nie pamiętało, a w każdym razie na pewno nie Mikael. Całkiem zapomniał o tym, że pytała go ilu mężczyzn jest w tym okropnym obozie, w którym musiał mieszkać, jak nazywa się komendant i co zrobią, gdy nadejdą Polacy albo wojska carskie? On trochę sztucznie zapytał o dwa portrety. Nie wiedział bowiem jak nawiązać rozmowę, ale Brygitte ze śmiechem wyjaśniła, że to rycerz Wilfred, który padł pod Grunwaldem i jego żona Magda, która dzielnie broniła dworu, a później umarła z żalu. Potem Brygitte przejęła inicjatywę i skierowała rozmowę na inny tor, a on nie musiał się już denerwować. Pilnował się jednak, by nie wspomnieć ani słowem o kobiecie w czerni. Instynktownie wyczuwał, że nie są przyjaciółkami, a nie chciał sprowadzać chmur na piękne czoło Brygitte. W jego towarzystwie powinna czuć się bez troska i szczęśliwa. Rodziców jakoś nie było widać. Najwyraźniej mieli zwyczaj późno wstawać. W końcu, acz niechętnie, musiał się jednak pożegnać, Brigitte pięknie poprosiła, by przyszedł także następnego dnia, więc rozstanie nie było takie przykre. Wiesz, jak bardzo jestem tu samotna, Mikaelu. Rozmowa z kawalerem mojego stanu bardzo wiele dla mnie znaczy. Unikał wyznania, że tylko po części jest szlachcicem. Trudno mu było się skupić, kiedy miał ją tak blisko siebie i czuł jej słodki, ciepły zapach. Jego instynkt opiekuńczy. Rozkwitł w pełni. Pozdrów ode mnie szczeniaczka, wyjąkał. Na pewno nie zapomnę. Oszołomiony szczęściem szedł do bramy. Dama w czerni czekała na zewnątrz, niewidoczna dla osób przebywających w domu. Przyjdź dziś wieczorem, Mikaelu. Chciałabym naprawić to i owo we dworze. A moi krewni uważają to za zbyteczne. Czy będziesz mógł mi pomóc? Oczywiście, jaśnie pani. Ale mogę tu być dopiero po dziesiątej. Wtedy jestem wolny. Skinęła głową. Dobrze. Moi krewni będą już spać. Czy mam przyjść do stajni, do wozowni? Jeśli się da. Oni mieszkają bardzo blisko stajni. Mam inne plany. Wyjdę ci na spotkanie i wszystko pokażę. Przyjdę. Obiecał drżąc w zimowym chłodzie. Uf. Wcale mu się to nie podobało. Został jednak wychowany w duchu rycerskości. Wola damy była dla niego rozkazem, a że ta kobieta jest prawdziwą damą, nie ulegało żadnej wątpliwości. Właściwie, była nawet bardziej damą niż Brigitte i jej matka. To jednak nie miało żadnego znaczenia. Brigitte podobała mu się taka, jaka była. Och, kochany Mikael, idealista miał takie wzniosłe wyobrażenie o uczuciu, jakie żywił dla dziewczyny, ale jego oddanie dla niej nie było tak ponadzmysłowe, jakby tego pragnął. Podświadomie, zanim poszedł z wizytą, wyszorował dokładnie całe ciało. Mikael był przecież mężczyzną, który żył niemal jak mnich, a więc uczucia, które obudziła w nim Brygitte, były z pewnością bardziej cielesne, niż on sam chciałby to przyznać. Był zaślepiony i nie umiał spojrzeć prawdzie w oczy. No i jak? Zapytał ojciec Brygitte. Wyciągnęłaś coś z niego? Parsknęła z pogardą. Wszystko, co chciałam. Nigdy nie spotkałam kogoś naiwniejszego od niego. Przekazała rodzicom wszystko, czego się dowiedziała. Nie zdobyłam jeszcze informacji co do dalszych planów szwedzkiego króla w stosunku do Polski, i nie wiem, co ma zamiar uczynić z inflantami. Na pewno dowiem się tego jutro, kiedy mój oficerek tu wróci. On chyba sporo wie, bo z tego, co zrozumiałam, jego rodzina stoi bardzo blisko króla. Tylko nie strać głowy. Trzeźwo upomniała ją matka. We wzroku Brigitte. Pojawił się wyraz rozmarzenia i dziewczyna uśmiechnęła się. On jest słodki, ale nie można z nim budować przyszłości. A poza tym pytał o szczeniaka. muszę mu jutro go pokazać, gdzie on jest. Właśnie, co się z nim stało? zapytał ojciec. Matka niecierpliwie zmarszczyła brwi. Rozkazałam służącemu go zabić, ależ mamo wykrzyknęła Brigitte. Co ja powiem Mikaelowi? Ojciec pospieszył do dzwonka i wezwał służącego, który pojawił się natychmiast. No i jak zabiłeś szczeniaka, człowieku? Służący się zmieszał. Zaraz to zrobię, jak tylko go odnajdę, znów gdzieś się zawieruszył. Nie, nie, szybko powiedziała matka. Nie zabijaj go. Odszukaj psa i daj mu porządnie się najeść. Wykąp go i opatrz rany. To ważne. Jutro przyjdzie ten szwedzki żołnierz, żeby go obejrzeć. Oczywiście, jaśnie pani. Czy słyszałeś coś we wsi o Rosjanach? Przybył dziś kramarz. Powiada, że car zbiera oddziały na wschód od jeziora Pejpus. Wielką armię. Trójka von Steierhornów uśmiechnęła się zjadliwie. Dysponując wiadomościami o ruchach wojsk szwedzkich, nie musieli obawiać się Rosjan. Romantyczny wieczór w kolorze indygo Otulił umęczoną ziemię Inflant. Wysoko pod niebem rozbrzmiewał krzyk żurawi ciągnących na północ. Dama w czerni czekała na Mikaela pod bramą. Jak zwykle ubrana była w płaszcz z czarnej, delikatnej materii. Starannie otulona w obronie przed zimnem, które otaczało ich niby lodowata mgła. Ciemnobląd włosy, Ułożone w ponadczasową fryzurę, były odkryte. Choć ubrana była z prostotą, Mikaelowi jawiła się bardziej dostojną niż królowa. Chodź za mną, Mikaelu. Nieszczęście grozi mojemu ukochanemu dworowi. W każdych innych ustach słowa te zabrzmiałyby sztucznie i nieszczerze. Razem podeszli do głównego wejścia. Odsunęła się na bok by mógł otworzyć przed nią drzwi. Wskazała wiązkę Uczywa i Krzesiwo, które Mikael zapalił. Szła przed nim bez słowa, ale zawsze przystawała przed drzwiami, by je otworzył. Przywykła do rycerskiego traktowania. Zorientował się, że zmierzają ku piwnicom wyziębionego dworu. – Jak się miewa Szczeniak? – zagadnął. Zwróciła ku niemu pytające spojrzenie. Ach, tak. No cóż, w końcu go znaleźli, biedne stworzenie. Wiem, że go znaleźli, to przecież ja go przyniosłem, pomyślał. Roześmiał się. To dziwne, ale zwierzątko porusza coś we mnie. Mówiłem wam, że mam syna, którego nigdy nie widziałem i o którym wiele nie myślałem. Szczeniak obudził we mnie czułość dla bezbronnych stworzeń odpowiedzialność. Ostatnio bardzo dużo myślał o moim synu. Uch, jak zimno było w tych piwnicach. Wiedział, że musiały być bardzo stare. Jedź do domu, Mikaelu. Tu nic dobrego cię nie spotka. Już chciał zaprotestować. Pierwszy raz naprawdę czuję, że żyję. Brygitta przywróciła mnie do życia ale częściowo przyznawał jej rację. To nie było życie dla niego. Jak mogę wrócić do domu? Od czterech lat jestem przenoszony z miejsca na miejsce, pędzę życie podobne do koszmaru. Moja dusza jest rozdarta, niedługo całkiem zginie. Nocami męczą mnie zmory, za dnia staram się odegnać wszystkie myśli. Jest tak, jakby życie upływało mi bez żadnego pożytku. Narasta we mnie gwałtowny protest, uczucie głębokiej niechęci. To jest coraz silniejsze, coraz częściej muszę brać się w ryzy, żeby nie wybuchnąć bezsilnym gniewem. Gonię resztkami sił, nie mogę tak żyć. Oczywiście, że nie. Czy nie masz żadnego możnego przyjaciela, do którego mógłbyś się zwrócić? Zapytała dość obojętnie. Jej myśli koncentrowały się na tym, czym właśnie się zajmowali. O tak, mój przybrany ojciec jest jednym z najmożniejszych ludzi Szwecji, ale on sam jest oficerem i prawdopodobnie przebywa w Polsce razem z królem. Bardzo wysoko sobie ceni obowiązek i sławę wojenną. Moją prośbę potraktowałby jako zdradę ojczyzny. Ale gdzie jest twoja ojczyzna? Mikael odruchowo przejechał dłonią po włosach. Nie wiem. Szwecja tak wiele dla mnie uczyniła, ale moja matka była Niemką. Dzieciństwo spędziłem w Cesarstwie Niemieckim. A moje serce? Moje serce jest w Norwegii, wrogim kraju, którego nigdy nie widziałem. To nie jest łatwy wybór, Mikaelu, uśmiechnęła się łagodnie i na tym zakończyła rozmowę o jego kłopotach. O, tutaj, czy widzisz te dwa słupy, podpierające strop? Stoją w złym miejscu, wzmacniają niezniszczony fragment, podczas gdy ta sąsiednia piwnica grozi zawaleniem. Czy możesz je dla mnie przenieść, Mikaelu, o dobrych oczach? Mój krewniak to dureń. Nie chcę zrozumieć niebezpieczeństwa. Mikael zorientował się w sytuacji. W starych murach, gdzie niegdzie pojawiły się niebezpieczne szczeliny. Na podłodze leżały kamienie, które powypadały ze ścian. Nie był pewien, czy kobieta ma rację, ale znała chyba swój dwór lepiej od niego. On przecież nigdy nie stąpał po zapadających się podłogach. Co znajduje się nad nami? Kilka komnat, odparła, wzruszając ramionami. Mikael zrobił, o co prosiła. Wyciągnięcie mocno wciśniętych drewnianych słupów nie było łatwe, ale fakt, że ona stoi i patrzy, dodał mu nadspodziewanych sił. W piwnicy było lodowato zimno, ale wydawało się, że chłód nie robi na niej żadnego wrażenia. Po dobrej godzinie udało mu się umieścić obie podpory we wskazanych przez kobietę miejscach. Ciepło podziękowała mu za pomoc. Weszli na zewnątrz. Jak zwykle, odprowadziła go do bramy. Skostniały Mikael drżał z zimna. Zobaczymy się jutro, powiedział. Przyjdę odwiedzić Brigitte. Czy na jej twarzy pojawił się grymas niechęci? Nie był tego pewien. Nie zapomnij o wozowni, powiedziała tylko. Dam ci znać, kiedy droga będzie wolna. Mikael kiwnął głową, wciąż niemile dotknięty wrogością i brakiem zaufania między mieszkańcami dworu. Nie chciał, by traktowali go jak przerzucaną piłkę, ale nie potrafił wybrać strony. Najbliższa jego sercu była brygitta, ale nie umiał się oprzeć rozkazom budzącej szacunek damy. Pożegnali się. Mikael wrócił na kwaterę do swoich poplątanych snów. Tej nocy były bardziej przykre niż kiedykolwiek. Znalazł się nagle w samym sercu straszliwej zimy, gdzie wszystko było białe, skute lodem i pokryte śniegiem, a wokół niego przesuwały się powykrzywiane twarze, szydząc z niego niemiłosiernie. Przyszła sama królowa śniegu. I objęła go lodowatymi ramionami, zajrzała mu prosto w oczy i pocałowała w szyję, wsysając w siebie całe ciepło jego ciała. Obudził się z jękiem na ustach i owinąwszy się szczelnie nędzną żołnierską derką, czuwał, bojąc się ponownie zapaść w sen. Nieduży szwedzki oddział nie miał zbyt wiele zajęć mężczyźni często wałęsali się z braku sensownych obowiązków. Następnego dnia Mikael, nie mogąc doczekać się spotkania z Brigitte, opuścił kwaterę za wcześnie. Idąc przez wieś, uznał, że nie może pojawić się we dworze tak rano, zwłaszcza, że Sztajer Hornowie, jak mu się wydawało, długo sypiają. Zwolnił więc kroku, zastanawiając się, jak mógłby spędzić czas dzielący go od wizyty. Dawno już zauważył niewielką samotną wieżę wznoszącą się ku niebu w pobliżu dworu, iglicę, charakterystyczną dla inflanckich kościołów. Ale przecież kościół był we wsi, wobec tego, sądząc po rozmiarach, to musiała być kaplica. Znajdowała się na terenach należących do dworu, a w zwyczaju leżało przecież, że wielkie dwory miały oddzielne świątynie. Nie wiodła tam jednak żadna droga, a okna ziały pustką. W jednej ze ścian dostrzegł wyraźne wyrwy. Stare budowle zawsze go interesowały i teraz miał wielką ochotę obejrzeć kaplicę. Nie chciał jednak wędrować po terenach znajdujących się w bezpośredniej bliskości dworu. Nieprzyzwoita wydawało mu się tak po prostu wejść przez bramę i powędrować na ukos przez park. Rozejrzał się i stwierdził, że jest inna droga prowadząca wśród chłopskich zagród. Uznał, że chałupy na pewno są opuszczone, jak cała reszta wsi i poszedł tamtędy. Otoczyły go niskie domy o dachach niemal dotykających ziemi. O, z jednego komina unosi się dym. A więc jednak ktoś nadal jeszcze tu mieszka. Mikael w milczeniu szedł naprzód, patrząc przed siebie, ale kątem oka dostrzegał czyjś śledzący go wzrok. Musiał wspiąć się na stary kamienny mur. Zeskoczył i znalazł się przy kaplicy na terenie należącym do dworu. Niewielki budynek był w gorszym stanie niż się spodziewał. Mikael miał stąd widok na dwór. Z tej strony Wyglądał równie stylowo i pięknie. Po dziewiczym śniegu podszedł do drzwi kaplicy. Po obu stronach dostrzegł ślady grobów. Nie było ich wiele, na żadnym nie zauważył krzyża. Mikael zastanawiał się, czy ci, którzy tu spoczywali, byli wyznania grecko czy rzymsko-katolickiego. W każdym razie nie byli to protestanci, na to groby były zbyt stare. Kaplicy brakowało drzwi. Otwór wejściowy przesłaniała szeroka drewniana płyta chroniąca wnętrze przed śniegiem. Mikael przesunął ciężką płytę i wszedł do środka. Zniszczenia wewnątrz okazały się nie tak uderzające, ale usunięto stąd prawie wszystko. Całość sprawiała więc bardzo surowe wrażenie. Łatwo było stwierdzić, gdzie znajdował się kiedyś ołtarz Jambona, ale nic z tego nie zostało. Przez okna nawiało śniegu. Niewielkie kopczyki leżały na podłodze. Nigdzie natomiast nie było widać śladów po ławkach. Kaplica musiała pochodzić z czasów, kiedy modlono się na zmianę na klęczkach i w pozycji stojącej. W podłogę wmurowano ogromne płyty nagrobne. Z pewnością spoczywali tu poprzedni właściciele dworu. Mikael przykucnął nad jedną z najbardziej imponujących płyt. I odgarnął śnieg. Prawdopodobnie napisy były zatarte, trudne do odczytania, ale teraz, kiedy oczyścił płytę, śnieg wbił się w zagłębienia i dzięki temu wyryte litery wyraźnie odcinały się bielą od ciemnej powierzchni płyty. Tekst był trudny. Mikael pomagał sobie, szepcząc za każdym razem, gdy udało mu się odczytać kolejną literę. Graf. Wilfred von Steierhorn. Ach to na pewno rycerz Wilfred, mruknął do siebie. A co mamy tutaj? Łacina? Rekueskat? Wiktmort? Nie, to zbyt niewyraźne, nic z tego nie rozumiem. Zostawię to. Gnädige Pewnie wielmożna Magda von Steierhorn. Tak, tu jest wielkie M. A tu Geboren Aschenfelder. Na pewno też wspaniały ród. Anno Domini MCD X. 1410, tak, to się zgadza. To ta słynna para. Bohater spod Grunwaldu i jego wierna żona. A więc przywieźli go aż tutaj. Musiał śmierdzieć. Pomyślał bezbożnie i zrobiło mu się niedobrze. Jeszcze wspanialszy nagrobek ujrzał bliżej chóru i tę płytę również Mikael oczyścił ze śniegu. – Tu więc mamy przodka, który zginął nad Pejpusem – szepnął. Próbował odszyfrować napis, ale udało mu się odczytać tylko dwa, trzy słowa. Napis był za stary. Obejrzał jeszcze kilka płyt nagrobnych i doszedł do wniosku, że kaplicy przestana używać w XVI wieku, nie wiadomo z jakiej przyczyny. Może z powodu reformacji. Przy drzwiach odwrócił się i głęboko skłonił. Nie z powodu świętości miejsca, z której dokładnie je odarto, lecz by oddać cześć tym, którzy tu spoczywali. W dość podniosłym nastroju. Wyszedł na światło dzienne. W powrotnej drodze ujrzał staruszka, rąbiącego drwa przed chatą. Mikael wiedział, że mieszkańcy, którzy pozostali w wiosce, starali się nie pokazywać, tego więc najwyraźniej wypędziła z domu ciekawość i potrzeba rozmowy. Mikael pozdrowił go przyjaźnie i podszedł bliżej. Staruszek popatrzył na niego z podełba. Nic nie powiedział, ale i nie uciekł. Mikael nie znał tutajszego języka, spróbował więc po niemiecku. Utrzymuje się ładna pogoda. Tak, ale na pewno spadnie jeszcze śnieg. Mogli się więc porozumieć. Byłem w kaplicy. Dlaczego nie jest używana? Stary odwrócił wzrok. Nie była wygodna. Kościół jest większy. Tak, ale czy to nie była prywatna kaplica Hornów? Zdaje się, że opuszczono ją jakieś sto lat temu. Musieli tak zrobić. Za wiele było hałasu. Mikael uśmiechnął się. Jakiego hałasu? Staruszek znów zapatrzył się w niebo. Tak. Na pewno spadnie śnieg. Jasne było, że nie chce o tym mówić. Mikael zmienił więc temat. Nie opuściliście wioski jak wszyscy inni? Nie. A dokąd miałbym pójść? Nie boicie się Rosjan? Inflanty miały wielu panów, jeden nie gorszy od drugiego. Wydaje się, że ludzie najbardziej obawiają się Rosjan, jeśli sądzić po opustoszałej wiosce. No. Teraz wyjechało niewielu. Ludzie i tak uciekają stąd cały czas. Tu nie jest dobrze mieszkać. Ale moja chata stoi daleko od głównej drogi i mnie to nie przeszkadza. Mikael przysiadł na pięku, a staruszek przycupnął na stosie drzew, spragniony rozmowy. A co takiego złego jest na głównej drodze? zapytał Mikael. Niemiecki staruszka nie był najlepszy, ale można go było zrozumieć. Zniżył głos. Ja nigdy niczego nie słyszałem, ale inni słyszeli. Kondukt pogrzebowy. Zrobił dramatyczną pauzę. Mikael czuł, że stary chciał, by zadał pytanie. Jaki kondukt? Dokładnie nie wiadomo. Może to być orszak pana Ingemunda po bitwie pod Pejpusem, albo pana Wilfreda po Grunwaldzie, albo innego dawniejszego, przodka. Sztajer zawsze byli wielkimi wojownikami i tacy dumni. Mówią, że można usłyszeć, jak wracają do domu po bitwie. W deszczowy letni wieczór słychać kroki wielu mężczyzn i koni krzyki i jęki. A czasami z oddali dochodzą dźwięki żałobnych bębnów. Ale niczego nie można zobaczyć. Orszak podąża w stronę dworu. Latem? Niewiele wiem o bitwie nad Pejpusem. Tak dużo czasu upłynęło od tamtej pory, ale musiała rozegrać się chyba zimą. Powiadają, że walka toczyła się na skutym lodem jeziorze. Ale bitwa pod Grunwaldem odbyła się 15 lipca 1410 roku. Nauczył mnie tego mój przybrany ojciec. I chociaż to na pewno nieco nieprzyjemne, chyba nie ma się czego bać. Staruszek zerknął na niego z ukosa. Zmarli nie są dobrzy. Trzeba uważać, żeby się do nich zanadto nie zbliżyć, jeśli pojawią się jako duchy. Zmarli nie mogą uczynić żywym nic złego. Nie mogą? Nie powodują widocznych ran, lecz mogą sprowadzić głębokie, żrące rany w duszy. Melancholie, młody człowieku to poważna choroba. Dlatego ludzie stąd uciekają. To znaczy, że sztajerhornowie nie mają dość ludzi? No, Młody pan na dworze Sztajrhornów jest dobry, ale ludzie nie mieszkają już w wiosce. Przenieśli się do brzozowego lasu. Odruchowo Mikael spojrzał w kierunku lasu na równinie, ale domy zasłaniały wszystko. Nie uznałby krabiego von Sztajrhorna za młodego, ale to było względne, zależało od własnego wieku. Uśmiechnął się w myśli, ale nie okazał rozbawienia. Ale jeżeli armia duchów kieruje się w stronę dworu, to chyba tam także musieli ją słyszeć lub widzieć nigdy. Mówią, że tam jest całkiem spokojnie no tak. Wydawało się, że Sztajer-Hornowie czują się całkiem bezpiecznie. Mikael podziękował za rozmowę i pożegnał się. Pragnął coś podarować staruszkowi, ale nic ze sobą nie miał. Poszedł w kierunku głównej ulicy, wąskiej i pełnej błota, śladów stóp i kół. Najwyraźniej ktoś jeszcze pozostał w wiosce. Domy napierały z obu stron. Właściwie trudno było mówić o głównej ulicy, kiedy we wsi była tylko jedna. Mroźne powietrze zapowiadało opady śniegu, choć jednocześnie pojawiły się sygnały zbliżającej się wiosny. Mikaelem wstrząsnął dreszcz. Jego poczucie osamotnienia wzmogło się jeszcze w tej cichej, opuszczonej wiosce pod wysokim sklepieniem niebieskim. Nigdy nie widział nieba tak ogromnego jak tutaj, nad tą bezkresną równiną. Melancholia. Czy nie na to cierpiał od tak wielu lat? Brygitte. Może ona potrafi przepędzić jego melancholię i samotność. Czy to zbyt wygórowane życzenie? Nagle gorąco zapragnął ujrzeć ją znów. Przyspieszył kroku. Rozdział 5. Dama w czerni powitała Mikaela przy bramie. Dziś wieczorem musisz pójść do stajni, powiedziała. Już najwyższy czas. Skinął głową. Razem ruszyli w kierunku domu. W wielkim szalu narzuconym na ramiona nadbiegła Brigitte. Była tak wzruszająco śliczna, że Mikaelowi aż zaszumiało w głowie. Witaj, Mikaelu, rzekła podając mu obie dłonie. Pocałowała go delikatnie w policzek a w nim zawrzało z radości. Brigitte nie poświęciła ani jednego spojrzenia jego towarzyszce. Dama spokojnie odeszła i zniknęła na podwórzu za rogiem. Cóż za wrogość, pomyślał. Brigitte wprowadziła go jak poprzednio do salonu, ale tym razem był tam szczeniak. Dziewczyna wyciągnęła go z pod szafy, gdzie się schował i wzięła na ręce. Zobacz, powiedziała z dumą, kiedy usiedli. Spójrz jaki jest okrągły. Mikael wziął od niej pieska. Szczeniak? Zwinął się w kłębek w jego objęciach, ciągle drżąc jak w gorączce. Tak, brzuszek zaokrąglił mu się niby piłka, ale reszta to obraz nędzy i rozpaczy. Nadal można było policzyć mu kości. Rany miał zaropiałe i najwyraźniej chorował na uszy, bo łepek trzymał cały czas przekrzywiony i nieustannie nim potrząsał. Niedługo wydobrzeję, powiedziała Brigitte słodkim jak miód głosem. Jak się nazywa? Nastąpiła chwila kłopotliwego milczenia. E, Miki po tobie. Miał chyba jakieś imię zanim tu przybyłem. Tak, ale je zmieniłam, bo to przecież ty go odnalazłeś. Uśmiechnął się. Cześć, Miki. Zwrócił się do pieska, który jednak nie zareagował na imię. Wsunął tylko nosek w zagłębienie łokcia Mikaela i wyglądało na to, że bardzo mu tam dobrze. Przestał się trząść, a po chwili zaczął nieśmiało lizać jego dłoń. Mikaela aż ścisnęło w gardle z czułości dla maleńkiego stworzonka. Ktoś obserwował ich z galerii. Dama w czerni ostrzegawczo kręciła głową. Mikael się zirytował. Pragnął zostać sam na sam z brygitte i nie chciał niczego robić za jej plecami. Ogarnęła go niepohamowana potrzeba wyładowania agresji. Chciał krzyknąć głośno, że dama tam stoi. Ale jej wola była silniejsza. Nie powiedziała słowa, wystarczył gest, by go powstrzymać. Zdecydował się zignorować jej obecność, a może jest zazdrosna. Nie. To nie do pomyślenia by mogła żywić tak przyziemne uczucia. Jest ponadto z całą pewnością. A tam do licha siedział nareszcie z cudowną brygittę i nie mógł się na niej skoncentrować. Na galerii stoi dostojna dama, na kolanach leży szczeniak. I jeszcze na dodatek nadchodzą rodzice dziewczyny. Tego już za wiele dokroćset. Także Brigitte wyglądała na zmartwioną ich wtargnięciem. To nieco uspokoiło jego skołatane serce, zwłaszcza, że kobieta na galerii zniknęła, odeszła do tajemniczych pokoi na górze. Ale zimno, poskarżyła się hrabina. Gdybyśmy chociaż mogli napalić w kominku. Starehornowie byli tacy życzliwi, tacy mili. Łagodnie przemawiali do pieska, który umościł się wygodnie w zagłębieniu jego ręki i dziękowali za zainteresowanie córką. Mikaela dręczyły teraz wyrzuty sumienia, że przed chwilą pragnął wysłać ich do wszystkich diabłów. Na jedno z jego pytań odpowiedział von. Steyrhorn. Tak, ta wioska należy do naszego dworu. Rzecz jasna, wszyscy chłopi są przywiązani do ziemi. Sami nie mają nic nędzarze, ale my pozwalamy im mieszkać w tych chatach, o które i tak należycie nie dbają. Uciekli na pierwszy nikły znak zbliżającego się niebezpieczeństwa, niewdzięczni prostacy. A przecież, jeśli umie się należycie traktować Rosjan, to okazują się bardzo przyjemnymi ludźmi. Jak długo pozostaniecie w wiosce, panie Mikaelu? Już przecież pytał o to kiedyś, pomyślał Mikael, marszcząc brwi. Brigitte dostrzegła jego irytację, szybko wtrąciła. Mikael ma nadzieję, że zabawi u nas długo. Bardzo się zaprzyjaźniliśmy. Popatrzył na nią i miał wrażenie, że raz na zawsze zamknął bolesny rozdział swego życia. Nigdy dotąd nie czuł tak silnej więzi z drugim człowiekiem, i w tym momencie doznał olśnienia. Adorowanie Brigitte już mu nie wystarcza. Pragnął być blisko niej, wziąć ją w ramiona i kochać. Był tym odkryciem wstrząśnięty i przerażony. W domu miał przecież żonę i maleńkiego syna zawsze wyznawał surowe zasady i wysoce sobie cenił poczucie honoru. Jednak wcześniej nie był wystawiany na takie pokusy i nigdy nie kochał swej żony, nie wiedział, czym jest miłość. Ale nie chciał i nie mógł być niewierny, to nie zgadzało się z jego pojęciem rycerskości. O mój Boże, pomyślał, jak możesz być tak okrutny, tak bezlitosny. Pozwalasz, bym spotkał tę jedną jedyną tak późno. Czy może mi być dana w życiu chociaż odrobina szczęścia? Nie mam przecież prawa okazać Brigitte mojej miłości. Dziewczyna wyczytała z oczu Mikaela, jakie targają nim uczucia, i odwróciła się, by ukryć triumfalny uśmieszek, który wypełzł na jej usta. Matka także zauważyła poruszenie młodzieńca. To ona nalegała, by wraz z mężem przerwali młodym romantyczne sam na sam. Historia miłosna, która toczy się zbyt szybko, nie przyniesie zbyt wielu cennych informacji. Najlepiej podtrzymać młodego Szweda w słodkich męczarniach jeszcze przez jakiś czas. Jest dość naiwny i zdradzi im wszystkie szwedzkie plany, o ile tylko nie będą zbyt natarczywi. Brigitte jest za młoda, zbyt niedoświadczona, by odpowiednio nim manipulować. Chętnie wpuściłaby do łoża przystojnego młodzieńca. Chłopak dostałby to, czego pragnie, a potem pojawiłyby się żal i wyrzuty sumienia. I w ten sposób straciliby szansę wyciągnięcia z niego dalszych informacji. Mikael czuł, jak mocno pulsuje mu w skroniach. Spoglądał na drobną rączkę brygitte na stole, taką białą, na tle karmazynowego obrusa. Patrzył na miękkie linie szyi, ekscytujące piersi. Po raz pierwszy w życiu pożądał kobiety tak gorąco, że jego serce tłukło się niby oszalałe. Długo siedział, gawędząc z całą trójką. Na szczęście miał wolne całe popołudnie. Służbę zaczynał dopiero rano. Zapadł zmierzch. Służący postawił na czerwonym stole wystawny obiad. Woskowe świece zatknięte w wielkie srebrne kandelabry oświetlały i ogrzewały salon, płonęły grube, niczym pochodnie wiązki uczywa umieszczone na ścianach i na balustradzie. Tak. W domu mamy duże zapasy jadła, powiedział z zadowoleniem von Steierhorn. Nie musimy o nic prosić tych niewiernych wieśniaków. Mikaelowi przypomniał się staruszek, z którym rozmawiał tego dnia wcześniej, i dlatego słowa hrabiego przyjął z lekkim niesmakiem. Szlachetna dama nie jadła nawet obiadu wraz z nimi, najwyraźniej prowadziła własne gospodarstwo. Szczeniak nasiusiał na dywan i dostał ostrą reprymendę. Mikael niechętnie wyprowadził go na dwór, co zresztą było i tak niepotrzebne, bo piesek nie miał już tam nic do załatwienia. Wniósł go więc z powrotem do domu i w chwilę później powiedział, że czas już się pożegnać. – Nie, och, nie, nie wolno mu jeszcze odchodzić. Wszystkim będzie tak przykro, jeśli teraz ich opuści – zatrzymywali go gospodarze, prześcigając się w uprzejmościach. Nie mógł wiedzieć, że cała trójka w myślach układa nowe, podchwytliwe pytania. Zastanawiał się, kiedy rodzice udadzą się na spoczynek. Wielki zegar szafkowy wskazywał dziewiątą. Za godzinę miał być w wozowni i przynieść ową niezbędną rzecz tajemniczej właścicielce dworu. Płonął z miłości do Brigitte. A jednocześnie dręczyły go wyrzuty sumienia że nie ma dość sił, by po prostu odejść. Nagle gdzieś z potężnym łomotem otworzyły się drzwi. Lodowaty powiew wiatru przeleciał przez pokój i sprawił, że płomienie łuczywa pochyliły się w stronę ściany. Wszystkie świece w kantelabrach pogasły. Do czorta! Wybuchnął hrabia. Czy nigdy nie nauczycie się porządnie zamykać drzwi na werandę? Znów się otworzyły. Zawołał służącego, który zaraz poszedł pozamykać drzwi i te na werandę, i główne, przez które Mikael wchodził jako ostatni. Nikt nie robił mu żadnych uwag, ale zrozumiał, że to jego wina, bo zapomniał zamknąć drzwi na skobel. Ponownie zapalono świece, służący wyszedł. Nareszcie, hrabia sformułował pytanie: W odpowiedzi na które, jak sądził, Mikael na pewno zdradzi plany Szwedów wobec Polski i Rosji. Westchnął z pozornym spokojem. Naprawdę mam nadzieję, że Szwedzi zdążą dotrzeć do Krakowa przed Rosją. Jesteśmy przecież. Krabina von Steierhorn nagle drgnęła. Nozdrzami łowiła jakiś zapach. Czy nie czuć spalenizną? Ależ skąd? Wszędzie jest pełno dymu po tym, co przed chwilą działo się ze świecami. Nie, to coś gorszego? Tak. Bez wątpienia coś się paliło. Wszyscy już to poczuli. Gdzie? Zapytał gwałtownie von Steyrhorn. I nagle usłyszeli złowieszcze trzaski i szumy. Bardzo blisko, na górze, na galerii. Jęzor ognia musiał dosięgnąć jakiegoś łatwopalnego materiału. Zerwali się z miejsc. Krabina siedziała najbliżej i to ona wybiegła do holu w kierunku schodów prowadzących na galerię. Brigitte chciała pospieszyć za nią, ale potknęła się o szczeniaka. Głośno klnąc kopnęła go, aż odbił się od ściany i zaczął skowyczeć. Wstrząśnięty Mikael podbiegł do pieska. I porwał go na ręce. Szczeniak nadal piszczał rozdzierająco, choć chłopak starał się go uspokoić. Wiedział już teraz, skąd wzięły się rany na grzbiecie zwierzęcia. W tym momencie zgasła cała jego miłość do brygitte. Rodzice nie mieli czasu, by pomyśleć o psiaku. Ale Brigitte w lot pojęła, że oto traci władzę nad swym smutnym, ale jakże interesującym rycerzem. Interesującym właśnie z powodu chmurnego usposobienia. Była zrozpaczona, tym razem nawet dość szczerze. Ach, co ja zrobiłam? Nie wiedziałam, że to pies myślałam, że but. Pospieszcie się. Zawołała matka, która była już na galerii. Dywan płonie. Dołączył do niej mąż. Oboje starali się ugasić ogień, depcząc coraz to nowe płomienie, a potem potem wydarzyło się coś tak nieprawdopodobnego, potwornego. Ku swemu przerażeniu młodzi zobaczyli, że galeria się chwieje. To podłoga ugięła się pod słupami podtrzymującymi galerię lub raczej słupy zapadły się w podłogę. Coś okropnie trzeszczało. Podłoga uginała się pod stopami Mikaela. Na górze sztajerhornowie krzyczeli w niebo głosy, a balustrada powoli, przerażająco powoli, opadała coraz niżej i niżej, aż w końcu słupy pękły i cała galeria runęła w dół. Na szczęście podczas upadku zgasło łuczywo umieszczone na balustradzie, a pożar na górze musiał być w istocie niewielki, bo teraz nic już się nie paliło. Mikael, trzymając szczeniaka na ręku, Chwycił sparaliżowaną ze strachu brygittę za ramię i odciągnął w drugi koniec pokoju. Musieli uskakiwać przed ciągle spadającymi kawałkami drewna, a krzyki dwojga nieszczęśników dźwięczały im w uszach. Potem nikt już nie wołał. Kiedy umilkł hałas i opadł kurz. Ujrzeli na środku salonu bezładny stos połamanego drewna, desek, słupów i belek. Po drugiej stronie stał służący i, jak skamieniały, wpatrywał się w to, co zostało z galerii. Wtedy zaczęła krzyczeć Brygitta. Mikael nie miał czasu, by się nią zająć. Postawił wystraszonego, drżącego szczeniaka na podłodze i rzucił się, by odciągać deski i belki. Służący ocknął się z paraliżu. I ruszył na pomoc. Brygitta natomiast wpadła w histerię i nie była do niczego przydatna. Lepiej, żebyśmy byli ostrożni, orzekł służący, bo inaczej wpadniemy do piwnicy. Podłoga zawaliła się w kilku miejscach. Tak, mruknął Mikael z twarzą ściągniętą lękiem. Tu jest czyjeś ramię. Ściskało go w żołądku. Z całych sił starał się nie myśleć o piwnicy. Z wielkim trudem, dzięki gorączkowej pracy udało się im uwolnić najpierw hrabiego, a potem jego żonę. Na szczęście oboje żyli, choć zwłaszcza hrabina była mocno poturbowana. Ułożyli rannych w salonie i troskliwie się nimi zajęli. Hrabiemu wkrótce wróciła przytomność. Ta podłoga zawsze była słaba, stwierdził służący. Ale słupy były podparte belkami w piwnicy. Mikael odwrócił się. Czuł, że robi się blady. Zegar w sali rycerskiej wybił dziesiątą. Najlepiej będzie sprowadzić lekarza do hrabiny, powiedział Mikael. U nas nie ma żadnego lekarza. Hrabia wymówił te słowa z trudem. Przyślę więc naszego felczera i kilku żołnierzy. Już i hrabina się ocknęła. Usiłowała nawet podnieść się, by zaprotestować, nie zdołała jednak tego uczynić. Damy sobie radę! Powiedziała tłumiąc jęk. Moje rany są tylko powierzchowne. Uderzenie w głowę i coś złamanego w klatce piersiowej boli, ale poradzimy sobie. zapewniał hrabia. Nie potrzebujemy niczyjej pomocy. Naprawdę jesteście dzielni. Z podziwem powiedział Mikael. Zwrócił się do służącego: Czy dopilnujecie, by mieli wszystko, czego im potrzeba? Wrócę niedługo, przywiozę lekarstwa i opatrunki. Muszę się jeszcze z kimś spotkać. W tych słowach zabrzmiała nuta goryczy. Kiedy tylko wyszedł, hrabia się podniósł. Nie wolno mu przyprowadzać żadnych Szwedów z obozu, nie chcę, by ktoś mieszał się w nasze sprawy. Jak ty się czujesz? Zapytał żonę. Najgorszy był wstrząs. Zgadzam się, że sami musimy sobie z tym poradzić. Nie wszyscy są tacy naiwni i łatwowierni jak Mikael. Może pojawić się jakiś bystry obserwator, a tego przecież nie chcemy. Opadła na sofę, jęcząc z bólu. Jak to się mogło stać? Nie pojmuję. Mikael, rozgniewany. Spiesznie przeszedł przez podwórze do budynku, w którym musiała mieścić się wozownia, już z oddali dostrzegł wysmukłą, czarną postać. Był tak wzburzony, że drżał na całym ciele. Co narobiliście pani? powiedział z wyrzutem. Niewiele brakowało, a uczynilibyście mnie winnym morderstwa. To, że przeżyli, nie jest bynajmniej naszą zasługą, Wyniosły Ledwie dostrzegalny uśmiech pojawił się na jej obliczu. Są za ciężce, powiedziała krótko. Nie powinni wchodzić na galerię. Mikael dobrze zapamiętał, że ona sama stała tam tuż przed wypadkiem. To prawda, była dużo lżejsza, ale mimo wszystko. Wpadł w jeszcze większy gniew. To była zwyczajna próba zabójstwa. Rozumiecie chyba, że muszę donieść o tym gubernatorowi w rydze. Uważam, że powinieneś tak zrobić. Uśmiechnęła się złośliwie, jak gdyby to właśnie było jej życzeniem. Czy zechcesz teraz wyłamać drzwi, o których ci mówiłam? Nie odparł Mikael. Nie będę brał udziału w dalszych szaleństwach. Nie mamy. Czasu do stracenia. Powiedziała, jakby w ogóle nie słuchała jego słów. Chodźmy, szybko. Nie, Jad. Dama w czerni zatopiła w nim wzrok. Mikael poczuł, że słabnie pod siłą tego dziwnego spojrzenia. Miała skórę przezroczystą, wokół oczu delikatnie niebieskawą, na jej ustach igrał uśmiech, ale nie był to uśmiech przyjemny. Wyrażał siłę woli i pewność zwycięstwa. Z gniewnym prychnięciem obrócił się na pięcie i bez protestów wszedł do wozowni. Gardził sobą za okazaną słabość i teraz pragnął jedynie opuścić ten dom i nie mieć do czynienia z jego mieszkańcami już nigdy więcej. Wypełni to zadanie, no i jeszcze przyniesie lekarstwa dla rannych, a potem koniec. Ostatecznie. Drzwi w rogu wozowni były naturalnie zamknięte i nie tkwił w nich żaden klucz. Odwrócił się, by zapytać o to damę, ale ona już odeszła. W ciemności ujrzał tylko rzędy rozmaitych powozów, prostych i wytwornych. Parsknął wściekle i chwycił siekierę opartą o ścianę. Rzucił się z nią na drzwi, a gniew dodał mu nadzwyczajnej siły. Zamek puścił z głośnym trzaskiem i Mikael otworzył zniszczone wrota. Za nimi znajdowało się niewielkie ciemne pomieszczenie, pełne starych siodeł, uprzęże i innych rupieci. Z początku nie dostrzegał niczego wyraźnie, ale kiedy przyniósł łuczywo, był tak przerażony tym, co ujrzał, że nie wierzył własnym oczom. W kątach komórki leżeli dwaj spętani, przywiązani do wystających ze ściany belek mężczyźni. Wyglądało na to, że stan obu był krytyczny. Dobry Boże, co to wszystko znaczy? Wykrzyknął, podbiegając do jednego z mężczyzn. Przy użyciu noża uwolnił go z więzów, po czym równie energicznie zajął się drugim. Obydwaj byli prawie nieprzytomni, z ogromnym trudem wyciągnęli swe umęczone członki na podłodze. Mikael rozejrzał się dookoła. Już wcześniej zauważył na dziedzińcu studnie, a tu stało wiadro. Było nawet dość czyste, a zresztą nie miał czasu na szukanie innego naczynia. Na podwórzu usiłował odnaleźć wzrokiem damę w czerni, ale nigdzie nie było jej widać. W Mikaelu na nowo obudził się gniew. Teraz właśnie jej pomoc mogła mu się bardzo przydać. Cóż to za dziwna osoba! Najpierw usiłowała popełnić morderstwo, a później uratowała życie dwóch ludzi. A może obydwa uczynki pozostawały ze sobą w jakimś związku? Może to von Steierhornowie zamknęli tu owych mężczyzn, a kobieta trzymała stronę więźniów. Wyciągnął trochę wody ze studni. I pospieszył do wozowni. Jednemu z mężczyzn udało się przyjąć pozycję siedzącą, opierał się o ścianę, z wdzięcznością zaczął pić lodowato zimną wodę. Trudniej natomiast było docucić drugiego, ale i on w końcu doszedł do siebie. Mogli już próbować się porozumieć. Kim jesteście? Zapytał jeden z uwolnionych mężczyzn językiem, którego Mikael nie rozumiał, choć treść pytania była dla niego jasna. Pojął, że musiała to być tutaj szamowa. Mężczyzna, który zadał pytanie, był skromniej ubrany niż ten drugi, i intuicja podszepnęła Mikaelowi, że to pan i sługa. Chłopak wyjaśnił, że może z nimi rozmawiać wyłącznie po niemiecku. Szlachetnie urodzony mężczyzna, jeszcze młody, odpowiedział w tym właśnie języku. Mówił z trudem, był bardzo osłabiony. Kimkolwiek jesteście, należą się wam dzięki, serdeczne dzięki. Nie wytrzymalibyśmy tego dłużej. Mikael przedstawił się i zapytał: Z kim ma przyjemność? Nawet tego nie wiecie? Ja jestem hrabia von Steyrhorn. Właściciel tego dworu, a to mój sługa a więc staruszek rzeczywiście miał rację. Właściciel był naprawdę młody. Stary twierdził, że to dobry pan, ale Mikael był kompletnie zdezorientowany. Kim wobec tego są ci, którzy teraz przebywają we dworze? Małżeństwo z córką Brigitte hrabia skrzywił się. Rozbójnicy, poszukiwacze fortuny. Co prawda oni także noszą nazwisko Steierhorn, ale to bardzo dalecy krewni bez majątku. Odwiedzili mnie przypadkiem. Bóg jeden wie dlaczego. A kiedy nadeszła wiadomość, że oddziały carskie będą się tędy przemieszczać, wykorzystali sytuację powstałą po ucieczce mieszkańców wioski. Uwięzili nas i przejęli dwór. Ich sługa pracował kiedyś u mnie, ale zdradził planowali, że będziemy tu leżeć aż do głodowej śmierci. Jeszcze raz dziękuję, młody człowieku. Nie dziękujcie mnie tylko. Jego wzrok padł na damę, która nagle pojawiła się przy drzwiach. Energicznie kręciła głową, umilkł więc natychmiast. Cóż za przeklęta tajemnicza baba, pomyślał ze złością. Czego ona właściwie chce? Opowiedział o wypadku na galerii, nie wspominając jednak o tym, że sam przyczynił się do nieszczęścia. Było to przecież z jego strony niezamierzone. A więc oni są ranni? Powiedział hrabia, a w jego głosie zabrzmiała groźba. No cóż, świetnie się składa. Młody człowieku, w budynku obok znajdziesz strzelbę, naładuj ją, i we trzech pójdziemy do dworu. Nie, nie, nie będziemy strzelać. Ale tych łajdaków trzeba stamtąd wypędzić, natychmiast! Mikael wypełnił jego polecenie. Doszedł do wniosku, że tajemnicza kobieta jest żoną hrabiego. Wiek mógł się zgadzać. Nie wiedział, jakie ma powody, by w takiej chwili trzymać się z daleka, ale uznał, że kłopoty małżeńskie będą musieli rozwiązać sami. Miał już dosyć tego wszystkiego i pragnął odejść stąd jak najprędzej. Kiedy wrócił, mężczyźni zdołali już jakoś stanąć na nogi. Wsparli się na Mikaelu i razem udali się do dworu. Kiedy przechodzili przez dziedziniec, Mikael zauważył, że nareszcie zaczął padać śnieg. Najwyraźniej sypał już od dłuższego czasu, gdyż cienka warstwa zdążyła pokryć jego ślady. We wzburzeniu nie dostrzegł tego wcześniej. Szczeniak musiał tęsknić za Mikaelem, gdyż wyszedł szukać go na podwórzu. Niepewnie dreptał w ich kierunku, przechyliwszy na bok łepek z chorym uchem. Kiedy dotarł do Mikaela, przywarł do ziemi u jego stóp. Mikael pochylił się nad psiakiem. Czy jest ten mały? Zapytał z czułością w głosie. Czy wasz? Ach, to on, odparł hrabia z wysiłkiem. A więc jeszcze żyje? To nieudany okaz. Nie powinien był przeżyć. Ale przecież to piękna mała dusza, zaprotestował Mikael. Dusza? To dość niecodzienne określenie dla psa. Nie, nie było sensu go zostawiać. Właśnie mieliśmy go uśmiercić, kiedy zostaliśmy napadnięci. Mikael był wstrząśnięty. Grożąc strzelbą, nietrudno było zapanować nad Brigitte i służącym, a pozostała dwójka była przecież wyłączona z gry. Mikaelowi nakazano sprowadzić szwedzkiego oficera i kilku ludzi, by zajęli się oszustami. Jak mogę ci się odwdzięczyć, młody człowieku? Zapytał prawowity gospodarz, gdy Mikael szykował się do wyjścia. Mikael był bardzo zmęczony. Nie chciał patrzeć na Brygittę, jedyną dziewczynę, która zawładnęła jego sercem i ciałem. Ale teraz wszystkie uczucia do niej odpłynęły, zamieniły się w drobniutki pył, na który wystarczyło dmuchnąć, by zniknął na zawsze. Nie trzeba mi waszej wdzięczności. Pogódźcie się tylko z waszą żoną, a będę zadowolony. Z kim? Nie wiem, kim ona dla was jest. Chodzi mi o właścicielkę dworu. Hrabia zmarszczył brwi. Ale w tej samej chwili Brygitte zawołała: Mikaelu, mój najdroższy, nie możesz tego zrobić. Jestem niewinna, czy nie rozumiesz? Nic o tym nie wiedziałam, nie przypuszczałam nawet. Posłał jej ostatnie spojrzenie, ale nie było w nim już pożądania, bo umarło. I nic nie mogło pobudzić go do życia. I przyznawał teraz, że nigdy nie łączyło ich nic więcej poza rządzą. Jak samiec szuka partnerki wiosną, tak on jej potrzebował i to właśnie nazywał miłością. Mikael na pewno nie był jedynym człowiekiem, który pomylił oba te uczucia. Skłonił się dwornie młodemu hrabiemu i wyszedł. Chciał odejść stąd jak najszybciej. W holu przytulony do ściany siedział szczeniak patrując się w niego wielkimi, nic nie rozumiejącymi oczami. Miej się dobrze, mały przyjacielu, szepnął Mikal, czując, że coś ściska go w gardle i spiesznie opuścił dwór. Jednakże przed drzwiami wejściowymi przystanął miotany sprzecznymi uczuciami. Po chwili zdecydowanie zawrócił, cofnął się do holu i, jakby w geście buntu, podniósł szczeniaka z ziemi. Możemy być sobie potrzebni, szepnął. Piesek przytunił się do jego ramienia, jakby to była najbardziej naturalna rzecz na świecie. Wprawdzie nie wolno było sprowadzać żadnych szczeniaków na kwaterę, ale Mikael wcale się tym nie przejmował. Będzie robił to, co zechce. W ten sposób da upust niechęci do całej ludzkości. Jak mógł się tego spodziewać, Połowie drogi do bramy czekała na niego dama w czerni. Kiedy ją ujrzał, ponownie wezbrała w nim agresja. Nie wybaczył jej tego, co kazała mu zrobić w piwnicy. Uśmiechnęła się. A więc nasze drogi się rozchodzą, Mikaelu. Wspaniale odparł brutalnie. Rozumiem, że nie będziecie już więcej mnie wykorzystywać. Słaba, bezbronna kobieta musi czasami prosić o pomoc, chcąc chronić swoje dobro. I przecież uratowałeś ludzkie życie, prawda? Tak, z tym musiał się zgodzić. Choć przy okazji o mały włos nie przyczynił się do śmierci dwojga innych ludzi. Patrzyła na niego rozmarzona. Gdybym tylko wiedziała, kim jesteś, przedziwny Mikaelu. Nigdy nie spotkałam nikogo takiego jak ty. Nie ma chyba we mnie nic niezwykłego, ależ tak jest. O wiele więcej niż przypuszczasz. A teraz żegnaj. I pamiętaj, jedź do domu, mój drogi przyjacielu, jak najprędzej. żegnajcie, powiedział cicho. Delikatnie niczym liść dotknęła jego ramienia, odwróciła się i podążyła w stronę dworu, który rysował się już wyraźnie na tle szarego świtem nieba. Mikal uniósł głowę. Dzikie gęsi? Nie. To znów ta niezwykła skarga, unosząca się pod nieboskłonem, którą słyszał już wcześniej na równinie od strony wioski. Nie wiedział skąd mógł brać się ten dźwięk. Czy to wiatr świszczący w koronach drzew, czy echo niosące się z oddali. Odgłos przynosił ze sobą bezkresny smutek. Otulał Mikaela żalem. Kończył się długimi, zamierającymi gdzieś akordami. Przedziwne zjawisko, którego nigdzie indziej nie zaobserwował. Było nierozerwalnie związane z tym miejscem, z błotnistymi przestrzeniami nad Pejpusem. Szczeniak zaczął się wiercić, chcąc zejść na ziemię. Mikael puścił go na śnieg, żeby sprawdzić, czy psiak pójdzie za nim. Dłonie zatrzymały się w pół gestu, a serce zabiło wyjątkowo boleśnie. Zapatrzył się w śnieg. Wyprostował się. A strach przeniknął jego ciało niczym lodowate promienie. Kobieta przeszła już przez dziedziniec i zniknęła, ale na czystym, świeżo spadłym śniegu był tylko jeden ślad jego własny. Rozdział szósty. Wczesnym rankiem Mikael w rytm bicia swego oszalałego serca pędził na kwaterę. Nie myśl, nie myśl, nie myśl, nakazywał sobie do domu. A gdzie jest jego dom? Chłopska zagroda okupowana przez szwedzki oddział? Żyli tam w ciasnocie stłoczeni razem oficerowie i prości żołnierze, w izbach zasypanych rupieciami, z niewygodnymi łóżkami, z lodowato zimnymi podłogami. Pisnął szczeniak w jego ramionach, dom. Co to właściwie jest? To był pusty dźwięk, zapomniał już, co to słowo znaczy. Ch, Boże, jakże nienawidził tego miejsca! Czuł się jak skazaniec, pozostawiony tu na wieki, niczym w matni, z której nigdy nie będzie mógł się wydostać. Chociaż starał się powstrzymać myśli, skradały się za nim bezszelestnie i skłaniały do biegu przed siebie, daleko, oby jak najdalej od dworu i jak najszybciej. Przerażony oddychał ciężko. Nie chciał myśleć. Nie chciał, ale bez względu na to, jak bardzo przyspieszał, myśli i tak go doganiały. I znów szczeniak w jego ramionach pisnął rozpaczliwie. Rozluźnił więc nieco kurczowy uścisk. Mały biedaku, szepnął: Mój mały biedaku. Chciał skupić się na psie, ale to mu się nie udało. To dlatego. Myślał. To dlatego zastanawiała się, kim jestem. Byłem w stanie ją zobaczyć. Pewnie nigdy dotąd to się nie zdarzyło. Mój Boże, kim ja jestem? Ludzie lodu. Co takiego dziad Are mógł opowiadać o ludziach lodu? To nieprawda. Wcale tego wszystkiego nie przeżyłem. To był tylko sen. Ale dwór tam stoi. Wiem, że jest za mną. Jeśli się obejrzę, zobaczę dom otoczony białymi brzozami, wśród których rozlega się krzyk mew zabłąkanych tutaj z sitowia otaczającego Pejpus. Ten przepiękny dwór, który tak kochała, dyskretnie usytuowany z dala od wioski, ten straszny, budzący grozę dwór, na pewno za jej życia wyglądał inaczej, musiał być mniejszy. Ale serce starego dworu istniało nadal. Hall, sala rycerska, czyż nie tak właśnie było? Tam musiała stać, kiedy nadeszła wiadomość o śmierci rycerza Wilfreda pod Grunwaldem. Może szła głównym traktem na spotkanie orszaku, który przywiózł jego zwłoki. Być może właśnie ona słyszała go wówczas naprawdę. Szczęk zbroi i miecze. Cichy, żałobny pochód śmierci. Rycerze powracający do domów, niosący wodzów, którzy padli w walce. Żona oczekująca męża w domu. Nie tylko krzyk dzikich ptaków dźwięczał nad dworem. Mikael słyszał go nadal. Ale do jego uszu dochodziło coś jeszcze. Żałosna skarga, zdająca rozlegać się zewsząd. I znikąd. Później, dama musiała zebrać w sobie wszystkie siły, by bronić dworu przed nadciągającymi najeźdźcami. A kiedy niebezpieczeństwo minęło, zabrakło jej energii. Pozwoliła sobie na żałobę i zrezygnowała z życia, które nie miało jej już nic do zaoferowania. Tak. Teraz już wierzył, że człowiek. Może umrzeć z żalu, po prostu umrzeć. Ona była do tego zdolna. Dama w czerni, o tak niezwykle silnej woli. Magda von Steierhorn. Nie wymienił jej imienia na głos, ale i tak rozniosło się echem po opustoszałej wiosce niczym krzyk żalu i rozpaczy. Jeszcze raz jej ukochany dwór znalazł się w niebezpieczeństwie, które tym razem zagrażało od wewnątrz, a ona mogła się temu tylko przyglądać, bezsilna. Nie była bowiem człowiekiem, ani też zmarłą, którą zabrała śmierć. A potem pojawił się on Mikael Lind z rodu ludzi lodu. Stała na werandzie i zorientowała się, że ją zobaczył. Następnego dnia przemówiła do niego, a on odpowiedział. Nic dziwnego, że była zaskoczona. Właśnie wtedy zdecydowała, że się nim posłuży. Był młody, silny i wystarczająco dobrze wychowany, by spełnić prośbę damy. Sama nie była w stanie przesunąć słupów podpierających strop. Nie potrafiła ani otworzyć drzwi, ani zapalić łuczywa, ale on. Mógł to zrobić za nią. Brygitta jej nie widziała, kiedy spotkali się na drodze prowadzącej do domu. Nie dostrzegał jej nikt z rodziny. A może nikt nigdy jej nie ujrzał w ciągu tych 250 lat, kiedy spoczywała w małej kaplicy, a jej duch czuwał nad posiadłością. Tylko Mikael. Mikael z ludzi lodu. Nic dziwnego, że zawsze tak marzł w jej obecności. Nic dziwnego, że mogła stać na zapadającej się galerii, a ta nie runęła pod jej ciężarem. Mikael był teraz pewien, że pragnęła śmierci swych dalekich, dalekich krewnych. Próba jednak się nie powiodła. Najwyraźniej była zadowolona z prawowitego właściciela dworu, skazanego przez grabieżców na śmierć z głodu i pragnienia. Mikael pomyślał o niej nieco cieplej. Mimo wszystko pozwoliła mu uratować dwa ludzkie istnienia, choć bliska była uśmiercenia dwojga innych ludzi. Lodowaty podmuch wiatru przelatujący przez dom ogień, który zaczął się rozprzestrzeniać. To była jej sprawka dałby za to głowę, choć nie potrafił sobie wyobrazić, co mogłoby stać się dalej. Na pewno nie chciała podpalić ukochanego dworu, nie. To raczej był przypadek. Skłębione myśli pchały go z impetem wprost w otchłań rozpaczy, która przerastała jego możliwości pojmowania. Świat wokół niego wirował. Czuł, jakby pod wpływem niepojętych wydarzeń tej nocy postradał zmysły. Kiedy dotarł do znienawidzonego obozu, ukrył szczeniaka pod kurtką. Wartownik wołaniem pytał o hasło, przytomnie podał odzew. Na warcie stał prosty żołnierz. Nie śmiał więc nic powiedzieć Mikaelowi, ale wyraźnie było widać, co myśli o oficerze, który wraca do domu o wschodzie słońca, blady, jakby przed chwilą ujrzał śmierć, i drżący z zimna. Mikael wszedł na teren obozu, gdzie wszyscy właśnie wstawali. Odpowiedział na powitania niezrozumiałym mamrotaniem i rzucił się na łóżko. Jako oficerowi przydzielono mu jedno z niewielu łóżek, które były w okupowanym domu. Prości żołnierze spali pokotem na podłodze w śmierdzących potem rzędach. Co się z tobą dzieje? Dziwił się jego najbliższy towarzysz, podporucznik, który kwaterował w tej samej izbie. Nie wiem, odparł Mikael. Zdumiony popatrzył na swe drżące dłonie. Gdzie byłeś przez całą noc? I co u diabła tam masz psa? Mikael mocniej przycisnął do siebie szczeniaka. On jest mój. Ma tylko mnie, nie zabierajcie mi go. Wygląda rozpaczliwie. Czy warto trzymać tak nędzne stworzenie? On jest mój, mój. Gorączkował się Mikael. To życie, rozumiesz? Życie, o które można się troszczyć w tym piekielnym świecie. Jego towarzysz szybkim krokiem opuścił izbę. Mikael nie podnosił się z łóżka, ciągle drżał na całym ciele. Głaskał pieska gwałtownie, nie kontrolując własnych ruchów. Porucznik wkrótce powrócił wraz z komendantem i felczerem. Co tu się znowu wyprawia? zapytał major. Co się z tobą dzieje? Mikkel nie był w stanie odpowiedzieć. Szczękał zębami, a wyraz oczu świadczył o tym, że jest gotów na wszystko, byle tylko obronić szczeniaka. Nikt nie może mu go zabrać. Musisz wziąć się w garść, nakazał major. Otrzymaliśmy właśnie wiadomość, że oddziały carskie stoją nad Pejpusem. Już dzisiaj musimy zwijać obóz i natychmiast pędzić do Polski, by ostrzec króla Karola Gustawa. Weźmiemy udział w wyprawie do Polski. W głowie Mikaela dudniło i huczało, piersi dławił mu krzyk. Wyprawa? Znów kilka miesięcy, a może lat życia, które od początku sprawiało mu niewypowiedziane cierpienie. Chcę. Opuścić tę wioskę. Muszę stąd odejść. Przecież właśnie niedługo stąd odejdę, ale na wojnę? Do błota, brudu, chorób, sprośnych dowcipów. Do ludzi, którzy nic mnie nie obchodzą. I znów same rozkazy? Słuchać rozkazów, wydawać rozkazy. Nie mam dokąd pójść. Nigdzie nie mogę być sobą. Nie wiem, co zrobić ze swoim życiem. Czy słuchać opiekuna, Jestem człowiekiem bezwartości nieudanym, pozbawionym wszelkich idei, nie na swoim miejscu. Życie bez sensu. Rozmowa z duchami. Brygitte, niepowodzenie, wojna, wojna. Nie usłyszał swój własny rozdzierający krzyk. Krzyczał. I krzyczał, aż zabolały go płuca, walczył, jakby pragnął wydobyć się ze studni wbrew istotom, które chciały zatrzymać go na jej dnie. Było ich całe mrowie. Też wołały i wrzeszczały, ale jego krzyk był silniejszy. Gdzieś skomlał przerażony szczaniak. Mikael miał spętane nogi, ręce związane na plecach. Czuł, że łzy płyną mu po policzkach. Wstydził się, ale nie potrafił ich powstrzymać. Nie zabierajcie mi psa, zaweł. Nie zabierajcie mi psa, on mnie potrzebuje, on mnie potrzebuje. Powoli wszystko wokół niego ucichło. Przy jego łóżku. Siedział felczer, twardy, zaprawiony w bojach mężczyzna, który nigdy nie patrzył przez palce na żołnierzy wymigujących się od służby. Teraz jednak widział wyraźnie, że sprawa jest poważna. I jak, Mikaelu? Czy możesz już porozmawiać spokojnie, co się z tobą dzieje? Mikaelowi nie udało się wydobyć z siebie normalnego głosu. Szepnął tylko. Cztery lata. Od czterech lat. Żyję życiem, które znienawidziłem od pierwszej chwili. Nie mam już więcej sił. Falczar nie komentował. Rzeczowo ponowił pytanie. Co było przyczyną załamania? Gdzie jest mój pies? Nabrudził na podłogę, więc go stąd wyrzucono. Mikael poczuł, że atak histerii w każdej chwili może się powtórzyć, a jeżeli oni, usiłował się podnieść. Przyprowadźcie go tutaj natychmiast. Paniczny strach Mikaela przekonał Felczera, który wstał z ciężkim westchnieniem i widoczną troską na surowej twarzy. Wszedł jeden z żołnierzy, niosąc żałosne stworzonko. Mikael poprosił by położono pieska w nogach łóżka. Teraz opowiadaj. Mikael poczuł, że szczeniak przycisnął się do jego kolan ufnie, w poczuciu bezpieczeństwa. To ukoiło jego nerwę. Coś się wydarzyło, zaczął mówić z wahaniem, we dworze. Coś tak nierealnego, nieprawdopodobnego, że nie mogę tego opowiedzieć bez narażania się na kpiny. Ale tam mieszkają ludzie. Musimy tam pójść i zająć się przestępcami, którzy usiłowali zgładzić właściciela i odebrać mu dwór. Obiecałem. Felczer nie był pewien, czy chłopak mówi prawdę. Ale my opuszczamy już wioskę, czy nie sądzisz, że mogą sobie poradzić z tym sami? Chyba tak. Odparł Mikael po chwili namysłu. Był tak zmęczony i oszołomiony, że nie mógł mówić wyraźnie. Ale. Trzeba ich o tym powiadomić, obiecałem. W porządku. Wyślemy kilku ludzi do wioski z informacją, że nadchodzą Rosjanie. Uczyńcie tak natychmiast. Felczer wyszedł, ale za chwilę był z powrotem. Wydałem już rozkaz, uspokoił chorego. Ale co my z tobą zrobimy, chłopcze? Nie jesteś w odpowiedniej formie, by jechać konno wiele mil. Mikaela ze strachu ogarnęła fala mdłości. Ma zostać tu sam? W tej wiosce, pod rozkrzyczanym niebem, z kimś, kto przez cały czas go prześladuje, z Brygittę, która napełniała go niesmakiem i poczuciem wstydu. Zostać tu na zawsze, w tym przeklętym miejscu, i to on, który jako jeden jedyny wie dlaczego jest przeklęty? Mogę jechać, powiedział chryple. Nie zostawiajcie mnie w tym piekle, mogę jechać z wami, jestem już spokojny. Felczer popatrzył na niego z powątpiewaniem. Tak, ośmielę się twierdzić, że w twoim wypadku cztery lata to za dużo. Bywają najemni żołnierze, którzy nie widzieli swego domu od dwudziestu lat, ale oni są ulepieni z innej gliny. Ty z pewnością nie jesteś urodzonym żołnierzem. O nie. Jesteś kimś innym. Bóg jeden wie kim. Nie sądzę, aby armia miała z ciebie jeszcze jakiś pożytek. Postaramy się, byś wrócił do domu. Nie będzie więc wyprawy do Polski? Nie dla ciebie. Mikal opadł na łóżko. Dzięki ci, dobry Boże. A więc zostałem bogiem gorzko uśmiechnął się Felczer. Na ogół żołnierze inaczej mnie nazywają, kiedy ich kraje wezwał kilku mężczyzn rozwiążcie go teraz. Kryzys minął. Dzień za dniem podążali na zachód. Mikael wyszukał koszek dla szczeniaka, aby pies wraz z nim mógł siedzieć na koniu. Cały swój czas poświęcał stworzonku, zupełnie odizolowany od otoczenia. Towarzysze zostawili go w spokoju, czasem tylko pomiędzy sobą mówili, że Mikael zdziwaczał z powodu tego psa. Byli jednak w błędzie. Bowiem to właśnie pies ocalił go od przekroczenia granicy normalności. Felczer dał mu leki dla szczeniaka, i powoli stan pieska zaczął się poprawiać. Ucho przestało go boleć, rany się zagoiły, a w ślepkach pojawiła się znów ochota do życia. Przypuszczali, że wyrośnie z niego wielki pies. Świadczyły o tym duże, ciężkie łapy. Uważali też, że będzie piękny. Mikael nazwał go troll. Nie podobało mu się poprzednie imię nadane przez Brigitte. Nie miał teraz żadnych obowiązków, skończyło się jego żołnierskie życie. Stosunki z kolegami powinny były stać się mniej napięte, ale nie pozwalał mu na to mur, jakby zamroczenia, który otoczył jego myśli i zmysły. Wolność kusiła obietnicami. Czasami, nawet śmiał się niepewnie z żartów kolegów, ale był jakby nieobecny duchem. Przeżycia nocy spędzonej we dworze głęboko wryły się w jego świadomość. W zakamarkach duszy stale czaił się lęk. Mikael wiedział, że nigdzie nie ma takiego miejsca, gdzie zazna spokoju, nigdzie na całym świecie. Jego życie jawiło mu się jak sen, w którym wszystko rozgrywa się w zwolnionym tempie. Zawsze czuł, że naprawdę żyje tylko przez krótkie, szybko mijające chwile. Spotkanie z Tancredem Paladinem, życzliwość i troska marki Krystiany Szczeniak, przyspieszone bicie serca w obecności Brigitte. O niej jednak nie chciał już myśleć. Kiedy pojawiła się we wspomnieniach, ogarnął go niesmak. Nie poruszył go mocno udział dziewczyny w spisku przeciw prawowitemu właścicielowi dworu, ani też fakt, że zimno z wyrachowaniem uwodziła jego, Mikaela, doskonale zdając sobie sprawę, jak bardzo jest samotny i spragniony towarzystwa kobiet. Nie. Najbardziej wstrząsnął nim brutalny kopniak wymierzony szczeniakowi to ten gest zabił wszystkie uczucia, jakie dla niej żywił. I jeszcze ta świadomość, że nie potrafił ustrzec swego rycerskiego honoru, że on, związany z kimś innym, mógł pożądać kobiety w sposób tak niski i zwierzęcy, jak prości, gruboskórni żołnierze. Szczeniak był dla niego wszystkim. Choć nie do końca zdawał sobie z tego sprawę, pies zastępował to, co do tej pory zaniedbał, bądź też nigdy nie miał możliwości okazać: czułość i troskę o inną żywą istotę. Ale jak można okazywać takie uczucia, kiedy jest się wysłanym na wojnę, by zabijać i okaleczać? Mikael był miłym, wzorowo wychowanym chłopcem, który zawsze miał na względzie dobro innych. Ciągle pozostawał w dość kłopotliwej sytuacji, żył dzięki miłosiernemu sercu obcych. Najpierw, kiedy umarli rodzice, zajęła się nim Juliana. Później ulitował się nad nim Johann Banner, choć właściwie nie miał ku temu żadnego powodu. A jeszcze później Anna, siostra Johanna Małżonka admirała Oksenstierny. Potem kolej przyszła na Markę Krystianę, przybraną siostrę i jej męża, a Mikael przez cały czas starał się być powolny ich życzeniom i okazywać należytą wdzięczność, będąc miłym i dobrze ułożonym młodzieńcem. Częściej miał na uwadze dobro opiekunów niż swoje własne. Ale myślenie o dobru innych nie wystarczało. Nic więcej nie miał do ofiarowania Anet żonie, o którą nie prosił. Wydawało mu się, że obdarzy Brygitę czystą, niesplamioną miłością, dla niej był gotów na wszystko, ale to było złudzenie, kompletne fiasko. Pies natomiast miał tylko jego. Odpowiadał na troskliwość Mikaela gorącym, szczerym oddaniem, które tak bardzo go wzruszało. Na przykład, kiedy pies wtykał nos w zagłębienie jego szyi i sapał z zadowolenia, albo gdy z pokorą lizał jego dłoń i starał się wypełniać polecenia, zanim jeszcze Mikael zdążył wypowiedzieć je na głos. Bardzo pokochał trola. W głębi duszy jednak Mikael zdawał sobie sprawę, że pies jest tylko namiastką. Zastępuje mu syna spłodzonego bez miłości którego nigdy nie widział i wobec którego nie czuł nic oprócz wyrzutów sumienia. Nigdy nie kochał matki tego dziecka, jak więc mógł uważać dziecko za swoje. Felczer zauważył, że z Mikaelem lindem z ludzi lodu nadal nie wszystko jest, jak należy. Wybuch pozwolił rozładować silne napięcie psychiczne, ale chłopakowi ciągle coś dolegało. Napięcie z całą pewnością spowodowane zostało niechęcią, jaką odczuwał do zawodu żołnierza, w który został wciągnięty zbyt wcześnie i najwidoczniej wbrew swej woli. Ale było coś jeszcze. Żaden z nich nie domyślał się, co to mogło być, a najmniej sam Mikael. Nie zdawał sobie sprawy, że jego udręka ma kilka powodów. Pierwszy z nich... Miał ujawnić się wkrótce, drugi także trzeci, natomiast ostatni, tkwił głębiej, jak złośliwa choroba trawi go od wewnątrz. Rozpoczął swój żywot w postaci maleńkiej czarnej plamki gdzieś w nieznanej głębi jego duszy i powoli rozlewał się coraz szerzej, ogarniając wszystkie jego zmysły. Na razie był tak mało znaczący, że Mikael nie zdawał sobie sprawy z jego istnienia. Mikael rozstał się z oddziałem w pobliżu królewca. Jego towarzysze zmierzali dalej na południe, gdyż Karol Gustaw i jego wojska po zajęciu Warszawy skierowali się do Krakowa. Splądrowali i ograbili miasto z bezcennych skarbów zgromadzonych w kościołach i zamkach. Właściwie jednak Rosjanie nie stanowili zagrożenia dla Szwedów, jeszcze nie. Polska natomiast poczęła gotować się do odparcia wroga, a kraj ten posiadał wielkie możliwości, jeśli chodziło o armię. Do Polski należała cała Ukraina i stamtąd właśnie na wezwanie polskich szlachciców przybyły zastępy Kozaków i Tatarów. Karol X Gustaw musiał spojrzeć prawdzie w oczy i przyznać, że podbój tego kraju będzie trudniejszy, niż sądził na początku. Nic a nic nie obchodziło to Mikaela. Żył jakby za murem odgradzającym go od reszty świata. Nie wiedział nawet, że jego przybrany ojciec, Gabriel Oksenstierna, przebywał obecnie w południowej Polsce i że była z nim także marka Krystiana. Mikael interesował się jedynie swoim psiakiem. Z piekącymi oczami, jak gdyby był śmiertelnie zmęczony, dotarł do królewca, gdzie cumował już statek mający przewieźć szwedzkich żołnierzy do ojczyzny. Oczekiwano jeszcze wielu. Po długich targach udało się wreszcie zabrać psa na pokład. Kosztowało to Mikaela najlepszą koszulę i całe uzbrojenie. W dwa tygodnie później, z niewysłowioną ulgą, patrzył jak statek podnosi kotwicę i opuszcza Polskę. Dla niego skończyła się wojaczka. Taką miał przynajmniej nadzieję. Nadeszła już wiosna i stopiła lody na brzegach Bałtyku. Przeprawa przez morze wymagała czasu. Powietrze stawało się coraz cieplejsze. Po drodze napotkali statek zmierzający w przeciwną stronę. Mikael nie wiedział, że wiezie on tragiczną wiadomość dla marki Krystiany i jej męża. Ich dwaj młodsi synowie zmarli na Odra. Zostali pochowani w kościele Riddarholm, a w kościele Fasterna, koło Merbi, umieszczono ich herby. Teraz został oksenstiernom tylko najstarszy sen. Kiedy Marka Krystiana otrzymała tę wstrząsającą wiadomość, było już za późno na powrót do domu. Znów spodziewała się dziecka. I Gabriel Oksenstierna zadbał o to, by szczęśliwie dotarła do krewnych w Prusach. Tam spędziła okres oczekiwania na rozwiązanie, pogrążona w bezdennym żalu, zrozpaczona, że nie ma sił, by jechać do swego jedynego syna, przerażona, że i jego może stracić, zanim zdoła powrócić do domu. Mikael nic nie wiedział o tragedii marki Krystiany, kiedy wreszcie wczesnym latem dotarł do domu Anet w pobliżu zamku Merby. Z bijącym sercem szedł ścieżką przez ogród. Szedł niespiesznym krokiem, z narastającą w duszy niechęcią. Szczeniak, który znacznie podrósł, biegł przed nim węsząc dookoła, ale zerkał wciąż na Mikaela, ukochanego pana, by nie stracić go z oczu. Już od kilku miesięcy byli razem na dobre i na złe. Wspólnie stawiali czoło złośliwościom i kpinom na statku. Razem przemierzali Szwecję konno lub piechotą. Czasami było im głodno i chłodno, ale Mikael zawsze równo dzielił się z psem wszystkim, co miał. Dom Dawny domek myśliwski był piękny, bo przecież niczego innego nie można było się spodziewać po podarunku od Marki Krystiany. Ktoś z arystokracji być może oceniłby, że jest mały, jednakże większość ludzi uważała go za godny książąt. To nie jest mój dom, myślał. Nie znam go. Nie znam też kobiety ani dziecka, którzy tam mieszkają. Oni mnie tu nie chcą. Nie jestem mile widziany. Z westchnieniem rezygnacji wszedł po schodach i zapukał. Wpuściła go zaskoczona służąca i zaraz uderzyła w krzyk, kiedy go poznała. Przybiegła Anet. Wpatrywała się w Mikaela niepewnie. Pojawił się tak nieoczekiwanie, że dziękowała Bogu, iż wizyta francuskiego wicehrabiego szczęśliwie wypadła poprzedniego dnia. Co prawda, nigdy między nimi nic nie zaszło, ale mogło dojść do nieporozumienia nie pamiętała że jej mąż jest taki wysoki taki przystojny mikael nosił teraz wypielęgnowaną brodę z którą było mu wyjątkowo do twarzy był silniejszy i bardziej pewny siebie ale wyraz jego oczu przeraził ją tkwiła w nich paląca udręka kryjąca niezagojone rany, spowodowane nieznanymi wydarzeniami. Oczy były takie nieobecne. Ubranie miał zniszczone, chustę na szyi nie tak białą, jak być powinna, skórzane buty popękane, a na sfatygowanej, krótkiej pelerynie osiadła gruba warstwa kurzu. Ale nikt nigdy nie wyglądał bardziej męsko niż ten obcy przepełniony smutkiem, mężczyzna, który wtargnął do jej domu i w jej życie. Zadrżała ze strachu. Witaj w domu, uśmiechnęła się wymuszenie. Witaj. Głos miał teraz także jakiś inny niższy. Wejdź do salonu. Szła przed nim, nie bardzo wiedząc, co ma mówić. Wuj Gabriel podarował mi nam ten dom, powiedziała zakłopotana. Przyglądał się swojej żonie i nie był w stanie wykrzesać z siebie żadnych uczuć wobec tej wyrafinowanej osóbki o ciężkich powiekach nad głęboko osadzonymi oczyma. Chyba nie miała już tak wąskiej talii jak kiedyś, ale była zadbana i elegancka. Ogarniała go coraz większa rozpacz. Czy wciąż bezustannie muszę być skazany na samotność tu na ziemi? Przemknęło mu przez głowę. Była to właśnie jedna z udręk Mikaela, która objawiała mu się teraz w pełni swej dotkliwości. Jego samotność nie miała granic. Był obcą, Istotą wśród ludzi, a zwłaszcza tu, we własnym domu. Aby ukryć zakłopotanie, Anet pochyliła się i zaczęła głaskać psa. Najwyraźniej żywiła prawdziwą miłość do zwierząt, musiał policzyć jej to na plus. Przez chwilę chaotycznie rozmawiali o małym trolu. Mikael opowiadał o samotności szczeniaka, o tym, jak ciągnął go ze sobą przez całą drogę, przez Inflanty i Polskę, a potem przez Bałtyk i pół Szwecji. Naprawdę ktoś go kopał? Zapytała wstrząśnięta. Tak. Czy on może tu zostać? Ależ oczywiście, nie musisz o to pytać, przecież to twój dom. Wcale nie czuł, że tak jest w istocie. Wyprostowała się do tej pory. Pochylała się nad trolem. Na jej twarzy pojawił się uśmiech, wywołany rozmową z psem i o psie. Czy wojna się skończyła? Dziwiła się. Nie, ale mnie odesłano do domu. Uśmiech zbladł. Chyba nie jesteś chory. Niecieleśnie. Anet przebiegł dreszcz. Chory na umyśle? nie sprawiał takiego wrażenia Mikael pojął jej obawy. Za długo byłem w wojsku i załamałem się Najlepiej będzie, jeśli powiem ci całą prawdę Skinęła głową Wyglądasz na zmęczonego Tak Bardzo potrzebny mi wypoczynek Tutaj odpoczniesz Dostrzegł jej zmieszanie Jakże mogła mu dać schronienie obcemu, choremu człowiekowi w tym małym domku? Nagle odwróciła się ku niemu gwałtownie ale przecież nie widziałeś, Dominiku! zawołała w kierunku schodów Zejdź na dół. Zwrócił uwagę na łagodny, pełen miłości ton jej głosu, w którym jednak wychwycił także nutę lęku. Skąd się wziął niepokój? Czego mogła się bać? Drobne kroki rozległy się na górze i ich stukot dochodził już ze stopni. Nieduży czteroletni chłopczyk przystanął w połowie drogi i z uwagą obserwował obcego przybysza. To twój ojciec, Dominiku, powiedziała Anet. Z trudem przeszło jej przez gardło słowo ojciec. Wtedy Mikael zrozumiał, dlaczego w jej głosie brzmiała obawa. Kochała to dziecko. Teraz bała się, że może je stracić. Jak zresztą można było nie kochać tego dziecka? Łagodny, pytający uśmiech, z którym spojrzał na Mikaela. Ciemne, kręcone włosy o lekkim połysku miedzi. Delikatne rysy, ubranko z drogiego aksamitu ze złotym haftem. Mikael nieświadomie zmarszczył czoło. Oczy. Nigdy nie widział podobnych. Błyszczały żółto niczym bursztyn. Uśmiech na buzi chłopca zaczynał stawać się niepewny, jakby nic nie rozumiejący. Mikael opamiętał się. Witaj, Dominiku, powiedział wzruszony, nie swoim głosem. Twoja matka pisała mi o tobie. Bardzo cieszyłem się na spotkanie z tobą. Chłopiec zszedł ze schodów. Okazując dobre wychowanie, wyciągnął rękę i ukłonił się głęboko. Dzień dobry, ojcze. Mikael poczuł ukłucie w sercu. Dziecko, do którego nigdy nic nie czuł, nagle ożyło. Stało przed nim. Ciągle jeszcze obce, ale Istniało naprawdę. Można było dotknąć jego rękę. Od tego momentu Mikael zawsze będzie mógł przywołać w pamięci obraz syna. Nie pozostanie już tylko pustym słowem, wyrzutem sumienia. Teraz Mikael zadawał sobie pytanie, czy sprawdzi się jako ojciec. I musi spowodować, by mała anet nie czuła się zazdrosna i nie bała się, że on odbierze jej miłość syna. Jak mógłby to zrobić? Przecież ona ma nad nim cztery lata przewagi. Ja. przywiozłem szczeniaka. powiedział Mikael onieśmielony. Jest bardzo miły. Czy chcesz się z nim przywitać? I znów dzięki pieskowi lody zostały przełamane. Anet wybiegła do kuchni wydać polecenia. Aby przygotowano specjalny posiłek dla męża, była oszołomiona i wstrząśnięta przede wszystkim własnymi myślami. Teraz bowiem przyznała sama przed sobą, że w głębi duszy pragnęłaby Mikael pozostał gdzieś daleko, a czasami nawet wyglądała wiadomości, że zginął. Wtedy byłaby wolna i mogłaby poślubić kogoś, kogo najpierw by pokochała, a najchętniej zostałaby sama. Tylko z ukochanym synem. Nie był jej potrzebny do szczęścia żaden mężczyzna. Kiedy zdała sobie sprawę, że tego właśnie pragnęła w głębi serca, była tak wzburzona samą sobą, że aż musiała przysiąść w przedpokoju. Siedziała oparta o ścianę, czekając, aż miną zawroty głowy. Mikael niczym nie zasłużył sobie na podobne myśli. Zawsze pisał przyjazne listy. Nieosobiste, trochę chaotyczne, ale bardzo ciepłe. Nie, ja nie jestem taka. Nie pragnę niczyjej śmierci. Ale nie znam przecież tego człowieka, broniła się zaraz. Spędziliśmy razem tylko jedną noc prawie pięć lat temu. Oboje byliśmy jeszcze dziećmi, przerażonymi faktem, że nas tak błyskawicznie skojarzono i ze sobą związano. Czego właściwie. Żąda się ode mnie. Opanowała się i poszła do kuchni. Poleciła, by przygotowano solidny posiłek, albowiem pan domu wrócił z wojny. Starała się odwzajemnić uśmiechy życzących im szczęścia służących. Przed wejściem do salonu musiała stanąć przed drzwiami i kilkakrotnie głęboko odetchnąć. Wykładziła suknie, rozprostowała wyimaginowane zagięcia i poprawiła włosy. Wiedziała, że nie jest szczególnie ładna. Jej zaletami były dobre wychowanie i delikatność, sylwetka o subtelnych kształtach i wielkie ciemne oczy. Otworzyła drzwi i weszła z uśmiechem przylepionym do ust. Uśmiech ten zgasł na dźwięk słów, które Dominik akurat kierował do Mikaela. Obaj klęczeli przy psiaku, nieposiadającym się z radości. – Jesteś dużo większy! – i brudniejszy niż wujek Henry, ojcze. Mądwie, pomyślała Anet. Nie wolno mu wspominać Henry'ego, nie teraz. Widzę, że zdążyliście się już poznać powiedziała szybko. Zaraz podadzą do stołu. Czy zechcesz umyć się i przebrać mi. Mikaelu? Uch, jak dziwnie zwracać się do niego po imieniu. I ta szwedzka wymowa, taka trudna. Z akcentem na pierwszą sylabę i równie silnie zaakcentowanymi pozostałymi dwiema. Miała ochotę powiedzieć z francuska Michel, a jeszcze bardziej po prostu Michel. Mikel wstał. Przytłaczał ją swoim wzrostem i siłą. Anet, trudno było się skupić wobec emanującej z niego męskości. Dominiku, ty także idź się umyj po zabawie z psem. Chłopiec natychmiast posłuchał. Nie mam innego ubrania, Anet, powiedział Mikael cicho. Och, tak, a więc... Nie, nie wiem. Tu także nic nie ma. Trzeba będzie sprawić ci nowe. Na Merbi mają... Zawstydziła się. Ale umyję się. Wybawił ją z kłopotliwej sytuacji. Czy zgodzisz się, bym jadł w tym, w czym jestem? Oczywiście, naturalnie, że tak. I znów umknęła do kuchni, nie mówiąc mu nawet, jak i gdzie może przygotować się do posiłku. Dominik pomógł mu znaleźć wszystko, co trzeba, więc wkrótce zasiedli do stołu. Żadne z rodziców nie powiedziało ani słowa, choć obydwoje widzieli, że chłopiec karmi psa pod stołem. Anet nie śmiała w obawie, że Mikael pomyśli, iż ona chce wypędzić psa. Mikael zaś bał się naruszyć kruchy kontakt, jaki udało mu się nawiązać z synem. Łatwo można było zauważyć, że Dominik jest dobrym, mądrym chłopczykiem. Mikael trochę się zdenerwował, widząc, jak Anet go rozpieszcza, ale malec zdawał się przyjmować jej nadmierną troskliwość ze spokojem. Pies okazał się nieocenionym łącznikiem między całą trójką. Dominik śmiał się radośnie i szczebiotał za każdym razem, kiedy szczeniak brał z jego ręki jakiś smaczny kąsek. Wiele jednak razy Mikael spoglądał na syna i napotykał jego badawcze spojrzenie: te żółte oczy. Skąd wzięła się ta zadziwiająca barwa i taki przeszywający wzrok? Nie, to złe słowo. Poszukujący, tak, właśnie poszukujący, tylko czego? Mikaelem zawładnęło nieznośne zmęczenie. Dopiero teraz, gdy znalazł się u kresu podróży, poczuł, jak bardzo jest wycieńczony. Ciężar psychicznych udręk przygniatał go do ziemi. Trudno mu było się skoncentrować. Z wysiłkiem odpowiadał na pytania, z trudem. Opanował ociężałość ruchów. Dłonie wolno poruszały się nad stołem ramiona były jak z ołowiu. Ojciec jest zmęczony, powiedział Dominik. Anet urwała długą wymuszoną opowieść o odrzej tragedii, jaka spotkała malców marki Krystiany i o tym, jak bardzo ona bała się o dominika. Ale wydaje się, że on jest silny. Naturalnie przeszedł odrę, ale. Co powiedziałeś, Dominiku? Och, przepraszam, że też ja nic nie widzę, ale. Mój drogi Mikaelu, gdzie ty będziesz spał? Ojciec może spać w moim pokoju, powiedział Dominik. A ja przeniosę się do mamy. Anet odetchnęła z ulgą. Tak, oczywiście, tak będzie najlepiej. Łóżko Dominika jest dość duże. Czy można zasłonić tam okna? Wydusił Mikael. Tak, chyba tak, odparła ze zdziwieniem. I sypialnia jest na górze? Oczywiście, to dobrze. Zadzwoniła na służącą, która zaraz pobiegła przygotować pokoje. Mikael był teraz tak zmęczony, że zaczął się bać. Pies, powiedział tylko. Zajmiemy się nim. Uspokoiła go Anet. Nie lękaj się o niego, będzie u nas traktowany jak królewicz. Polubił ją za tę szczerą troskę o zwierzę. W przeciwieństwie do udawanych, sztucznych zachwytów brygitte, zachowanie Anet było naturalne. Dziękuję, powiedział z wysiłkiem. Weszła służąca, oznajmiając, że wszystko już gotowe. Obawiam się, że zachowuję się niestosownie, zaczął Mikael. Nie myśl o tym, szybko powiedziała Anet. Najważniejsze, żebyś wypoczął. Chciałabym. Chrząknęła i jeszcze raz spróbowała dokończyć zdanie. Chciałabym, by było ci tu dobrze. Na jego umęczonej twarzy z wolna zaczął pojawiać się uśmiech. Dziękuję. Jestem pewny, że tak będzie i. Dziękuję, że tak wspaniale zajęłaś się wychowaniem Dominika. Chciał powiedzieć: naszego syna, ale te słowa nie przeszły mu przez usta. Nawiązywałyby do intymności, która nie istniała, ale zauważył, że pochwała sprawiła jej przyjemność. Pięć minut później już spał. Nie zdążył się wykąpać. Kocie mycie wydało mu się grubym nieporozumieniem. Unaocznił to sobie, kiedy wślizgnął się pod śnieżno-białe prześcieradła i te włosy na czystej poduszce. No cóż, nic nie mógł na to poradzić. Taka była ostatnia, rozgrzeszająca go myśl, zanim zapadł w głęboki sen. Rozdział Siódmy. Mikael obudził się, czując, że pies liże go po twarzy. Przy drzwiach stał nieduży chłopczyk. Dziś go już widziałem. Ach, ależ tak to Dominik, syn! Cóż to za dziwne słowo. Czy długo spałem? zapytał schrypniętym głosem. Chłopczyk natychmiast znalazł się przy łóżku. Dzień i noc, i jeszcze jeden dzień. Teraz jest wieczór. Wielkie nieba. Matka była niespokojna, ponieważ spałeś tak długo, ojcze. Czy mam ją zawołać? Nie, powiedz, że zaraz zejdę. Dominik kiwnął głową. Chodź, troll, chodź. Ojciec zaraz przyjdzie. Pies z rozterką w oczach spojrzał na Mikaela i pobiegł za chłopczykiem. Mikael słyszał z jakim impetem zbiegają po schodach. O dziwo nie czuł rozczarowania, że pies tak szybko zmienił przyjaciela, wprost przeciwnie, sprawiło mu to radość. Był dumny, że potrafił ucieszyć swojego syna. Wieczorem miał zamiar posiedzieć trochę dłużej i pogawędzić z żoną, ale znów górę wzięło zmęczenie i wcześniej się położył. Przez kilka najbliższych dni więcej sypiał, niż był na nogach. Nie miał siły długo siedzieć, nieustannie ciągnęło go do łóżka. To było przykre, ale nie potrafił temu zaradzić. Uznaję za komplement fakt, że odpoczywasz wśród nas. Ale może chciałbyś, żebym sprowadziła lekarza? Nieśmiało zaproponowała pewnego dnia Anet podczas posiłku. Nie, sądzę, że nie. Sam widzę, że powoli, powoli dochodzę do siebie i jestem pewien, że mojemu ciału nic nie dolega. To po prostu zmęczenie. Pokiwała głową i nic na to nie powiedziała. To prawda, z każdym dniem wyglądał lepiej, ale w jego oczach było coś, co się jej nie podobało, czego nie mogła zrozumieć jakby cień jakaś ciemniejsza plamka gdzieś w głębi spojrzenia. Nie, nie potrafiła tego określić. Mikael czuł, że jest obserwowany. Gdy zerkał na Dominika, napotykał jego wzrok. Chłopiec od razu spuszczał głowę, lecz Mikael zdążył zauważyć nieśmiały, ale szczęśliwy uśmiech na twarzy syna. On mnie lubi. Pomyślał zdziwiony: Mój syn mnie lubi, a przecież nie uczyniłem niczego, czym mógłbym zasłużyć na jego miłość. Wzruszyło go to bardziej, niż był w stanie zrozumieć. Kilka dni później poczuł się na tyle silny, że spróbował wyjść do ogrodu. Troll plątał się pod nogami całej dziwnej rodziny. A Anet rozprawiała o roślinach, z którymi sobie nie radziła. Mógłbym się za to zabrać stwierdził Michael. Już tyle czasu przeleżałem bezczynnie i tęsknię za jakimś zajęciem. To brzmi optymistycznie, jakbyś rzeczywiście wracał do zdrowia uśmiechnęła się. Ale na wszelki wypadek poczekaj jeszcze w spokoju przez kilka dni. Obiecał jej, bo krótki spacer wokół domu to wszystko, do czego był zdolny tego dnia. Wycieńczony musiał wrócić do łóżka. Obudził się o zmierzchu. Z dołu z salonu dobiegały jakieś głosy, ale postanowił nie wstawać. Przebywał w domu już niemal od dwóch tygodni i przez cały ten czas był tylko ciężarem. Nie zbliżył się także szczególnie do swej rodziny. Nadal otaczał go mur oddzielający od wszelkiej ludzkiej wspólnoty. Muszę znaleźć jakieś wyjście z tej izolacji, myślał. Ale jakie? Tak wiem już, jak to zrobić. Istnieje jedna, jedyna droga. Zdecydowanie poderwał się z łóżka i zszedł na dół do salonu. Mili gościa. Kiedy Mikael wchodził, Jakiś mężczyzna akurat się żegnał. Annette przedstawiła go z wyraźnym zakłopotaniem. Henry właśnie wyjeżdża do Francji i zostanie tam przez jakiś czas. Wyjaśniła trochę jakby zasmucona. A więc to jest Henry, powiedział do siebie w duchu Mikel, patrząc na eleganckiego Francuza o delikatnych dłoniach, które niemal zgniotł przy powitaniu. Wygląda na sympatycznego, ale pewnie nie znajdę z nim wspólnego języka. Dobrze, że już idzie. Chyba mówi tylko po francusku, więc i tak bym się z nim nie dogadał. Kiedy podekscytowana Anet wreszcie usiadła, Mikael powiedział: Mam zamiar wyjechać, Anet, do Norwegii. Do Norwegii? Była zaskoczona jego pomysłem. Nie możesz tego zrobić, przecież jest wojna. Nieustannie mamy mniejszą lub większą wojnę. Tak, ale teraz jest gorzej niż zazwyczaj. Henry opowiadał, że duński król Fryderyk z niepokojem obserwuje sukcesy Karola Gustawa w Polsce. Wzdłuż granic między Szwecją a Norwegią podwyższono gotowość bojową. Mikael jęknął. I cóż dobrego może dać ta wojna? Przemoc to upadek rozumu. Ja nie chcę być niczym wrogiem. Ale to chyba wspaniałe, że zwycięstwa przynoszą Szwecji chwałę. Mikael tylko parsknął w odpowiedzi. Parę tygodni później także Mikael zorientował się, że jego syn nie jest zwyczajnym dzieckiem. Od kilku już dni wychodził na trochę z domu i pracował w ogrodzie, kopał, a mały Dominik i troll pomagali mu z entuzjazmem. Czuł jak siły powracają do jego ciała. Przykucnął i usiłował wyrwać krzaczek wierzbiny, który zabłąkał się w całkiem nieodpowiednie dla siebie miejsce. Gdybym tylko miał szpadel, pomyślał. Ale szpadel gdzieś się zawieruszył. Wtedy odezwał się Dominik. Leży pod werandą. Czy mam go przynieść? Nie, jest dla ciebie za ciężki. Pójdę zobaczyć. Zatrzymał się i ze zdziwieniem spojrzał na chłopca. I nagle uprzytomnił sobie, że zdarzyło się to nie po raz pierwszy. Już wielokrotnie syn podawał mu potrzebne narzędzia w ogrodzie, a przy stole pół miski, zanim on zdążył wyrazić swą myśl na głos. Dominiku, wyszeptał z bielałymi wargami. Dominiku, czy ty wiesz, o czym ja myślę? Mały patrzył na niego bezradnie. Nie wiem, ojcze, nie rozumiem tego. Po raz pierwszy Mikael otoczył syna ramionami i mocno przygarnął do siebie. Westchnął przy tym głęboko. Synu, mój synu co z nami będzie? Z tobą i ze mną szeptał. Obydwaj posiadamy zdolności, których nie umiemy pojąć. O Boże, dopomóż nam. Małe rączki mocno zacisnęły się na karku Mikaela. Nie czuj się taki samotny, ojcze. Bardzo cię kochamy, matka i ja. Skąd wiesz, że dokucza mi samotność? Kiedy jesteś w pobliżu, czuję w sobie jakąś... Wielką pustkę. Mikaela ogarnął strach, ale zdołał się opanować. Dziękuję Ci, Dominiku, za życzliwość. Ja też Cię kocham, synku, tylko bardzo trudno mi to wyrazić. Trzymał teraz chłopca na wyciągnięcie ręki i spoglądał na niego z powagą. A więc mówisz? Że matka też mnie kocha? Tak, ale bardzo się ciebie boi. Boi mnie? Mikael był zdruzgotany. Ale dlaczego przecież nie powinna? Znów przytunił syna do siebie. Dominik roześmiał się. Broda tak przyjemnie łaskoczy. Dlaczego nosisz brodę, ojcze? Mikael także się uśmiechnął i popatrzył na małego z błyskiem wokół. To przywilej każdego mężczyzny, choć raz w życiu sprawdzić, jak wygląda z brodą, a przywilejem jego otoczenia decydować, jak długo wolno mu ją nosić. Czy uważasz, że powinienem ją zgolić? Chłopczyk przechylił głowę i zadumał się. Nie, myślę, że nie. Jest ładna. A zresztą, miło byłoby zobaczyć. A więc zgole? Uśmiechnął się Mikael. Trzymając się za ręce, poszli w stronę domu. Anet wstała w oknie i przyglądała się tej scenie. Widziała, że ojciec i syn nareszcie odnaleźli się naprawdę. I choć ją to cieszyło, poczuła ukłucie w sercu. Mikael dobrze sobie zapamiętał słowa Dominika, że Anet go lubi. Zaczął więc z nią częściej rozmawiać. Najpierw skruszony i przepraszający, ale... Z czasem coraz bardziej naturalne. Starał się ją zrozumieć, ale byli tak rozpaczliwie różni. Dzieliły ich głębokie przepaście, nad którymi należało zbudować mosty. Ona była pełna konwencji i religijnych obsesji. Jego zawsze powstrzymywał mur, którym otaczał się mimo woli. Ich pożycie małżeńskie nie istniało. Mikael nadal sypiał w pokoju Dominika. Dręczyła go niepewność, że być może Anet oczekuje od niego jakiegoś gestu zbliżenia, wyznania miłości, jednocześnie pragnął nie naruszać jej niezależności przyzwyczajony zawsze liczyć się z innymi. Jednakże atmosfera w domu zdecydowanie się poprawiła. Anet zaczęła dostrzegać dobre strony obecności rosłego, silnego mężczyzny, który umie poradzić sobie z tym wszystkim, czemu nie daje rady samotna kobieta, żeby nie wiadomo, jak się starała i jak dobrych miała służących. A wydawało się, że Mikael całkiem już doszedł do siebie po przeżytym załamaniu. Gdyby tylko nie był tak straszliwie męski, myślała często. Wcale nie pomogło zgolenie brody, wprost przeciwnie. Był teraz tak przystojny, pociągający, że Anet często czuła się zatrwożona w jego obecności. Widać jednak było wyraźnie, że nie jest do końca swobodny w jej, jak określała go podświadomie, domu. Poruszał się w nim jak gość, jak gdyby cały czas pytał o pozwolenie, nawet kiedy miał usiąść w fotelu. Nigdy nie wyglądał na zupełnie odprężonego sprawiał wrażenie jakby wciąż zatroskanego. Nie wiedziała jednak, czy naprawdę chciałaby, by był inny. Nie mogła nic na to poradzić, ale przerażał ją swoją przytłaczającą postacią. Dużo łatwiej jej było rozmawiać z Henrym. Mówili tym samym językiem, mieli niewyczerpany temat, Francję i wszystko co francuskie. Ze strony Henry'ego nie miała się czego obawiać. On nigdy nie zachowałby się jak samiec. Był jak najdalej od tego. A Mikael miał prawo, by demonstrować swą męskość. W obecności Henry'ego, Anet mogła być sobą przy Mikaelu nigdy. Przerażał ją również ów niezgłębiony smutek kryjący się w jego oczach. I syn. I ojciec mieli ze sobą coś wspólnego, coś czego ona nie potrafiła pojąć. Istniało między nimi jakieś tajemne porozumienie, podczas gdy ona pozostawała na zewnątrz. Anet nie miała żadnej szansy na przekroczenie tej bariery. Zauważyła naturalnie, że Dominik często odpowiadał jej, zanim jeszcze zdążyła zadać pytanie, i że jest niezwykle wyczulony, jeśli chodzi o nastroje innych ludzi, ale to. Poruszało jedynie jej matczyną dumę. Uważała, że to intuicja. Nie dostrzegała, jak bardzo niezwykły jest ten chłopiec. Tego rodzaju sprawy były jej całkowicie obce. Przesądy któregoś dnia zdobyła się na nieśmiałą uwagę. Pragnęłabym, żebyś nie nazywał psa troll, Mikaelu. To takie bezbożne imię, to może zaszkodzić chłopcu. Mikaelowi zbielały nozdrza, ale odpowiedział jej z umiarkowanym spokojem. A jakbyś chciał, bym go nazwał, święty Piotr, to dopiero byłoby bluźnierstwo. Wyszedł z pokoju z westchnieniem, ubolewając nad przepaścią, jaka ich dzieliła. Gdyby Mikael opowiedział Anet o swym spotkaniu z hrabiną Magdą von Steierhorn, zmarłą 250 lat temu, rozgniewałaby się bądź poczuła urażona, że z niej drwi. Jej wiara była bardzo głęboka. Nie chciała słyszeć o żadnych przesądach. Jedyne, co było dla niej rzeczywiste, to aniołowie i święci i dziewica Maryja. Wszyscy ci, którzy mogli wspomóc człowieka w potrzebie. Mikael odnosił się do jej przekonań z szacunkiem i dlatego nie opowiadał o swych niesamowitych przeżyciach we dworze w Inflantach, ani też o tym, dlaczego zaciągał zasłony na okno. Mikael rozumiał o wiele więcej niż Anet przypuszczała. Rozumiał, jak ciężko jej było w nowej sytuacji. Zaczęła się w nim rodzić czułość dla tej drobnej istoty, która była jego żoną. Nie prosiła przecież, by został jej mężem. I doprawdy on także wiele nie zrobił, by wyjść jej naprzeciw. Pewnego dnia, a miało się już ku jesieni, stali razem przy oknie i przypatrywali się chłopcu bawiącemu się z psem. Śmiali się serdecznie z małych szaleńców hałasujących po ogrodzie. W nagłym przypływie szczęścia, Anet wyrwało się. W każdym razie dziękuję ci za dominika. Po tych słowach zmieszanie odebrało jej mowę. Wlot pojął tok jej myśli. Choć Mikael znaczył dla niej tak mało, mimo wszystko musiała przyznać, że bez jego udziału nie miałaby Dominika, chłopca, który był dla niej wszystkim. Anet zaczął Mikael niepewnie. Czy chcesz mieć. więcej dzieci? Zadrżała tak gwałtownie, że on to poczuł. Nie zastanawiałam się nad tym. Odparła, ale wiedział, że kłamie, bo przeżegnała się ukradkiem. A ty? Nie wiem. Pomyślałem tylko, że być może Dominikowi przydałoby się rodzeństwo, zanim różnica wieku stanie się zbyt duża. Tak. Może masz rację, przyznała ulegle. Jej dłonie drżały. Kiedyś wieki temu z konieczności dzielili łoże. Nie pamiętała już, jakim było, a zresztą on był wtedy taki młody, teraz jest zupełnie innym człowiekiem. Wiedziała doskonale, iż źle się dzieje, że nie mają nawet wspólnej sypialni, ale wpadała w panikę za każdym razem, gdy tylko o tym pomyślała. A teraz. on? Mówił o tym. Wprost. Czy chce się do niej przenieść? A może czyni tak ze względu na nią? Śledzenie, domysły, obserwowanie najdrobniejszych gestów, by zrozumieć pragnienia drugiej osoby, strach przed zadaniem pytania, taki był ich dzień codzienny. Myśli obojga najwyraźniej się skrzyżowały, gdyż Mikael rzekł, Anet, Jesteśmy mężem i żoną. Czy wobec tego nie możemy porozmawiać o. dokończył z zawstydzeniem. o różnych sprawach? Jedna ze służących wybiegła do ogrodu, by sprowadzić rozbrykanych malców na kolację. Anet odeszła od okna i usiadła na sofie. Mikael przycupnął obok niej. Nie przywykłam do rozmawiania o. Dokończyła z uśmiechem o różnych sprawach. Przelotny uśmiech złagodził na moment napięte rysy jego twarzy, ale powaga zaraz powróciła. Jesteśmy sobie tacy dalece tak. I nie umiem temu zaradzić wiem. Co właściwie o mnie myślisz, Anet? Nie znam Cię. A co chciałabyś wiedzieć? Mogę spróbować odmalować ci jakiś obraz siebie, oczywiście, jeśli jesteś zainteresowana. Naturalnie, że jestem. Nie, nie mogę pytać o coś takiego wykrzyknęła nagle. Mikael uśmiechnął się. A więc zastanawiałaś się nad czymś. Była tak zawstydzona, że jej oczy wypełniły się łzami Nie, to nic ważnego powiedz. Poprosił, kładąc rękę na jej dłoni, poczuł, że zadrżała, ale nie cofnął ręki. To głupstwo, o którym wspomniała kiedyś jedna z moich przyjaciółek już dawno temu. Dużo o tym myślałam, ale nie mogę z tobą rozmawiać o czymś takim, wybuchnęła. A może powinnaś? Może wówczas doszlibyśmy do porozumienia. Posłała mu spojrzenie, które wyraźnie mówiło, a co dobrego może z tego wyniknąć? Ja wcale nie pragnę osiągnąć porozumienia z tobą. Ale już w następnej chwili na jej twarzy odmalowały się wyrzuty sumienia. Najwidoczniej uznała, że zachowuje się jak niedobra, nielojalna żona. Zagryzła usta i kurczowo zaciskając palce, wydała z siebie najpierw dźwięk przypominający łkanie, po czym wydusiła. Ta przyjaciółka twierdziła, że że mężczyźni mają większe potrzeby, jeśli chodzi o... o to, co dzieje się w noc poślubną. Uznałam, że to zabrzmiało ochytnie, ale ta myśl nie dawała mi spokoju. Czy to prawda? Mikael westchnął. Skąd mam wiedzieć, czy mężczyźni mają większe potrzeby niż... No cóż, być może tak jest, nie wiem. Przyglądał się jej zamyślony. Ta przyjaciółka. Czy nie mówiła przypadkiem o swojej matce, nie mając śmiałości tego wyznać? Od dawna już dostrzegał, że opinie matki miały niezwykłą władzę nad Anet. Zebrała się na odwagę. Często zastanawiałam się, czy. Ty, kiedy byłeś na froncie, czy spotykałeś się z innymi dziewczętami? Mikael patrzył na nią zaskoczony. No, oczywiście, odpowiedział powoli ale nie chodziłem z nimi do łóżka, jeśli to miałaś na myśli. Pons oblał jej czoło. Nie to miałam na. Bo widzisz, tak rzadko pisałeś listy, Mikaelu, a ja nie wiedziałam nic o tym, co robisz, jak ci tam jest. Mikael odpowiedział poważnie. Kiedy jest się w afekcie, nie wolno pisać listów. To może obrócić się przeciw piszącemu, a w każdym razie będzie się żałować tego, co zostało napisane. Czy często byłeś w afekcie? Zapytała marszcząc brwi. Bezustannie. W wojsku mój umysł i moje poczucie sprawiedliwości były bez przerwy wzburzone. A czy teraz jest lepiej? Staram się odzyskać spokój, odparł wymijająco. Wydawało się, że ta odpowiedź mimo wszystko sprawiła jej radość. Z większym niż zazwyczaj ożywieniem powiedziała: Pisałeś takie piękne listy, Mikaelu. Szkoda, że nieczęściej. Czekałam na nie. Mikael wzruszył się i uradował. Nie wiedziałem, że są piękne, po prostu zapisywałem swoje myśli. To znaczy, że twoje myśli są piękne. Ostatnie promienie popołudniowego słońca padły na pokryte jedwabną tapetą ścianę. Mikaelem i jego żoną zawładnął wyjątkowo intymny nastrój. Wszedł troll i zmęczony ułożył się u ich stóp, padając na maleńkie, eleganckie trzewiczki Anet. Ona nie przesunęła stóp ani ocal. Mikael wielce to sobie cenił. Z głębi domu dobiegł ich podniesiony głos dominika, protestującego przeciw wieczornemu myciu. Mikael zaczął mówić z wahaniem. Spotkałem pewną dziewczynę, która sporo dla mnie znaczyła. Anet drgnęła. Zła na siebie powiedziała. Kiedy nareszcie zaczynasz cokolwiek opowiadać o sobie, nie ja gniewam się, że zmąciłeś ten cudowny nastrój. Mikael ukrył uśmiech. Czy za fasadą irytacji nie kryła się przypadkiem zazdrość? Będę milczał, rzekł. Nie, mów dalej, chcę o tym usłyszeć. Powiedziała gwałtownie. Tak to była zazdrość, bez wątpienia. Lub urażona godność żony. Po chwili wahania podjął temat. Najpierw spotkałem dziewczynę, która jawnie okazywała mi względy i liczyła na romans ze mną. Dziewczyna była śliczna, ale ja po prostu nie miałem na nic ochoty. To było na początku. Przede wszystkim w grę wchodziły zasady moralne. Pamiętałem, że niedawno się ożeniłem i nie chciałem nikogo oszukiwać. Anet przełknęła ślinę tak głośno, że on to usłyszał. Tą drugą było gorzej, mówił zamyślony. Bardzo mnie pociągała. Anet z trudem dobierała słów. Chciałeś być niewierny, popełnić zdradę małżeńską? Nie myślałem o tym w ten sposób. Byłem w niej po prostu zakochany albo zauroczony nie wiem. Jak się nazywała? Padło typowo kobiece pytanie. Brigitte była bardzo pociągająca. Nie, nie chciałem świadomie popełnić zdrady. Dopiero później ze zgrozą uświadomiłem sobie, że gdyby historia miała dalszy ciąg, ku temu by właśnie zmierzała. A co sprawiło, że się skończyła? Szczeniak, troll, kopnęła go Na umyślnie, z wściekłością. Wtedy wszystkie uczucia, jakie dla niej żywiłem, wygasły, a później wydarzyło się wiele innych rzeczy, które jeszcze bardziej mnie od niej odsunęły. Anet odruchowo pochyliła się i pogłaskała trola. Mikaelowi udało się powstrzymać uśmiech. A więc prawdą jest to o potrzebach mężczyzn? dopytywała się. Przecież o to już pytałaś, pomyślał. Twoja ciekawość jest większa niż twój wstyd. Aby pomóc jej, a właściwie ich kulejącemu związkowi, powiedział: Jeśli chodzi ci o mnie, to wiedz, że nigdy do niczego nie będę cię zmuszał. Obok surowego religijnego wychowania w Anet tkwił także francuski temperament i żywiołowość. Ale to chyba jasne że nigdy nie odmówię ci Twoich praw. Nigdy tak nie myślałam. Wiem o tym. Odparł i czule pogładził ją po policzku. Potrzeba nam tylko trochę czasu. Ale będę szczery, nie jestem temu nieprzychylny. Pięć lat celibatu to dużo. Możesz przyjść, kiedy tylko zechcesz, powiedziała uroczyście. Ale dolna warga drżała jej tak, że zrozumiał. Jak wiele kosztowała ją ta obietnica. Dziękuję. Na razie jest jeszcze za wcześnie. Chciałbym, abyśmy zapragnęli tego oboje. Dobrze, mogłabym. Dlaczego przerwałaś? W skrawku tkaniny, który nieprzerwanie miętosiła w palcach, trudno było rozpoznać koronkową chusteczkę. Myślałam o Dominiku. Moglibyście naturalnie zamienić się na pokoje, ale wyobraź sobie, co by było, gdyby się obudził i wszedł do nas. To straszne. Ależ Anet, pomyślał zrezygnowany. Przecież, mimo wszystko, mamy przeżyć razem całe życie. Czy on nie ma tu żadnych towarzyszy zabaw? Kiedyś bawił się z synkiem ciotki Marki na Merbi, byli w tym samym wieku, ale tamten chłopczyk zmarł. Och, to było takie straszne. Nie mogę się z tym pogodzić, rozumiem, powiedział łagodnie. A najstarszy chłopiec, czy nie mogą bawić się razem? Tak, odparła z wahaniem. Dominik z pewnością mógłby tam zostać przez parę dni, za jakiś czas, dodała szybko. Tak. Za jakiś czas. Bo wiesz, odkryłem taką prawdę. Jeżeli człowiek nie jest pewien, czy powinien coś zrobić, na ogół oznacza to, że nie powinien. Anet, nie chcę, by to była ofiara z twojej strony. Tak nie wolno ci myśleć. Jestem przygotowana, by wyjść ci naprzeciw. Z ochoty czy z obowiązku. Zastanawiał się, ale nie chciał narażać jej na dalsze kłopotliwe pytania, zwłaszcza, że był niemal przekonany, iż kierowało nią właśnie poczucie obowiązku. Siedziała sztywna, jakby kij połknęła, a w jej oczach malowała się rezygnacja, wręcz desperacja. Właściwie jesteś bardzo ładna, Anet, stwierdził zdziwiony. W promieniach wieczornego słońca twoja twarz ma takie łagodne kontury. Nie, nie jestem ładna, wiem o tym. Tak mówili. Kto tak powiedział? Toś. Już nie pamiętam, kiedy byłam bardzo młoda. Mikael uśmiechnął się z goryczą. Jeśli dziewięćdziesiąt dziewięć osób powie, że jesteś ładna, a jedna jedyna stwierdzi, że brzydka, to jej właśnie będziesz słuchać. Nie potrafisz zapomnieć takich słów. Tak, chyba tak, potwierdziła niepewnie. Być może to prawda. Czy nie uważasz, że poza tym moja twarz jest surowa? Nie, nie surowa. Ściągnięta, zasznurowana. Uf, postaram się o tym pamiętać. Wstał. Jestem już zdrów, Anet. Nie mogę dłużej bezczynnie wylegiwać się w domu, muszę coś robić. Ale przecież ja mam z ciebie taką pomoc w ogrodzie, w domu, wszędzie. To tylko drobiazgi. Jedyne czego się nauczyłem, to być oficerem, a ten zawód wcale mi nie odpowiada. Mógłbyś pojechać na polowanie, zaproponowała nieśmiało, skrzywił się. Żaden za mnie myśliwy. Myśliwy to człowiek, który z przyjemnością przygląda się, jak umiera inna żywa istota. Nie, to nie wchodzi w rachubę. Ale kiedyś studiowałem trochę, właściwie ledwie zacząłem. Może mógłbym kontynuować naukę, gdyby się okazało, że się do tego nadaje. Pragnę mieć jakiś zawód. To ważne, by mieć świadomość, że się coś umie, że można czegoś dokonać w jakiejś dziedzinie. Gdybym tylko wiedział w jakiej? Patrzyła na niego badawczo. Twoje oczy znów nabierają tego nieobecnego wyrazu, powiedziała. To mnie przeraża. Jesteś wtedy gdzieś daleko. Tak, odparł pogrążony w myślach. Tak. Chyba nie jestem jeszcze całkiem zdrów. Ale bardzo ci się polepszyło. Usiłowała pocieszyć w równym stopniu siebie i jego. – O, Dominik mnie woła. Wybacz, muszę odejść. Pospiesznie wybiegła, być może ucieszona, że uniknie dalszej rozmowy. Mikael prawie jej nie słyszał. Podszedł do okna, wyjrzał. I znów nasz go to, czego nie pojmował. Pejzaż zniknął zupełnie sprzed jego pociemniałych oczu. A przed nim otworzyła się bezkresna mglista przestrzeń. Doszło go wołanie z oddali, głuche wołanie skarżących się głosów. A gdzieś daleko, bardzo daleko, dostrzegł kogoś albo coś, jakby ciemniejszą plamkę w białej mgle. Za każdym razem ów ciemny punkt znajdował się coraz bliżej. Pewnego razu być może się objawi. Gwałtowny dreszcz wstrząsnął jego ciałem. Choć lękał się tego nieznanego, to jednak kusiło go w jakiś dziwny, nieodparty sposób. I nie chciał z tym walczyć. Tęsknił za tą, jak się domyślał, niszczącą siłą. Krzyki dudniły w pustce, aż w uszach zaczęło mu dzwonić i musiał zasłonić je dłońmi przed agresywnymi dźwiękami. Podwystąpił mu na czoło, a on stał z zamkniętymi oczami, aż ciężki, podobny do jęku, oddech się uspokoił. A tak minął. I wszystko wróciło do normy. Opadł wtedy na kolana i objął psa. Dotyk wilgotnego nosa przy jego uchu sprawił ulgę. Wyrażał zrozumienie i współczucie. Rozdział ósmy. Mikael postanowił kontynuować studia na uniwersytecie w Upsali. Do miasta nie było daleko. Skorzystał więc z możliwości łączenia studiów z życiem rodzinnym. Wkrótce jednak musiał zrezygnować. Ataki pojawiały się coraz częściej, nie mógł nad nimi zapanować i to wyczerpywało go psychicznie. Mur oddzielający Mikaela od świata zewnętrznego istniał nadal, chociaż dominikowi i trolowi udawało się czasami go pokonać. Anet sprowadziła medyka, by zbadał Mikaela, ale ten naturalnie niczego nie stwierdził. Stawiał niewłaściwe pytania i dlatego nie wykrył żadnej choroby. Zaproponował puszczenie krwi. Mikael wpadł w gniew. Ze złością orzekł, że nauki medyczne niewiele rozumieją się na ludzkim ciele, a o umyśle nie wiedzą nic. Z armii bezustannie nadchodziły pytania, czy Mikael wkrótce będzie mógł wrócić na służbę, a on konsekwentnie odpowiadał: Nie. Wygodnie mu było wymawiać się chorobą. Nie uczyniwszy nic, czym mógłby na to zasłużyć, został awansowany na kapitana. Anet była z niego dumna, ale Mikaela awans tylko rozgniewał dziwne małżeństwo Anet i Mikaela jakoś funkcjonowało łączyło ich uczucie do syna psa doglądanie domu i służby ale gdy tylko zaczynali mówić o sprawach bardziej skomplikowanych dyskutować na bardziej zawiłe tematy napotykali trudności ich poglądy na życie istotnie się różniły nie umieli się porozumieć mimo że Mikael wytrwale podejmował próby by wczuć się w sposób myślenia żony Żadne z nich nie potrafiło zdobyć się na pierwszy krok do zbliżenia fizycznego. Mikael starał się być życzliwy i pełen nadziei. Jedynie kiedy zostawał sam w swoim pokoju lub kiedy dostawał ataków, załamywał się. Siedział wówczas przez długie chwile z twarzą ukrytą w dłoniach, skupiając się całym jestestwem na mrocznym punkcie swej duszy, który Zdawał się coraz bardziej rozrastać i wciągać go w bezkresną ciemność. Rozpaczą napełniała Mikaela także własna życiowa bezradność. Niczego nie osiągnął. Nie wiedział, czego chce. Nie był w stanie nawiązać kontaktu z innymi ludźmi. Wieczorami zaciągał na okno zasłony tak dokładnie, by nie zostawała najmniejsza nawet szparka. Wielką pociechą był mu Dominik. Niespełna pięcioletnie dziecko okazywało mu nadzwyczajne zrozumienie i współczucie. Kiedy Mikael czuł się najgorzej, a zawsze starał się ukryć swój podły nastrój przed Anet, synek potrafił usiąść obok, włożyć swoją małą rączkę w jego dłoń i spokojnie czekać. Po prostu. Trwać przy ojcu. Wielokrotnie Mikael tunił go do siebie, gorąco mu dziękując. Wypełnione łzami oczy ojca wcale nie przerażały chłopca. Zmienił się stosunek Mikaela do Anet. Często, zasmucony, obserwował jej zachowanie, usiłując odnaleźć drogę do porozumienia. Zastanawiał się, jaka naprawdę jest jego żona. Co rzeczywiście kryje jej wnętrze pod fasadą żelaznej dyscypliny narzuconej przez matkę? Zdawał sobie jednak sprawę z własnej bezsilności. Uznał, że chyba nigdy nie dojdą ze sobą do ładu. W Polsce wojna szła swoim torem. Co prawda, Karol Gustaw odniósł wielkie zwycięstwa i zajął dużą część tego kraju, ale triumf okazał się gorzki. W Polsce narastał bunt. I Szwedzi tylko nad ludzkim wysiłkiem utrzymywali się na zdobytych pozycjach. Cierpliwość króla była na wyczerpaniu i coraz częściej miał dość tego wszystkiego. Marka Krystiana urodziła chłopca, któremu dała na imię Gabriel i już znajdowała się w drodze do domu. Spieszyła do najstarszego syna, Gustawa Adolfa, jedynego, który przetrwał epidemię. Chora była z tęsknoty do syna. Tak bardzo chciała przytulić go znów do siebie i razem płakać nad jego dwoma zmarłymi braćmi. Nie potrafiła pogodzić się z myślą, że nie była przy dzieciach w ich ostatniej godzinie. Cierpiała ogromnie. Nieutulona w żalu uważała, że żaden, nawet błyskawiczny powrót do domu, nie będzie wystarczająco szybki, by wynagrodzić najstarszemu dziewięciolatkowi wszystkie bolesne przeżycia. Gabriel Oksenstierna odwiózł żonę do domu. Lepiej niż Marka Krystiana skrywał ból po stracie synów, ale tkwił on w nim nieustannie i być może był równie głęboki. Hrabia został mianowany marszałkiem koronnym i pragnął na stałe wrócić do kraju, by sprawować zaszczytne obowiązki zamiast uczestniczyć w bezsensownym zamieszaniu w Polsce. Wiele myślał o swym przybranym synu Mikaelu. Nie podobały mu się listy otrzymywane z domu. Nie mógł ich zrozumieć. Czy chłopak okazał się tchórzem? Czy chodzi o dezercję? Czy naprawdę był tak chory, jak Anet pisała Marce Krystianie? Pragnął jak najszybciej dotrzeć do Szwecji i przekonać się na własne oczy. Trudno stwierdzić, jak potoczyłyby się losy małżeństwa Mikaela i Anet. Gdyby Gabriel Oksenstierna nie wrócił do domu, czy nadal byliby wobec siebie tak delikatni i ostrożni? Jak długo jeszcze nic by o sobie nie wiedzieli? Z początku hrabia Oksenstierna w milczeniu obserwował swego wychowanka i dopiero po dwóch miesiącach zaprosił go na rozmowę w cztery oczy. Kiedy właściwie masz zamiar wrócić na służbę? Mikael spuścił wzrok. Nie wiem. Najchętniej chciałbym jej uniknąć. Wysoki dostojnik państwowy i oficer w jednej osobie poczerwieniał. Uniknąć? Czego uniknąć? Czy staćcie jedynie na takie wyjście z sytuacji? Czy jesteś tchórzem? Tchórzem! Pomyślał z goryczą Michael. czy jest się tchórzem, jeśli ze względu na innych wytrzymuje się w piekle przez cztery lata? No cóż, może to i tchórzostwo. Nie, wuju Gabrielu, jestem chory, poważnie chory. Lekarz twierdzi co innego. Nie wiem, co mi dolega. Chyba nie potrafię żyć wśród ludzi. Nigdy nie umiałem, a teraz jest gorzej niż kiedykolwiek. Wkraczam w groźną pustkę, która mnie pochłania. Przez chwilę hrabia Oksenstierna wpatrywał się w niego badawczo. Głupstwa. Nie chcę słuchać tych bredni. Jesteś kapitanem. W dużej mierze dzięki moim wpływom i obijasz się, nic nie robisz. Tak, tak, widzę, że utrzymujesz majątek w świetnym stanie. Ale to nie jest wystarczające zajęcie dla wyższego oficera w armii jego wysokości. Król Karol Gustaw znów przysłał po mnie. Musi obrócić się przeciwko Duńczykom. Oni boją się że zajmiemy Cesarstwo Niemieckie, a później ruszymy na podbój Danii. Dlatego Fryderyk III wypowiedział Szwecji wojnę. Zachęcamy do zasubskrybowania naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych części waszych ulubionych audiobooków.